CDP.pl i wydawnictwo Marginesy prezentują Gregory David Roberts Shantaram Czyta Filip Kosior <śmienny> Shantaram Dla mojej matki Część pierwsza Rozdział pierwszy. Dużo czasu minęło i wiele się na świecie zmieniło, zanim nauczyłem się tego, co wiem o miłości, przeznaczeniu i ludzkich decyzjach. Ale w gruncie rzeczy wszystko to dotarło do mnie w jednej chwili, kiedy zostałem przykuty do muru i zaczęły się tortury. Jakimś sposobem zdałem sobie sprawę, poprzez krzyk w mojej głowie, że choć jestem spętany, bezradny i krwawie. Pozostałem wolny. Mogłem znienawidzić ludzi, którzy mnie torturowali, albo im wybaczyć. Wiem, nie brzmi to dobrze, jednak w szarpnięciach i kąsaniu łańcucha, kiedy tylko tyle ci zostało, ta wolność stanowi wszechświat możliwości. A wybór pomiędzy nienawiścią i wybaczeniem może stać się historią twojego życia. Moja historia jest długa i pełna różnych zwrotów. Byłem rewolucjonistą, który zgubił ideały w heroinie, filozofem, który utracił moralność w zbrodni i poetą, którego dusza przepadła w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Kiedy uciekłem z tego więzienia przez frontowy mur, pomiędzy dwiema wieżyczkami wartowników, stałem się w moim kraju najbardziej poszukiwanym człowiekiem. Szczęście uciekło razem ze mną i wspólnie pofrunęliśmy przez cały kraj aż do Indii, gdzie dołączyłem do bombajskiej mafii. Szmuglowałem broń i inne towary. Byłem fałszerzem. Na trzech kontynentach trzymano mnie w kajdanach, bito, dźgano i głodzono. Poszedłem na wojnę. Zdobywałem działa wroga. I przeżyłem, a ludzie wokół mnie zginęli. Byli lepsi ode mnie, prawie wszyscy. Lepsi ode mnie ludzie tracili życie przez jeden błąd jedną fatalną sekundę czyjejś nienawiści, miłości albo obojętności. A ja ich grzebałem. Zbyt wielu. Opłakiwałem ich życie i historię. Ale moja opowieść nie zaczyna się wśród nich ani w mafii. Sięga do tego pierwszego dnia w Bombaju. To tam los włączył mnie do gry. Szczęście dało mi karty, które doprowadziły mnie do Karli Saharanen. I zacząłem grać tymi kartami od pierwszego spojrzenia w jej zielone oczy. Tak więc ta historia zaczyna się jak wszystkie inne: od kobiety, miasta. I odrobinę szczęścia. Tamtego pierwszego dnia w Bombaju od razu zwróciłem uwagę na inny zapach powietrza. Poznałem ten zapach zanim jeszcze zobaczyłem i usłyszałem Indię, idąc pępowiną korytarza łączącego samolot z lotniskiem. Podekscytował mnie i zachwycił w tej pierwszej bombajskiej minucie mnie, wyzwolonego z więzienia nowego przybysza w szerokim świecie. Lecz wtedy go nie znałem i nie mogłem znać. Teraz wiem, że to słodka, gorąca woń nadziei, która jest przeciwieństwem nienawiści, i kwaśny, przytłumiony zapach chciwości, która jest przeciwieństwem miłości. To zapach bogów, demonów, imperiów i cywilizacji zmartwychwstających i upadających. To namacalny zapach błękitnego morza, bez względu na to, w którym miejscu miasta się znajdujesz, i metaliczny jak krew zapach maszyn. Zapach ruchu, snu i odchodów sześćdziesięciu milionów zwierząt, z których ponad połowę stanowią ludzie i szczury. Zapach złamanych serc i trudu życia, wielkich upadków i miłości, z których rodzi się odwaga. Zapach dziesięciu tysięcy restauracji, pięciu tysięcy świątyń, kościołów i meczetów i setek bazarów, na których sprzedaje się wyłącznie perfumy, przyprawy, kadzidła oraz świeże kwiaty. Karla powiedziała kiedyś, że to najbrzydszy, ładny zapach świata. I oczywiście miała rację, w tym sensie, w jakim zawsze ją miała. Ale za każdym powrotem do Bombaju jest to moje pierwsze doznanie w tym mieście. Ten zapach przebijający się ponad wszystko, które wita mnie i mówi, że wróciłem do domu. Drugim doznaniem był skwar. Stałem w kolejkach na lotnisko o pięć minut drogi od klimatyzowanego wnętrza samolotu, a ubranie błyskawicznie przesiąkło mi potem. Serce łomotało w odpowiedzi na nowy klimat. Każdy oddech był małym i bolesnym zwycięstwem. Przekonałem się, że to się nigdy nie kończy, ten pot, bo upał, który go wywołuje, jest wilgotny. Dławiąca wilgoć zmienia nas wszystkich w bombajów w płazy, oddychające wodą zawartą w powietrzu. Człowiek uczy się z tym żyć, i to żyć z zadowoleniem albo wyjeżdża. Byli jeszcze ludzie: z Asamu, Jaru i Pendżabu, ludzie z Rajasthanu, Bengalu i Tamilnadu, z puszkaru, Kocinu i Konaraku, z kasty wojowników, braminów i niedotykalnych. Hindusi, muzułmanie, chrześcijanie, buddyści, parsowie, dżiniści, animiści o skórze jasnej i ciemnej, o oczach zielonych, miodowych i czarnych, o wszelkich możliwych rysach twarzy i sylwetkach, ta nieporównywalna piękność. Indie. Wszystkie te miliony bombaju i jeszcze więcej. Dwaj najlepsi przyjaciele przemytnika to Muł i Wielbłąd. Muły przenoszą kontrabandę przez kontrolę celną. Wielbłądy to nieświadomi turyści, którzy pomagają przemytnikowi przejść przez granicę. Dla kamuflażu, używając fałszywych paszportów i dokumentów, przemytnicy dobierają sobie towarzyszy podróży wielbłądy, którzy nieświadomie przeprowadzają ich bezpiecznie, bez wzbudzania podejrzeń przez punkty kontroli na lotnisku lub granicy. Wtedy tego nie wiedziałem. Sztuki przemytu nauczyłem się dużo później, wiele lat później. Podczas tej pierwszej podróży do Indii działałem instynktownie, a jedynym szmuglowanym towarem byłem ja, moja krucha i zraniona wolność. Miałem fałszywy paszport z Nowej Zelandii, z nowym zdjęciem na miejscu starego. Sam go zrobiłem i nie było to dzieło sztuki. Byłem pewien, że zda egzamin podczas rutynowej kontroli, ale gdybym wzbudził podejrzenia i ktoś sprawdziłby mnie w nowozelandzkiej ambasadzie, Podstęp szybko by się wydał. Podczas podróży z Oakland do Indii przeszedłem cały samolot w poszukiwaniu właściwej grupy Nowozelandczyków. Znalazłem paru studentów, którzy jechali na subkontynent po raz drugi. Poprosiłem, żeby podzielili się ze mną doświadczeniem i radami, i nawiązaliśmy znajomość, dzięki której w punkcie kontroli na lotnisku zjawiliśmy się razem. Indyjscy urzędnicy uznali, że podróżuje razem z tą beztroską i dobroduszną grupą, więc sprawdzili mnie tylko pobieżnie. Ukąszenia słońca na dworze odebrałem już sam, pijany wolnością. Kolejny przeskoczony mur, kolejna przekroczona granica, kolejny dzień i noc tułaczki i ukrywania się. Uciekłem z więzienia niespełna dwa lata temu, ale życie zbiega polega na ciągłej ucieczce co dzień, co noc. I choć nie jest to zupełna wolność, nigdy nią nie będzie. Nowość pachnie nadzieją i trwożnym uniesieniem. Nowy paszport, nowy kraj, nowy zmarszki strachu na mojej młodej twarzy, pod szarymi oczami. Stałem na pełnej ludzi ulicy, pod wypaloną niebieską miską bombajskiego nieba, a moje serce było czyste i głodne obietnic, jak monsunowy poranek w ogrodach Malabaru. Proszę pana, proszę pana. Zawołał ktoś za moimi plecami. Ręka chwyciła moje ramię. Zatrzymałem się. Napiąłem w panice mięśnie, zdusiłem strach. Nie uciekaj, nie panikuj. Odwróciłem się. Przedemną mną stał niski człowiek w brudnym, brązowym mundurze. Trzymał moją gitarę. Niski to mało powiedziane. Był maleńki. Był karłem z wielką głową i odciśniętą w rysach zdumioną niewinnością zespołu Dauna. Włożył mi gitarę w ręce. To pańska muzyka. To pan zgubił muzykę, prawda? To faktycznie była moja gitara. Natychmiast uświadomiłem sobie, że zapomniałem ją zabrać z pomiędzy bagażu. Nie mam pojęcia, w jaki sposób ten człowieczek odgadł, że to moja własność. Kiedy uśmiechnąłem się z ulgą i zaskoczeniem, człowieczek rozpromienił się z tą idealną szczerością, której się boimy i którą nazywamy prostotą. Podał mi gitarę, a wtedy zauważyłem, że ma błonę między palcami jak ptak błotny. Wysłupłałem z kieszeni parę banknotów i podałem mu, ale cofnął się niezdarnie na krótkich nóżkach. Pieniądze nie, my tu pomagamy, witamy w Indiach, powiedział i uciekł w gąszcz ludzkich ciał. Kupiłem bilet do miasta w autokarowej sieci Veterans Bus Service, w której pracują byli żołnierze Armii Indyjskiej. Mój plecak i torbę podróżną wciągnięto na dach i wrzucono na stertę bagaży z precyzyjną i nonszalancką brutalnością. Widziałem to i postanowiłem nie rozstawać się z gitarą. Usiadłem z tyłu autobusu. Dołączyło do mnie dwóch długowłosych podróżnych. Autobus szybko wypełnił się Hindusami i obcokrajowcami, przeważnie młodymi i oszczędzającymi na kosztach podróży. Kiedy mieliśmy już prawie komplet, kierowca odwrócił się. Zmierzył nas złowrogim spojrzeniem, splunął przez otwarte drzwi strugą jaskrawej czerwieni betelu i ogłosił zbliżający się odjazd. Tikhań Halo silnik gryknął. Biegi zgrzytnęły i pomknęliśmy z niepokojącą szybkością wśród tłumów tragarzy i pieszych, którzy uskakiwali przed autobusem w ostatniej chwili. Nasz konduktor siedzący na ostatnim schodku obrzucał ich z nienawiścią wyszukanymi obelgami. Podróż z lotniska do miasta rozpoczęliśmy od szerokiej, nowoczesnej drogi, obsadzonej z obu stron krzakami i drzewami, zupełnie jak w schludnym otoczeniu międzynarodowego lotniska w moim rodzinnym Melbourne. To podobieństwo uśpiło moją czujność i wprowadziło w ufny trans, z którego wyrwano mnie tak brutalnie przy pierwszym zwężeniu drogi, jakby kontrast był zamierzony. Pierwszy widok slamsów w miejscu, gdzie liczne pasma autostrady zrosły się w jedno, a drzewa znikły, chwycił moje serce w szpony wstydu. Akry slamsów ciągnęły się jak brązowe i czarne wydmy wzdłuż drogi i dotykały nieba brudnymi mirażami w rozgrzanym powietrzu. Żałosne schronienia sklecone ze szmat, skrawków plastiku i papieru, trzcinowych mat i bambusa tuliły się, połączone ze sobą, a między nimi wiły się wąskie ścieżki. Nic w tej gigantycznej plątaninie nie było wyższe od człowieka. Wydawało się niemożliwe, że nowoczesne lotnisko, pełne zamożnych i zabieganych podróżnych, znajduje się zaledwie parę kilometrów od tych złamanych, spopielonych marzeń. W pierwszej chwili miałem wrażenie, że tu się wydarzyła jakaś katastrofa, a slamsy to obóz dla ocalałych. Parę miesięcy później dowiedziałem się, że to rzeczywiście ocaleni, ci ludzie ze slamsów. Katastrofy, które ich tu rzuciły, to bieda, głód i rozlew krwi. A do miasta co tydzień przybywa pięć tysięcy nowych przybyszy, tydzień za tygodniem, rok za rokiem. W miarę jak pokonywaliśmy kolejne kilometry, a setki mieszkańców slamsów zmieniły się w tysiące i dziesiątki tysięcy. Sumienie zaczęło mi doskwierać. Czułem się zbrukany własnym zdrowiem i pieniędzmi w kieszeni. Te wyrzuty sumienia, jeśli się je w ogóle ma, towarzyszące pierwszej konfrontacji ze skrzywdzonymi tego świata są okropne. Okradałem banki i handlowałem narkotykami. Strażnicy więzienni bili mnie aż trzaskały kości. Otrzymywałem ciosy i sam je zadawałem. Uciekłem od trudnego więziennego życia z trudnymi ludźmi w trudny sposób przez frontowy mur. A jednak to pierwsze spotkanie z biedą i rozpaczą slamsów, z tym bólem sięgającym kresu, raniło mi oczy. Przez jakiś czas przyjmowałem cios za ciosem. Potem z iskier wstydu i wyrzutów sumienia wybuchł pożar gniewu, dławiącej wściekłości na tę niesprawiedliwość. Co za rząd, myślałem, co za system pozwala na takie cierpienie? Ale slamsy ciągnęły się kilometrami, a chwilową ulgę przynosił tylko widok prosperujących sklepów i kruszących się, omszałych domów ludzi stosunkowo zamożnych. Slamsy ciągnęły się nieprzerwanie, a ich jawna wszechobecność stępiła moją wrażliwość przybysza. Ogarnęło mnie coś w rodzaju zdumienia. Przestałem zwracać uwagę na ich ogrom. A zacząłem dostrzegać ludzi, którzy tam mieszkali. Kobieta pochyliła się, by wyszczotkować czarne, jedwabiste włosy. Inna kąpała dziecko, polewając je wodą z miedzianego talerza. Mężczyzna prowadził trzy kozy z czerwonymi wstążeczkami zawiązanymi na obrożach. Inny golił się przed pękniętym lustrem. Wszędzie bawiły się dzieci. Mężczyźni nosili wodę w wiadrach, naprawiali chaty. I jak okiem sięgnąć, ludzie uśmiechali się i śmiali. Autobus zatrzymał się w korku, a z chaty od strony mojego okna wyszedł mężczyzna. Był cudzoziemcem. Miał skórę równie jasną, jak każdy z nowych przybyszy w autobusie, a jego jedynym ubraniem był zamotany kawał bawełny w hibiskusowy wzór. Przeciągnął się, ziewnął i podrapał bez skrępowania po gołym brzuchu. Jego twarz i sylwetka tchnęły ostentacyjnym i krowim spokojem. Przyłapałem się na tym, że mu go zazdroszczę, a także powitalnych uśmiechów grupy, która minęła go idąc w stronę szosy. Autobus znowu ruszył z szarpnięciem i straciłem mężczyznę z oczu. Jednak jego widok zmienił moje poglądy na slamsy. Widok człowieka tak obcego w tym miejscu jak ja ukazał mi obraz tego świata. To, co wydawało mi się niewyobrażalnie dziwne i dalekie, nagle stało się możliwe, zrozumiałe. I w końcu fascynujące. Wtedy spojrzałem na ludzi i dostrzegłem, jacy są zapracowani, ile trudu i energii wkładają w swoje życie. Wnętrza chat, które odsłaniały się przede mną przelotnie, były pomimo swej nędzy zdumiewająco czyste. Podłogi bez jednej plamki, lśniące metalowe garnki ustawione w skludne piramidy, i wreszcie coś, co powinno mi się rzucić w oczy na samym początku: ich uroda. Kobiety w szkarłacie, błękicie i złocie, kobiety idące boso przez nędzę i chaos slamsów, z cierpliwą, ulotną gracją. Biało zęba, migdałowo oka, uroda mężczyzn i czuła serdeczność dzieci o smukłych kończynach. Starsze bawiły się z młodszymi, wiele nosiło małych braciszków i siostrzyczki na smukłych biodrach. I tak po półgodzinnej jeździe uśmiechnąłem się po raz pierwszy. Ale to ładne, odezwał się młody mężczyzna za moimi plecami, przyglądając się scenie za oknem. Kanadyjczyk, co obwieszczał znaczek z liściem klonu na kurtce, wysoki, tęgi, z jasnymi oczami i ciemnymi włosami do ramion. Jego towarzysz wyglądał jak jego niższa, bardziej zwarta wersja. Byli ubrani w identyczne wytarte dżinsy, sandały i cienkie perkalowe kurtki. Słucham? Pierwszy raz. Spytał w odpowiedzi. Skinąłem głową. Tak myślałem. Nie przejmuj się, od tej pory będzie trochę lepiej. Mniej slumsów i w ogóle, ale w Bombaju nigdzie nie jest całkiem dobrze. To najbardziej niechlujne miasto w Indiach, możesz mi wierzyć. Święte słowa, zgodził się niższy mężczyzna. Ale zaraz zaczną się ładne świątynie i duże brytyjskie budynki, całkiem w porządku. Kamienne lwy, mosiężne latarnie i tak dalej. Ale to nie są Indie. Prawdziwe Indie są wyżej, bliżej Himalajów, w Manali albo w świętym mieście Varanasi, albo na wybrzeżu Kerali. Żeby znaleźć prawdziwe Indie, musisz się wydostać z miasta. A wy dokąd jedziecie? Zamieszkamy w Aśramie, oznajmił jego kolega. W Punie, Prowadzona przez Rajniszów. Najlepsza w kraju. Dwie pary czystych bladoniebieskich oczu przyglądały mi się z oceniającą niemal oskarżycielską wyższością tych, którzy wierzą, że znaleźli jedyną słuszną drogę. Wynajmujesz? Słucham. Wynajmiesz pokój czy tylko przejedziesz przez Bombaj? Nie wiem. Odparłem i znowu odwróciłem się do okna. Tak było. Nie wiedziałem czy chcę zatrzymać się na jakiś czas w Bombaju czy jechać dalej do Dokądkolwiek. Nie wiedziałem i nie chciałem wiedzieć. W tamtej chwili byłem, jak to nazywa Karla, najbardziej niebezpiecznym i fascynującym zwierzęciem świata. Odważnym, twardym mężczyzną, bez żadnych planów. Nic nie zaplanowałem. Ale chyba zatrzymam się na jakiś czas w Bombaju. My tam przenocujemy, a rano złapiemy pociąg. Jeśli chcesz, możemy zamieszkać razem. We trzech dużo taniej wyjdzie. Spojrzałem w te szczere niebieskie oczy. Może lepiej będzie na początek zamieszkać z kimś, pomyślałem. Ich autentyczne dokumenty i uśmiechy zatuszują jakoś mój fałszywy paszport. Może tak będzie bezpieczniej. Jest dużo bezpieczniej, dodał Kanadyjczyk. No właśnie, powiedział jego kolega. Bezpieczniej? Podchwyciłem z nonszalancją, której nie czułem. Autobus zwolnił. Jechał w wąwozach trzy- i czteropiętrowych budynków. Ruch uliczny kipiał z zadziwiającą i tajemniczą skutecznością. Taniec autobusów, ciężarówek, rowerów, samochodów, wozów ciągniętych przez woły, skuterów i ludzi. Przez otwarte okna naszego sfatygowanego autobusu buchał aromat przypraw, perfum, spalin i nawozu. Duszna, lecz nieprzykra mieszanka, a przez fale nieznanej muzyki przebijały się głosy. Na każdym rogu widniały gigantyczne plakaty reklamujące indyjskie filmy. Ich nienaturalne kolory buzowały za opaloną twarzą wysokiego Kanadyjczyka. No pewnie, że bezpieczniej. Człowieku to jest Gotham City. Uliczne dzieciaki znają więcej sposobów na wyciągnięcie ci kasy z kieszeni niż kasyno. Jak to w mieście, stary? Wyjaśnił Niski. Wszystkie miasta są takie same. Nie tylko te. Tak samo jest w Nowym Jorku, Rio czy Paryżu. Wszystkie są plugawe i szalone, jak to w mieście, Jarzysz? Odwiedź inne części Indii to się zakochasz. To wielki kraj, ale miasta są naprawdę popieprzone, muszę przyznać. I te cholerne hotele, dodał Wysoki. Mogą cię okraść, jak będziesz spokojnie siedział w pokoju i palił trawkę. Mają układy z policją, biorą cię do pierdla i zabierają wszystkie pieniądze. Najbezpieczniej trzymać się razem i podróżować z innymi, uwierz mi. I uciekaj z miasta jak najszybciej, dodał Niski. Ja nie mogę. Widziałeś? Autobus skręcił w szeroki bulwar ogrodzony ogromnymi głazami, który prowadził w stronę turkusowego morza. Na tych kamieniach przysiadła mała kolonia czarnych, rosochatych chat, jak wrak jakiegoś ciemnego i prymitywnego statku wyrzucony na brzeg morza. Te chaty się paliły. Jasna cholera, patrz! Stary ten facet się smaży! Wysoki Kanadyjczyk wskazał człowieka biegnącego do morza. Jego ubranie i włosy stały w ogniu. Pośliznął się, wpadł ciężko między głazy. Kobieta z dzieckiem dogonili go i zdławili płomienie rękami i własnymi ubraniami. Inni usiłowali ugasić chaty, albo tylko stali i patrzyli na pożar swoich symbolicznych schronień. Widziałeś? Już po nim, mówię ci. A jak? zgodził się Niski. Kierowca zwolnił tak jak inni, żeby popatrzeć na pożar, ale zaraz przyspieszył. Żaden pojazd na zatłoczonej drodze się nie zatrzymał. Odwróciłem się i wyglądałem przez tylną szybę, aż zwęglone pniaki chat zmieniły się w płatki sadzy, a brązowy dym pożaru był już tylko cieniem zniszczenia. Na końcu tego długiego nadmorskiego bulwaru skręciliśmy w lewo w szeroką ulicę z nowoczesnymi zabudowaniami. Były to wielkie hotele z odźwiernymi w Liberiach, którzy stali pod kolorowymi markizami. W pobliżu znajdowały się ekskluzywne restauracje w girlandach ogrodów. Słońce migotało w polerowanym szkle i mosiądzu fasad biur linii lotniczych i innych instytucji. Liczne stragany chroniły się pod wielkimi parasolami przed porannym słońcem. Hindusi, którzy tędy przechodzili, byli w twardych półbutach i zachodnich garniturach. Kobiety nosiły drogie jedwabie. Wyglądali poważnie i godnie, kiedy tak pędzili z marsowymi minami od jednego wielkiego biurowca do drugiego. Wszędzie wokół widać było kontrast między zwyczajnym i nadzwyczajnym. Wozy zaprzęgnięte w woły stawały na światłach obok nowoczesnych, sportowych samochodów. Jakiś człowiek przykucnąłby sobie ulżyć za dyskretną osłoną talerza satelitarnego. Elektryczny wózek widłowy służył do wyładowywania towarów ze starego wozu o drewnianych kołach. Miało się wrażenie, że człapiąca, niezmordowana i daleka przeszłość wpadła nienaruszona przez barierę czasu we własną przyszłość. To mi się podobało. Jesteśmy prawie na miejscu, oznajmił mój towarzysz. Centrum znajduje się parę przecznic dalej. Może nie jest to dokładnie to, co uważamy za centrum. To tylko turystyczna dzielnica, gdzie znajduje się większość tanich hoteli. Ostatni przystanek. Nazywa się Kolaba. Wyjęli z kieszeni paszporty i czeki podróżne, po czym wepchnęli je za pazuchę. Ten niższy zdjął zegarek i także umieścił wraz z pieniędzmi, paszportem i innymi cennymi rzeczami w slipkach. Podchwycił moje spojrzenie i uśmiechnął się. No co? Przezorny, zawsze ubezpieczony. Wstałem i przepchnąłem się naprzód. Kiedy samochód się zatrzymał, byłem pierwszy przy wyjściu, ale tłum na chodniku nie pozwolił mi wysiąść. Naganiacze, pracujący na ulicy dla hotelarzy, handlarzy narkotyków i innych miejskich biznesmenów, Łamaną angielszczyzną zachwalali tanie pokoje i inne okazje. Pierwszy do drzwi dopadł niewielki człowieczek z dużą, niemal idealnie okrągłą głową. Był ubrany w dżinsową koszulę i spodnie z niebieskiej bawełny. Uciszył swoich towarzyszy i zwrócił się do mnie z najszerszym i najbardziej promiennym uśmiechem świata. — Powitajcie, wielkie panowie! — zakrzyknął. — Powitajcie w Bombaju! Wam trzeba tanio i wspaniale w hotelu, tak? Spojrzał mi prosto w oczy z tym niegasnącym, szerokim uśmiechem. W tej tarczy jego uśmiechu było coś, jakby łobuzerska brawura, bardziej szczera i pełna przejęcia niż zwykłe szczęście, co przeszyło mi serce. To była kwestia sekundy ten kontakt wzrokowy między nami, na tyle długi, że postanowiłem mu zaufać temu małemu człowieczkowi o wspaniałym uśmiechu. Wtedy tego nie wiedziałem, ale była to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Tłum wysiadających pasażerów zaczął się zmagać z rojem naganiaczy i opędzać przed nimi. Dwaj młodzi Kanadyjczycy szli przez ten tłum nienapastowani, uśmiechając się szeroko do zabieganych naganiaczy i poirytowanych turystów. Patrząc jak sobie torują drogę, po raz pierwszy zauważyłem, jacy są sprawni, zdrowi i przystojni. W tym momencie postanowiłem przystać na ich propozycję wspólnego wynajęcia pokoju. W ich towarzystwie zbrodnia mojej ucieczki z więzienia, zbrodnia mojej obecności na świecie, stawała się niewidoczna i niepojęta. Mały przewodnik chwycił mnie za rękaw i odciągnął od rozpraszającej się grupy ku tyłowi autobusu. Konduktor wspiął się na dach z małpią zręcznością i zrzucił mi w ramiona plecak i torbę. Inne bagaże zaczęły uderzać o chodnik przy złowieszczym akompaniamencie grzechotów i trzasków. Pasażerowie rzucili się, by złapać swój dobytek, a przewodnik znowu odprowadził mnie w spokojniejsze miejsce parę metrów od autobusu. — Nazywam się Prabaker — oznajmił angielszczyzną o melodyjnym akcencie. — A jakie twoje miano? — Moje miano Lindsay — skłamałem. Takie nazwisko znajdowało się w moim fałszywym paszporcie. — Jestem Bombaj Przewodnik. Bardzo wspaniały, pierwsza klasa, bombaj przewodnik. Tak. Cały bombaj znam? Bardzo dobrze. Chcesz podziwiać wszystko? Ja dokładnie wiem, gdzie można podziwiać prawie całe wszystko. Mogę ci pokazać nawet więcej niż wszystko. Dwaj młodzi podróżnicy, ścigani przez natarczywą grupę obdartych naganiaczy i przewodników, przystanęli przy nas. Prabaker krzyknął na swoich niesfornych kolegów, którzy cofnęli się o parę kroków, pożerając głodnym wzrokiem naszą kolekcję toreb i plecaków. Na razie chcę podziwiać tylko czysty tani pokój hotelowy. Oczywiście, Prabaker rozpromienił się. Ja ci pokażę. Tani hotel, bardzo tani hotel, za bardzo tani hotel, a nawet taki tani hotel, że żaden normalny by tam nie mieszkał. Dobrze, prabaker, prowadź. Zobaczymy. E, czekaj, wtrącił wyższy kanadyjczyk. Ty chcesz mu zapłacić? Przecież znam drogę. Bez urazy, bracie, na pewno dobry z ciebie przewodnik i tak dalej, ale cię nie potrzebujemy. Spojrzałem na prabakera. Jego wielkie ciemnobrązowe oczy przyglądały mi się z jawnym rozbawieniem. Nie znam człowieka, który miałby w sobie mniej agresji niż Prabaker Kare. Był niezdolny do podniesienia w gniewie głosu czy ręki i wyczułem to już wtedy, w tych pierwszych spędzonych z nim minutach. Czy ja cię potrzebuję, Prabaker? spytałem z kpiącą powagą. O tak, zawołał. Jesteś tak bardzo mnie potrzebujący, że prawie płaczę nad twoją sytuacją. Bóg jeden wie, jakie straszliwości by cię spotkały, jakby moja dobra osobistość nie prowadziła twojej osobistości po Bombaju. Zapłacę mu, powiedziałem moim towarzyszom. Wzruszyli ramionami i dźwignęli plecaki. Dobrze, Prabaker, idziemy. Sięgnąłem po plecak, ale Prabaker był pierwszy. Jestem niosący twój bagaż, powiedział uprzejmie. Nie, w porządku, poradzę sobie. Szeroki uśmiech zmienił się w błagalny grymas. Proszę, to mój obowiązek, to moja powinność. Plecy moje są mocarne, nie problem, zobaczysz. Wszystko we mnie protestowało przeciw tej myśli. Nie, naprawdę. Proszę, to dla mnie zaszczyt, spójrz na ludzi. Prabaker wskazał ruchem zwróconej w górę ręki na ganiaczy i przewodników, którzy zdołali pochwycić turystów. Każdy porwał torbę, walizkę lub plecak i truchtał żwawo z energiczną determinacją, prowadząc swoje statko. Tak, no... Dobrze, wymamrotałem, zdając się na niego. Była to pierwsza z moich niezliczonych kapitulacji, które z czasem stały się dominującą cechą naszego układu. Na jego okrągłej twarzy znowu pojawił się uśmiech. Chwycił plecak, z moją pomocą zarzucił paski na ramiona. Plecak był ciężki, zmusił go do wyciągnięcia szyi, pochylenia się i dreptania. Idąc większymi krokami, zrównałem się z nimi, i spojrzałem w jego napiętą twarz. Czułem się jak biały bwana, który znalazł sobie zwierzę juczne i wcale mi się to nie podobało. Ale on się śmiał, ten mały hindus. Paplał o Bombaju i zabytkach, które trzeba zobaczyć, wskazywał ciekawe miejsca po drodze. Do Kanadyjczyków zwracał się z pełną szacunku życzliwością. Uśmiechał się i witał ze znajomymi. I był silny, dużo silniejszy niż by się zdawało. Przez piętnastominutową drogę do hotelu ani razu nie zwolnił, ani się nie zachwiał. Cztery strome biegi w ciemnej i omszałej studni klatki schodowej na tyłach wielkiego budynku zwróconego frontonem do morza zawiodły nas do Fuaje, indyjskiego domu gościnnego. Każda kondygnacja nosiła inny szyld. Hotel Apsara, Hotel Gwiazda Azji, Hotel Wybrzeże. Co znaczyło, że w tym jednym budynku znajdowały się cztery oddzielne hotele, po jednym na piętrze, z własną obsługą, regulaminem i stylem. Dwaj młodzi podróżnicy, prabaker i ja, wtaszczyliśmy do małego fułaje nasze torby i plecaki. Wysoki, muskularny hindus w oślepiająco białej koszuli i czarnym krawacie siedział za stalowym biurkiem przy korytarzu prowadzącym do pokojów. — Witajcie! — odezwał się z nieznacznym, nieufnym uśmieszkiem, który ukazał dołeczki w policzkach. — Witajcie, młodzi panowie! — Ale Melina! — mruknął mój wysoki towarzysz wodząc wzrokiem po łuszczącej się farbie i ściankach z dykty. To pan Anand wtrącił szybko Prabaker Najlepszy kierownik najlepszego hotelu w Kolabie Milcz Prabaker warknął pan Anand Prabaker uśmiechnął się szerzej Widzisz jaki wielki kierownik szepnął do mnie szczerząc zęby Potem odwrócił się do wielkiego kierownika a uśmiech nie znikał mu z twarzy Oto ci przyprowadzam wspaniałych turystów. Najlepsi turyści dla najlepszego hotelu, tak? Mówiłem, żebyś się zamknął, warknął Anand. Ile? Spytał niski Kanadyjczyk. Słucham, mruknął Anand, nadal piorunując probakera wzrokiem. Trzy osoby, jeden pokój, jedna noc, ile? 120 dwadzieścia rupi. Co? Wybuchnął niższy. Pan żartuje. To zbyt wiele dodał jego przyjaciel. Chodźcie, spadamy. Proszę bardzo, warknął Anand. Możecie iść gdzie indziej. Zaczęli zbierać bagaże, ale prabaker powstrzymał ich bolesnym okrzykiem. Nie, nie, to bardzo najpiękniejszy hotel. Proszę, tylko się popatrzcie na pokój. Proszę, panie Lincej, tylko się popatrz na śliczny pokój. Popatrz się na śliczny pokój. Nastąpiła chwila wahania. Kanadyjczycy zatrzymali się w drzwiach, Anand studiował Księgę Gości, nagle zafascynowany odręcznymi wpisami. Prabaker wczepił się w mój rękaw. Trochę mu współczułem i podziwiałem styl Ananda. Nie zamierzał nas prosić ani przekonywać. Jeśli chcieliśmy wynająć pokój, to na jego warunkach. Podniósł głowę znad Księgi Gości i spojrzał mi w oczy szczerze i uczciwie, jak patrzą na siebie ludzie pewni siebie. Poczułem, że zaczynam go lubić. Chciałbym popatrzeć się na śliczny pokój, powiedziałem. Tak, prabaker się roześmiał. Dobrze, no to chodźmy. Kanadyjczycy westchnęli, uśmiechając się. Na końcu korytarza, poinformował nas z uśmiechem Anant, sięgając za siebie po klucz, wiszący na tablicy pełnej haczyków. Pchnął go wraz z ciężką, mosiężną tabliczką przez biurko w moją stronę. Ostatni pokój na prawo, przyjacielu. Pokój był duży, z trzema jednoosobowymi pościelonymi łóżkami, jednym oknem z widokiem na morze i rzędem okien wychodzących na ulicę. Każda ściana była pomalowana na inny odcień jadowitej zieleni. Sufit pokrywała pajęczyna pęknięć. W rogach zwisały papierowe serpentyny farby. Cementowa podłoga, pełna tajemniczych guzów i nieregularnych wykrotów, nachylała się ku oknom od strony ulicy. Jednymi meblami były trzy małe szafki nocne ze sklejki i zniszczona drewniana toaletka z pękniętym lustrem. Poprzedni lokatorzy zostawili po sobie ślad. Świeczkę zatkniętą w butelkę po bajlejsie. Na ścianie kalendarzowy widoczek z neapolitańską uliczką, dwa zapomniane, pomarszczone balony zwisające z wiatraka pod sufitem. W takim pokoju ludzie czują potrzebę zapisania na ścianach swoich imion i innych wiadomości, tak jak w więziennej celi. Biorę, zdecydowałem. Tak! krzyknął prabaker natychmiast śmigając przez korytarz. Moi towarzysze podróży spojrzeli na siebie i parsknęli śmiechem. Na niego nie ma rady, to świr. A jak? niższy Zachichotał pochylił się i obwąchał pościel, zanim ostrożnie przysiadł na łóżku. Prabaker wrócił z Anandem, dźwigającym ciężką księgę gości. Wpisaliśmy się kolejno, a Anand sprawdzał nasze paszporty. Zapłaciłem za tydzień z góry. Anand oddał paszporty Kanadyjczykom, ale nad moim zatrzymał się w zamyśleniu, stukając nim o policzek. Nowa Zelandia, mruknął. A co? Zmarszczyłem brwi. Nie wiedziałem, czy coś dostrzegł albo wyczuł. Byłem najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Australii. Uciekłem z więzienia, gdzie odsiadywałem 20 lat za napady z bronią w ręku, a na liście zbiegu w Interpolu stanowiłem atrakcyjną nowość. Czego on chce? Ile wie? Hmm. W porządku. Nowa Zelandia. Nowa Zelandia. Pewnie chcecie czegoś do palenia, czegoś dużego do picia. Whisky, pieniędzy, dziewczyn, zabawy. Chcecie coś kupić? Powiedzcie mnie, na? Wcisnął mi paszport w rękę i wyszedł, rzuciwszy prabakerowi złośliwe spojrzenie. Przewodnik trwożliwie ustąpił mu miejsca w drzwiach, jednocześnie kuląc się i uśmiechając radośnie. Wielki człowiek! Wielki kierownik! Wybuchnął po jego odejściu. Dużo tu przyjezdnych z Nowej Zelandii? Niezbyt dużo. O, bardzo wspaniali panowie. Śmieją się, palą, piją, zakochują się z kobietami, wszystko w nocy, a potem znowu śmieją się, piją i palą. Mhm. Mm Pewnie nie wiesz, gdzie można dostać haszysz. Nie problem. Może być jeden tola, jeden kilo, dziesięć kilo, nawet wiem, gdzie jest cały magazyn. Niepotrzebny mi magazyn pełen haszu. Chcę tylko zapalić. Akurat to złożyło, że mam tu jeden tola, dziesięć gramów. Najlepszy afgański harras. W mojej kieszeni. Pan kupi? Dwieście rupi? Powiedział z nadzieją. Przypuszczałem, że towar był wart o połowę mniej, ale dwieście rupi w owych czasach około dwunastu dolarów amerykańskich stanowiło jedną dziesiątą ceny w Australii. Rzuciłem mu paczkę tytoniu i bibułek. Dobrze, zrób mi joint i spróbujemy. Jak mi posmakuje, to kupię. Moi towarzysze wyciągnęli się na stojących obok siebie łóżkach. Spojrzeli na siebie z podobnymi minami, unosząc brwi i wydymając usta. Prabaker wyjął z kieszeni porcję haszyszu. Przyglądali się z fascynacją i zgrozą małemu przewodnikowi, który ukląkł nad zakurzoną szafką, by zrobić jointa. Stary, jesteś pewien? No a jak nas chcą uśpić i napaść, czy co? Prabaker mi się podoba. Nie sądzę, żebyśmy oberwali. Powiedziałem rozkładając swój podróżny koc na łóżku pod rzędem okien. Na parapecie zacząłem układać swoje pamiątki, drobiazgi i amulety. Czarny kamień, który dostałem od dziecka w Nowej Zelandii, amonit, który znalazł pewien mój przyjaciel, branzoletę z jastrzębich szponów, którą zrobił inny. Byłem uciekinierem. Nie miałem domu ani ojczyzny. W bagażu trzymałem rzeczy, które dostałem od przyjaciół. Wielką apteczkę, którą mi kupili za uzbierane pieniądze, rysunki, wiersze, muszle, pióra. Nawet ubrania i buty dostałem od przyjaciół. Każdy przedmiot miał znaczenie. Podczas tej tułaczki takie parapety były moim domem, a talizmany narodem. Słuchajcie, chłopaki, jeśli nie czujecie się bezpiecznie, idźcie na spacer albo zaczekajcie na dworze. Ja sobie zapalę, przyjdę po was. Po prostu obiecałem przyjaciołom, że jak przyjadę do Indii, w pierwszej kolejności zapalę hasz i pomyślę o nich. I chcę dotrzymać obietnicy. Poza tym kierownik wyraźnie się tym nie przejmuje. Prabaker, tu zabraniają palić jointy? Palenie, picie, tańczenie, muzyka, seksowny biznes, tu nie problem. Zapewnił nas Prabaker, uśmiechając się radośnie i na chwilę odrywając się od pracy. Wszystko jest wolno, nie problem. Tylko nie bicie. Bicie nie jest dobry zwyczaj w indyjskim domu gościnnym. Widzicie? Nie problem. I umieranie, dodał Prabaker w zamyśleniu, kiwając okrągłą głową. na Anand nie lubi, jak ludzie tu są umierający. Że co? Co on powiedział o umieraniu? Co on kurwa pieprzy? Kto tu kurwa umarł? Jezu! Nie ma problemu z umieraniem, baba. Ułagodził go prabaker, podając wstrząśniętym Kanadyjczykom schludnie zwiniętego skręta. Wyższy wziął go i zapalił. Niewiele ludzi umiera w indyjskim domu gościnnym. Głównie tylko narkomany, takie chude. Dla was nie problem, wy takie piękne, wielkie, tłuste. Jego uśmiech był rozbrajający. Podał mi jointa. Kiedy mu go oddałem, zaciągnął się z jawną przyjemnością i znowu przekazał Kanadyjczykom. Dobry, Hardas, tak? Bardzo dobry, powiedział wyższy. Uśmiech miał ciepły i łaskawy. Ten szeroki, serdeczny uśmiech, który dawno nauczył mnie zaufania do Kanady i Kanadyjczyków. Biorę, powiedziałem. Prabaker podał mi dziesięciogramową grudkę, a ja rozkruszyłem ją na dwie części, jedną rzuciwszy moim towarzyszom. Macie. To na podróż do Puny. Dzięki, stary, powiedział Kanadyjczyk, pokazując grudkę koledze. Jesteś w porządku. Świr, ale w porządku. Wyjąłem z plecaka butelkę whisky i otworzyłem. To kolejny rytuał. Kolejna obietnica złożona przyjaciółce z Nowej Zelandii, która prosiła mnie, żebym wypił i pomyślał o niej, jeśli zdołam się bezpiecznie przedostać do Indii z fałszywym paszportem. Te małe rytuały palenie, picie miały dla mnie znaczenie. Byłem pewien, że uciekając z więzienia straciłem tych przyjaciół, tak jak rodzinę, a także wszystkich znajomych. Coś mi mówiło, że nigdy więcej ich nie zobaczę. Byłem sam jeden na świecie, bez nadziei na powrót, a całe moje życie zamknęło się we wspomnieniach, talizmanach i przysięgach miłości. Miałem pociągnąć z butelki, ale impuls kazał najpierw podsunąć ją prabakerowi. Dzięki za bardzo, panie Lindsey. Rozkwilił się, szeroko otwierając oczy ze szczęścia. Odchylił głowę i wlał do ust porcję, nie dotykając szyjki wargami. Bardzo najlepsza, pierwsza klasa. Johnny Walker, o tak. Napij się jeszcze, jeśli chcesz. Tylko kawałeczek, bardzo dzięki. Zaczął pić trunek wielkimi haustami, od których pęczniało mu gardło. Zatrzymał się, oblizał wargi i po raz trzeci zabrał się do butelki. — Przepraszam, ach, bardzo przepraszam. Ta whisky za bardzo dobra, źle mi robi na manierę. — Słuchaj, jeśli tak ci smakuje, zatrzymaj butelkę. Mam drugą. Kupiłem je w strefie bezsłowej w samolocie. — Och, dziękuję — odpowiedział, ale jego uśmiech zmienił się w grymas przerażenia. — O co chodzi, nie chcesz? — Tak, tak, panie Lincy, bardzo tak. Ale gdybym wiedział, że to moja whisky, a nie pana, to bym nie pozwalał swej osobistości tak pić. Kanadyjczycy roześmiali się. Wiesz co, Prabaker, dam ci pełną butelkę, a tą otwartą się podzielimy. Co ty na to? A tu dwieście rupi za jointa. Uśmiech znowu zajaśniał i Prabaker zamienił na napoczętą butelkę na pełną, którą czule tulił do piersi. Ale panie Lindsay, pan robił błąd. Ja mówiłem, że ten bardzo najlepszy harras jest za jedne sto rupi, nie 200. Mhm. Mm o tak, tylko jedne sto rupi. Oznajmił od niechcenia oddając mi jeden banknot. Dobrze. Słuchaj, prabaker, jestem głodny. Nie jadłem w samolocie. Możesz mi wskazać dobrą, czystą restaurację? Bardzo z pewnością, panie lincej. Znam takie doskonałe restauracje, z tak cudownościowym jedzeniem, że ze szczęścia się pochorujecie na brzuch. Przekonałeś mnie. Powiedziałem. Wstałem zabierając paszport i pieniądze. Idziecie. Co tam? Chyba żartujesz. No może później, dużo później, ale przypilnujemy ci rzeczy, aż wrócisz. Dobrze, jak chcecie. Nie będzie mnie parę godzin. trabaker skłonił się nisko i grzecznie wyszedł. Podążyłem za nim, ale w chwili, kiedy zamierzałem zamknąć drzwi, wysoki kanadyjczyk zawołał za mną. Słuchaj, uważaj na siebie, co? Nie wiesz, jak tu jest. Nikomu nie możesz ufać. To nie wieś. Miastowi hindusi są. No uważaj, dobra? W recepcji, Anand schował w sejfie mój paszport, czeki podróżne i większość gotówki, dał mi szczegółowy spis i wyszedłem na dwór ze słowami kanadyjczyka śmigającymi mi po głowie jak mewy nad wzburzonymi falami. Prabaker zaprowadził mnie do hotelu przy szerokiej, obsadzonej drzewami i względnie pustej alei powtarzającej łuk wysokiego kamiennego pomnika Wrót Indii. Ale na ulicy przed budynkiem roiło się od ludzi i pojazdów, a głosy, klaksony i reklamy brzmiały jak ulewny deszcz bębniący o drewniane i metalowe dachy. Setki osób spacerowały albo stały w grupach rozmawiając. Sklepy, restauracje i hotele ciągnęły się jeden za drugim wzdłuż całej ulicy. Przy każdym sklepie lub knajpie tkwił przyklejony minisklep. Przed nimi na składanych krzesełkach siedzieli dwaj lub trzej sprzedawcy. Byli to Afrykanie, Arabowie, Europejczycy i Hindusi. Co krok słyszało się inne języki i muzykę, co restauracja. We wrzące powietrze buchała inna chmura zapachów. Zaprzężone w woły wozy i wózki lawirowały na zatłoczonych ulicach, rozwożąc arbuzy, worki z ryżem, napoje, wieszaki z ubraniami, papierosy i bloki lodu. Wszędzie widziało się pieniądze. Było to centrum czarnorynkowego obrotu gotówką, wyjaśnił prabaker. Jawnie przeliczano i przekazywano z rąk do rąk grube pliki banknotów. Byli tu żebracy i żonglerzy, akrobaci i zaklinacze węży, muzycy i astrologowie, wróżki, alfonsi i dilerzy. A ulice były brudne. Śmieci wyrzucano przez okna bez ostrzeżenia. Sterty odpadków piętrzyły się na chodnikach albo ulicach, wabiąc tłuste, bezczelne szczury. Na pierwszy rzut oka najliczniejsi byli kalecy i chorzy żebracy. Po tych ulicach paradowały wszelkie choroby, upośledzenia i nieszczęścia. Stały pod drzwiami restauracji i sklepów, atakowały przechodniów profesjonalnymi błaganiami. Tak jak pierwsze spojrzenie na slamsy z okien autobusów, to zetknięcie z cierpieniem wywołało gorący rumieniec wstydu na mojej zdrowej twarzy. Ale prabaker prowadząc mnie przez kipiący tłum, zwracał mi uwagę na inne obrazy żebraków, łagodzące okropną karykaturę, jaką zaprezentował mi pokaz ich żałosnego stanu. Jedna ich grupa siedziała w bramie, grając w karty. Ślepcy i ich przyjaciele zajadali rybę z ryżem, roześmiane dzieci na zmianę woziły się z beznogim na jego wózku. Prabaker nieustannie rzucał mi spojrzenia z ukosa. Lubisz nasz bombaj? Kocham, odpowiedziałem. I była to prawda. W moich oczach to miasto było piękne, dzikie i ekscytujące. Romantyczne, kolonialne budynki sąsiadowały z nowoczesnymi, lustrzanymi biurowcami. Bezładne, zapomniane ruiny rozsypywały się w gruzy wokół barwnych bazarów z warzywami i jedwabiami. Z każdego sklepu i przejeżdżającej taksówki buchała muzyka. Kolory porażały, zapachy upajały. A uśmiech w oczach na tych zatłoczonych ulicach widywało się częściej niż w jakimkolwiek znanym mi mieście przede wszystkim w bombaju czuło się wolność upajającą wolność gdziekolwiek spojrzałem widziałem ten wyzwolony niezwyciężony charakter i czułem, że reaguje na niego całym sercem nawet wybuch wstydu na widok slamsów i ulicznych żebraków. Rozpłynął się w zrozumieniu, że ci mężczyźni i kobiety także są wolni. Nikt nie przepędzał żebraków z ulicy, nikt nie wyganiał mieszkańców slamsów. Ich życie było bolesne, ale mogło się toczyć na tych samych ulicach i w tych samych ogrodach, co życie bogatych i ważnych. Byli wolni. To miasto było wolne. Pokochałem je. A jednak trochę mnie niepokoiła intensywność tego życia. Ten karnawał pragnień i rządz, natrętność próśb i uliczne podstępy. Nie znałem żadnego z języków, które słyszałem. Nie wiedziałem nic o tej kulturze, odzianej w sari i turbany. Tak jakbym oglądał jakąś ekscentryczną, zawiłą sztukę i nie znał scenariusza. Ale uśmiechałem się, a uśmiech przychodził mi łatwo, choć ulica była dziwna i dezorientująca. Byłem poszukiwanym zbiegiem, Zwierzyną łowną, a za moją głowę wyznaczono nagrodę. I nadal byłem o krok przed nimi, wolny. Kiedy się ucieka, każdy dzień jest jak całe życie. Każda minuta wolności to krótka historia z happy endem. A towarzystwo praba kera sprawiało mi przyjemność. Zauważyłem, że jest znany na ulicy. Najróżniejsi ludzie witali się z nim często i z wyraźną życzliwością. Musisz być głodny, panie Lincej. Zauważył. Jesteś szczęśliwy, pozwolę sobie powiedzieć, a szczęśliwi mają zawsze dobry apetyt. No głodny to jestem fakt. A w ogóle dokąd idziemy? Gdybym wiedział, że to tak daleko, zabrałbym ze sobą jedzenie na drogę. Jeszcze troszeczkę, nie za bardzo za daleko, odparł wesoło. No dobra. O tak, zaprowadzę cię do najlepszej restauracji do najlepszej żywności Maharashtra. Będziesz zadowolony, nie problem. Wszyscy przewodnicy w Bombaju, tak jak ja, jedzą tam żywność. To takie dobre miejsce, że policja zbiera tam tylko pół krzyżu. Tak tam dobrze. No dobra. O tak, ale najpierw kupię ci indyjskiego papierosa i mnie też. To tu robimy stop. Zatrzymaliśmy się przed ulicznym straganem, właściwie rozkładanym stolikiem do kart, na którym w tekturowym pudełku ułożono tuzin gatunków papierosów. Na stoliku znajdowała się też duża, mosiężna taca z kilkoma małymi, srebrnymi talerzykami leżały na nim wiórki kokosowe, przyprawy i gama niezidentyfikowanych past. W wiadrze przy stoliku na wodzie unosiły się podłużne liście. Sprzedawca wycierał je, smarował różnymi pastami, dodawał daktyli, wiórków kokosowych, betelu i przypraw i zwijał to wszystko w małe paczuszki. Liczni klienci tłoczący się wokół straganu kupowali liście natychmiast, kiedy jego zręczne dłonie je nafaszerowały. Frabaker przecisnął się do niego i zaczął czekać na szansę złożenia zamówienia. Wypatrując go w gąszczu klientów, zbliżyłem się do krawężnika. W chwili, gdy zrobiłem krok na jezdnię, ktoś krzyknął. Uważaj! Dwie ręce chwyciły mnie za łokieć i wciągnęły na chodnik. Zaraz potem ulicą przetoczył się rozpędzony, piętrowy autobus. Rozjechałbym gdyby nie te ręce. Odwróciłem się do mojego wybawcy. Jeszcze nigdy nie widziałem tak pięknej kobiety. Była smukła, miała czarne sięgające ramion włosy i jasną skórę. Nie była wysoka, ale wyprostowane ramiona i prosta postawa, a także stopy pewnie stąpające po ziemi, nadawały jej wyraz cichej determinacji. Miała na sobie jedwabne spodnie, zebrane w kostkach, czarne płaskie buty. Luźną bawełnianą koszulę i wielki, długi, jedwabny szal. Zarzuciła go tak, że na plecach furkotała podwójna flaga płynnego materiału. Wszystkie części ubrania miały różne odcienie zieleni. Klucz do wszystkiego, co mężczyzna mógł w niej kochać i czego miał się bać, był tam od samego początku. W tym ironicznym uśmiechu, który wyginał jej pełne wargi. W tym uśmiechu była duma, a w rysunku jej szlachetnego nosa pewność siebie. Nie pojmując przyczyn, zrozumiałem bez wahania, że wiele osób błędnie bierze jej dumę za arogancję, a pewność siebie za nieczułość. Ja nie popełniłem tego błędu. Moje oczy zaginęły, utonęły, pożeglowały po roziskrzonej lagunie jej spokojnego, zrównoważonego spojrzenia. Oczy miała wielkie i uderzająco zielone. Była to zieleń jaką mają drzewa w kolorowych snach, była to zieleń jaką mogłoby mieć morze, gdyby było idealne. Jej dłoń nadal spoczywała w zgięciu mojego ramienia koło łokcia. Dotyk był dokładnie taki jak powinien być dotyk kochanki, znany, ale podniecający jak wyszeptana obietnica. Czułem niemal nieodpartą potrzebę, by ująć jej dłoń i położyć sobie na piersi, na sercu. Może powinienem to zrobić? Teraz wiem, że roześmiałaby się i polubiłaby mnie za ten gest. Ale wtedy byliśmy obcy. Staliśmy tak przez pięć długich sekund i patrzyliśmy sobie w oczy. Na wszystkie światy równoległe, wszystkie równoległe istnienia, które mogłyby się stać, ale się nie stały, wirowały wokół nas. Potem się odezwała. Było blisko. Masz szczęście. Tak, uśmiechnąłem się. Mam. Jej ręka powoli oderwała się od mojego ramienia. Był to swobodny, lekki gest, ale odczułem to rozdzielenie tak boleśnie, jakby mnie brutalnie przebudzono z głębokiego i pięknego snu. Pochyliłem się do niej. Spojrzałem za jej plecy w lewo, a potem w prawo. O co chodzi? spytała. Szukam twoich skrzydeł. Bo jesteś moim aniołem stróżem, prawda? Obawiam się, że nie. Odparła, a kpiący uśmiech wyżłobił dołeczki w jej policzkach. Za dużo we mnie diabła? Jak dużo? Wyszczerzyłem zęby. Po drugiej stronie straganu stała grupa ludzi. Jeden przystojny, muskularny mężczyzna, dwudziestoparoletni, wyszedł na jezdnię i zawołał. Karla, chodź, Jar! Odwróciła się i pomachała do niego, a potem mocno uścisnęła mi rękę. Nie wiedziałam jednak, co ten uścisk ma oznaczać. Jej uśmiech był równie zagadkowy. Może mnie polubiła, a może była szczęśliwa, że już się żegna. Nadal nie odpowiedziałaś. Powiedziałem, kiedy jej dłoń wyślizgiwała się z mojej. Ile da mnie diabła? spytała z półuśmiechem i grającym na ustach. To bardzo osobiste pytanie. Jeśli się zastanowić, to najbardziej osobiste pytanie, jakie ktokolwiek mi zadał. Ale wiesz, jeśli kiedyś przyjdziesz do Leopolda, może się dowiesz. Jej przyjaciele obeszli stragan i zbliżyli się do nas. Porzuciła mnie dla nich. Wszyscy byli hindusami. Wszyscy byli młodzi, ubrani w czyste, modne, zachodnie stroje klasy średniej. Często się śmiali i dotykali poufale, ale nikt nie dotykał karli. Roztaczała aurę, która jednocześnie czyniła ją atrakcyjną i nietykalną. Przysunąłem się, udając, że zaintrygował mnie sprzedawca ze swoimi liśćmi i pastami. Nasłuchiwałem jej słów, ale nie rozumiałem tego języka. Jej głos w tym języku i w tej rozmowie był zaskakująco głęboki i dźwięczny. Poczułem, że jeżą mi się włosy na rękach. I to chyba także powinno mnie ostrzec. Głos, jak mówią afgańskie swatki, to więcej niż połowa miłości. Ale wtedy o tym nie wiedziałem i moje serce pospieszyło tam, gdzie nawet swatka bałaby się zapuścić. Widzisz, panie Linsey? kupiłem nam te dwa papierosy odezwał się prabaker, stając u mego boku. Podał mi papierosa dwornym gestem. To Indie, kraj biedaków. Nie trzeba kupować całej paczki. Tylko jeden papieros możesz kupić jedynie. I nie trzeba kupować zapałek. Pochylił się i wziął tlący się konopny sznur, zwisający z haka na słupie telegraficznym koło straganu. Zdmuchnął z niego popiół, pod którego wyłonił się pomarańczowy ogienek i zapalił mi papierosa. Co on robi? Co oni żują w tych liściach? To się nazywa pan. Najbardziej, najspanialszy smak i żucie. Wszyscy w Bombaju żują i plują i żują i plują, nie problem. Dniem i także nocą. Bardzo dobre drazdowia, dużo żucia i plucia. Chcesz spróbować? Przyniosę. Skinąłem głową i pozwoliłem, żeby złożył zamówienie. Nie tyle z ciekawości nowego doznania, ile dla wymówki, by zostać tu dłużej i przyglądać się Karli. Zachowywała się swobodnie i spokojnie. Była tu całkiem na miejscu. Wszystko, co mnie zdumiewało, jej wydawało się zwyczajne. Przypomniałem sobie tego Europejczyka ze Stamsów, tego, którego widziałem z okna autobusu. Tak jak on, wydawała się w Bombaju spokojna i zadowolona. Była tu na swoim miejscu. Zazdrościłem jej tego ciepła i akceptacji ludzi, którzy ją otaczali, ale przede wszystkim nie mogłem oderwać oczu od jej idealnej urody. Patrzyłem na nią i każdy oddech musiał mi się wyrywać z piersi przemocą. Coś chwyciło moje serce jak w żelazną pięść. Głos w mojej krwi mówił tak, tak, tak. Starożytne zapisane w sanskrycie legendy mówią o miłości będącej przeznaczeniem, o karmicznej więzi dusz, które muszą się spotkać i zauroczyć. Legendy mówią, że wybrankę można rozpoznać natychmiast, ponieważ budzi miłość każdym gestem, każdym zdaniem, każdym ruchem, każdym dźwiękiem i każdym nastrojem, który odbija się w jej oczach. Legendy powiadają, że można ją poznać po skrzydłach. Skrzydłach widzialnych tylko przez wybranka i po tym, że tęsknota do niej zabije wszelkie inne dążenia miłości. Te same legendy niosą także ostrzeżenie, że taka miłość może czasem stać się obsesją i opętaniem jednej i tylko jednej z dwóch dusz, które związał ze sobą los. Ale w pewnym sensie mądrość jest przeciwieństwem miłości. Miłość trwa w nas dokładnie dlatego, że nie jest mądra. Ach, widzisz tę dziewczynę? Zauważył Prabaker, który wrócił z panem i podążył za moim spojrzeniem. Myślisz, że jest piękna, na? Nazywa się Karla. Znasz ją? O tak, Karle zna każdy jeden. Powiedział szeptem tak scenicznym, że przestraszyłem się, czy do niej nie dotrze. Chcesz ją rozpoznać? Rozpoznać? Jeśli chcesz, przemówię do niej. Chcesz być jej przyjacielem? Co? O tak! Karla jest moim przyjacielem i twoim będzie także tak sądzę. Może zarobisz bardzo wiele pieniędzy dla swojej osobistości i w interesie z Karlą. Może staniesz się takim dobrym i bliskim przyjacielem, że będziecie się bardzo zakochiwać i radować waszymi ciałami. Jestem pewien, że będziecie mieli bardzo przyjemną przyjaźń. I zatarł ręce. Dosłownie. Czerwony sok paanu zabarwił mu zęby i wargi. Musiałem chwycić go za ramię, żeby powstrzymać przed podejściem do niej tu i teraz, przy jej znajomych. Nie, yes, stój, jasna cholera, prabaker, nie tak głośno. Jeśli będę chciał z nią porozmawiać, sam to zrobię. Och, jestem zrozumiały, powiedział ze skruchą. Zagraniczni mówią na to, gra wstępna, tak? Nie, gra wstępna to. nieważne. Och, dobrze, gra wstępna mi nie przeszkadza. Jestem z Indii, a my w Indiach nie przejmujemy się wstępnym graniem. Od razu zabieramy się do bzyku-bzyku, o tak. Ujął nieistniejącą kobietę i ugodził ją ruchem wąskich bioder, bez przerwy uśmiechając się tym czerwonym od uśmiechem. Przestań. Warknąłem, sprawdzając, czy Karla i jej znajomiko widzą. Dobrze, pani Lincej. Westchnął stopniowo, zwalniając rytmiczne ruchy. Ale mogę zaproponować, panie Karli, twoją ofertę przyjaźni, tak? Nie, to znaczy... Dziękuję, ale nie, nie chcę jej robić propozycji. Chcę... O Boże, na co to wszystko? Powiedz mi tylko... Ten, co właśnie rozmawia. W jakim mówi języku? Hindi, panie bo Poczekaj chwilę, powiem ci, co mówi. Przeszedł za stragan i najspokojniej w świecie dołączył do grupy. Nikt nie zwrócił na niego uwagi. Kiwał głową, śmiał się razem z innymi i po paru minutach wrócił. Opowiada jedną bardzo śmieszną historię o inspektorze z bombajskiej policji, bardzo wielkiej, potężnej osobistości w tych okolicach. Ten inspektor zamknął w więzieniu bardzo sprytnego gościa, ale ten gość przekonał inspektora, żeby go znowu wypuścił, bo powiedział inspektorowi, że ma złoto i klejnoty. A także, kiedy już był wolny, sprytny gość sprzedał inspektorowi trochę złota i trochę klejnotów, ale to nie było prawdziwe złoto i klejnoty, tylko imitacje i bardzo tanie, nieprawdziwe. A najgorsze było to, że sprytny gość mieszkał w domu inspektora przez tydzień, zanim sprzedał mu nieprawdziwe klejnoty. I powstała wielka plotka, że sprytny gość miał seksowny interes z żoną inspektora. Teraz inspektor szaleje i tak bardzo się gniewa, że wszyscy uciekają na jego widok. Skąd ją znasz? Mieszka tutaj? Kto? Żona inspektora? Skąd żona ta dziewczyna, Karla? Wiesz, powiedział po raz pierwszy, naprawdę poważniając. W tym bombaju mieszka bardzo mnóstwo dziewczyn. Od twojego hotelu jest tylko pięć minut. Przez te pięć minut widzieliśmy setki dziewczyn. Za pięć minut będą znowu setki, co pięć minut setki dziewczyn. A jak trochę pochodzimy, zobaczymy setki, 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 setki. Tak, setki dziewczyn, świetnie, przerwałem sarkastycznie, znacznie głośniej niż zamierzałem. Rozejrzałem się. Parę osób przyglądało mi się z jawną pogardą. Nie chcę słuchać o setkach dziewczyn, Trebaker, dodałem ciszej. Po prostu ciekawi mnie ta. Ta jedna dziewczyna, jasne? Jasne, panie Lincej. Będę ci mówił wszystko. Karla to jest słynny człowiek interesów w Bombaju. Jest tu bardzo długo, pewnie pięć lat, może? Ma jeden mały domek niedaleko. Wszyscy znają te Karle. Skąd pochodzi? Chyba z Niemiec, albo czegoś podobnego. Ale mówi jak Amerykanka. Tak, mówi, ale jest z Niemiec albo czegoś podobnego do Niemiec. A teraz jest prawie bardzo hinduską. Chcesz już zjeść? Tak, za chwilę. Grupa młodych pożegnała się ze znajomymi w pobliżu straganu z paanem i weszła w rojący się tłum. Karla dogoniła ich, odeszła, trzymając głowę wysoko, wyprostowana niemal wyzywająca sylwetka. Odprowadzałem ją wzrokiem, dopóki nie zatonęła w fali ludzi ale się nie obejrzała. Znasz knajpę, która się nazywa Leopold? Spytałem prabakera, który stanął u mojego boku. Znowu ruszyliśmy. O tak. Wspaniałe i piękne miejsce. Bar piwny Leopolda. Dużo wspaniałych, pięknych ludzi. Bardzo, bardzo pięknych i samotnych ludzi. Wszyscy zagraniczni, wszyscy robią dobre biznesy. Seksowny biznes, narkotykowy biznes, finansowy biznes i czarnorynkowy biznes. I świńskie zdjęcia i przemytniczy biznes i paszportowy biznes i... Dobrze, Prabaker, już chwytam. Chcesz tam iść? Nie, może później. Stanąłem, a Prabaker zatrzymał się razem ze mną. Słuchaj, jak nazywają cię przyjaciele? No wiesz, jak się skraca twoje imię, żeby nie mówić Prabaker. A tak, krótkie imię także mam. Krótkie imię jest Prabu. Prabu? Podoba mi się. Znaczy syn światła albo podobnie. Dobre to imię, tak? Dobre to imię, tak. A twoje dobre imię, panie Lindsej? Tak naprawdę nie jest dobre, jeśli się nie obradzisz, że ci to powiem w twarz. Nie lubię, bo długie to i skrzypiące imię dla nas z Indii do mówienia. O, naprawdę? Przepraszam, ale tak. Niedobre. Całkiem niedobre. Zupełnie niedobre. Ani o ciupinkę nie. No tak uśmiechnąłem się. Tylko że niewiele da się z tym zrobić. Myślę, że krótkie imię Lin jest o wiele lepsze, podsunął. Jeśli nie masz obiekcji, będę cię nazywał Lin. Było to równie dobre imię jak każde inne, ja ani mnie, ja ani bardziej fałszywe niż tuzin innych, które przybierałem podczas ucieczki. Prawdę mówiąc, przez ostatnie miesiące zacząłem odnosić się z dziwnym fatalizmem do nowych nazwisk, które byłem zmuszony przyjmować. I do nowych przezwisk, jakie mi nadawali inni. Lin. W życiu nie wymyśliłbym takiego zdrobnienia. Ale brzmiało dobrze, co znaczy, że usłyszałem w nim niesamowite echo czegoś przeznaczonego mi z góry, narzuconego, co natychmiast do mnie przygnęło, równie mocno, jak utracone, sekretne imię, z którym się urodziłem i z którym skazano mnie na dwadzieścia lat. Spojrzałem w dół na okrągłą twarz Prabakera i jego wielkie, ciemne, figlarne oczy. Skinąłem głową z uśmiechem i zaakceptowałem to imię. Wtedy nie mogłem wiedzieć, że ten mały bombajski przewodnik nadał mi imię, pod którym miałem nie znać tysiące ludzi, od Kolaby po Kandahar, od Kinszasu po Berlin. Los potrzebuje pomocników, a kamienie w murach przeznaczenia są spajane przez właśnie takie małe i niezamierzone działania. Teraz oglądam się za siebie i wiem, że chwila nadania mi imienia, wówczas wydająca się tak mało ważna, pozornie nie wymagająca nic więcej niż arbitralnego i przesądnego tak lub nie, była w rzeczywistości kluczowym momentem mojego życia. Rola, którą odegrałem pod tym imieniem, i postać, którą się stałem, Elin Baba, były bardziej prawdziwe i bliższe mojej naturze niż cokolwiek dotąd. No dobrze. Lin może być. Bardzo dobrze. Jestem zbyt szczęśliwy, że lubisz to imię. I tak jak moje imię znaczy w języku hindi syn światła, twoje imię Lin także ma bardzo wspaniałe i szczęśliwe znaczenie. Tak? A co znaczy w hindi Lin? Znaczy penis. Wyjaśnił z zachwytem, którego spodziewał się także po mnie. A, świetnie. Po prostu świetnie. Tak, bardzo wspaniale, bardzo szczęśliwie. Niedokładnie to znaczy, ale brzmi jak link albo lingam, a to właśnie znaczy penis. Zostawmy to. Zaproponowałem znowu ruszając. Wyobrażasz sobie, że będę się nazywać panem penisem? Kpisz? Już to widzę. Cześć, miło mi was poznać, nazywam się penis. W życiu, zapomnij, zostaniemy przy linceju. Nie, nie, Lin, naprawdę, mówię ci to znakomite imię, bardzo potężne i nie bardzo szczęśliwe, za bardzo szczęśliwe imię. Ludzie pokochają to imię, jak to usłyszą. Chodź, pokażę ci. Chcę zostawić tu butelkę whisky od ciebie, zostawić u mojego przyjaciela, pana Sandrzeja. No tutaj, o tutaj, w tym sklepie. Sam zobaczysz, jak polubi to twoje imię. Parę kroków przez ruchliwą ulicę i już byliśmy w sklepiku z ręcznie malowanym szyldem nad otwartymi drzwiami. Chore Radio. Przedsiębiorstwo napraw elektrycznych. Sprzedaż i naprawa elektryczności. Właściciel Sandrzej Deshpande. Sandrzej Deshpande był tęgim mężczyzną pod pięćdziesiątkę, saureolą szpakowatych włosów i z siwymi, krzaczastymi brwiami. Siedział za kontuarem z litego drewna wśród zmasakrowanych odbiorników radiowych, wybebeszonych magnetofonów i pudeł z częściami. Prabaker powitał go, trajkocząc gwałtownie w Hindi i podał mu butelkę whisky. Pan Deszpande zacisnął na niej mięsistą dłoń, nawet nie patrząc i zgarnął pod kontuar. Wyjął z kieszeni koszuli zwitek banknotów, oddzielił część i przesunął po blacie, przykrywając je dłonią. Prabaker wziął pieniądze i schował do kieszeni ruchem tak płynnym i zwinnym, jak ruch macki kałamarnicy. W końcu umilkł i skinął na mnie. To jest mój bardzo dobry przyjaciel, poinformował pana deszpandę, klepiąc mnie po ramieniu. Jest z Nowej Zelandii. Pan deszpandę stęknął. Jest dziś przybywający do Bombaju. Mieszka w indyjskim domu gościnnym. Pan deszpande stęknął powtórnie. Przyjrzał mi się z nieco wrogą ciekawością. Nazywa się Lin. Pan Lin Baba, powiedział prabaker. Jak się nazywa? Lin. Prabaker wyszczerzył zęby. Nazywa się Lin Baba. Pan deszpande uniósł brwi, zaskoczony i uśmiechnął się. Lin Baba? O tak! Rozentuzjazmował się prabaker. Lin, Lin, bardzo doskonały gość jest również on. Pan Deshpande wyciągnął dłoń, a ja ją uścisnąłem. Powitaliśmy się, a potem prabaker zaczął mnie ciągnąć za ręka w stronę drzwi. Linbaba! — zawołał pan deszpandę, kiedy już wychodziliśmy na ulicę. Witaj w Bombaju. Masz walkmana albo kamerę, albo jakąś ryczącą maszynę na sprzedaż, przychodź do mnie. Sandrzeja Deszpande do chorego radia. Daje najlepsze ceny. Skinąłem głową i wyszliśmy. Prabaker pociągnął mnie jeszcze parę kroków i stanął. Widzisz Pan Lin? Widzisz jak lubi twoje imię? Chyba tak. Tym mamrotałem zdziwiony jego entuzjazmem w takim samym stopniu jak krótką rozmową z panem Deszpande. Kiedy poznałem go lepiej, kiedy zacząłem sobie cenić jego przyjaźń, Odkryłem, że prabaker wierzy z całego serca, iż jego uśmiech zmienia serca ludzi i cały świat. Oczywiście miał rację, ale minęło dużo czasu, zanim zrozumiałem tę prawdę i pogodziłem się z nią. Co znaczy to baba na końcu imienia? Lin to rozumiem, ale skąd nagle lin baba? Baba to szanujące imię, prabaker uśmiechnął się. Jeśli dodamy baba do twojego imienia albo do imienia kogoś wyjątkowego, to oznacza szacunek jaki dajemy nauczycielowi albo świętemu albo bardzo staremu, bardzo, bardzo, bardzo. Już łapię. Już łapię, ale jakoś nie mogę się przekonać. Prabu muszę ci dopowiedzieć. Jeśli chodzi o tego penisa, no nie wiem. Ale przecież widziałeś pan Sanjay Deszpande. Widziałeś jak polubił twoje imię? Zobaczysz, że ludzie pokochają twoje imię. Zobaczysz teraz, zobacz. Zawołam je dla wszystkich. Limbaba, Limbaba, Baba. Krzyczał, zwracając się do przechodzących obok obcych. Dobrze, Prabu, dobrze. Wierzę na słowo, uspokój się. Teraz to ja pociągnąłem go za rękaw. Myślałem, że chciałeś wypić te whisky. Ach, tak. Westchnął. Chciałem jej, już ją piłem w mojej głowie również, ale, Linbaba, za pieniądze, za twój dobry prezent mogę kupić dwie butelki bardzo złej i bardzo taniej indyjskiej whisky i zostaną mi pieniądze na jedną ładną nową koszulę koloru czerwonego, jeden tola dobrego harra z bilety na indyjski film klimatyzowany i jedzenie na dwa dni. Ale czekaj, Linbaba, ty nie jesz swego panu. Musisz go włożyć do ust z boku i rzuć, bo skiśnie i będzie miał niedobry smak. Dobrze, jak mam to zrobić? Tak? Włożyłem liścianą paczuszkę wielkością niemal dorównującą paczce zapałek pomiędzy policzek i zęby, tak jak to robili inni. Po paru sekundach w moich ustach rozeszła się nasycona aromatyczna słodycz. Była przenikliwa i rozkoszna, jednocześnie słodka jak miód i subtelnie pikantna. Liść zaczął się rozpływać, a twarde, chrupiące okruchy orzechów betelu, daktyli i kokosa. Nasiąkły słodkim sokiem. Teraz musisz wypluć trochę panu, pa powiedział prabaker ze skupieniem wpatrując się w pracę moich szczęk. O tak, widzisz? Wypluj jego w ten sposób. Strzyknął czerwonym sokiem na metr, robiąc na drodze plamy wielkości dłoni. Zrobił to precyzyjnie i sprawą. Na wargach nie została mu ani kropla. Przy entuzjastycznych zachętach usiłowałem powtórzyć jego wyczyn. Ale spieniony szkarłatny płyn, który wyciekł mi z ust, brudząc brodę i podkoszulek, wylądował z głośnym plaśnięciem na moim prawym bucie. Koszula nie problem, powiedział prabaker z troską. Wyjął z kieszeni chusteczkę i zaczął gorliwie, lecz nieskutecznie usuwać plamę, wcierając sok jeszcze głębiej. Buty nie problem też, ja go wytrę, tak? Muszę teraz spytać, lubisz pływanie? Pływanie powtórzyłem, przełykając resztkę panu. O tak, pływanie! Zabiorę cię na plażę Chopati, Bardzo ładna to plaża. Możesz tam ćwiczyć rzucie i plucie, i rzucie i plucie, ale bez ubrania, żeby dobrze oszczędzać na praniu. Słuchaj, skoro o tym mowa, o zwiedzaniu. Jesteś przewodnikiem, tak? O tak, bardzo najlepszym przewodnikiem po Bombaju i po całych Indiach też. Ile bierzesz za dzień? Zerknął na mnie z łobuzerskim uśmieszkiem, który zacząłem uważać za drugie dno jego szerokiego i łagodnego uśmiechu. 100 rupi za cały dzień. W porządku. I turysta stawia obiad? Jasne. I taksówka też turysta płaci? Oczywiście. I bilet na autobus wszystko płaci? Tak. I czaj, jeśli wypijemy w upalne popołudnie dla wzmocnienia naszych osób? Hm. I seksowne dziewczyny, jeśli tam pójdziemy w chłodną noc, jeśli będziemy mieć wielkie, potrzebujące, pęczniejące. Tak, tak, dobrze. Słuchaj, zapłacę ci za tydzień. Chcę, żebyś mnie oprowadził po bombaju, opowiedział o mieście. Jeśli wszystko się uda, pod koniec tygodnia będzie dla ciebie premia. Co o tym sądzisz? W jego oczach zaiskrzył uśmiech, ale głos brzmiał zaskakująco poważnie. To twoja dobra decyzja, Linbaba. Twoja bardzo dobra decyzja. No, roześmiałem się. To się zobaczy. I naucz mnie trochę Hindi, dobrze? O tak, mogę uczyć wszystko. Ha znaczy tak, a nakin znaczy nie, a pani znaczy woda, a hanna znaczy jedzenia, a dobrze, dobrze. Nie muszę się nauczyć wszystkiego od razu. Czy to restauracja? Świetnie. Umieram z głodu. Miałem wejść do mrocznej i brzydkiej restauracji, ale on mnie zatrzymał, nagle bardzo poważny. Zmarszczył brwi, przełknął ślinę, jakby nie wiedział, jak zacząć. Zanim zaczniemy jeść, te dobre pożywienia zaczął w końcu. Zanim. Zanim będziemy robić też biznes, jest coś, muszę ci powiedzieć. Tak. Był tak zdenerwowany, że i ja się zaniepokoiłem. No więc mówię, ten harras, który ci sprzedałem w hotelu... Tak? No, to była cena biznesowa. Prawdziwa cena, przyjacielska cena, to tylko pięćdziesiąt rupii za jedną tola afgańskiego harras. Uniósł ręce, a potem opuścił je bezwładnie, aż uderzyły o uda. Wziąłem pięćdziesiąt rupii za dużo. Rozumiem, odparłem cicho. Z mojego punktu widzenia rzecz była tak trywialna, że miałem ochotę się roześmiać. Ale dla niego najwyraźniej było to coś ważnego, a podejrzewałem, że nieczęsto nachodzi go potrzeba czynienia takich wyznań. Później prabaker mi powiedział, że właśnie wtedy uznał, iż mnie lubi, a dla niego oznaczało to zobowiązanie do skrupulatnej i dosłownej uczciwości w każdym słowie i uczynku. Była to jego najsympatyczniejsza i zarazem najbardziej irytująca cecha. Zawsze mówił mi całą prawdę. Więc, co chcesz z tym zrobić? Proponuję powiedział poważnie wypalić ten biznesowy hardware bardzo szybko, a wtedy kupię nowy, potem wszystko będzie za przyjacielską cenę dla ciebie i także dla mnie. To polityka nie problem tak. Roześmiałem się, a on roześmiał się razem ze mną. Położyłem mu dłoń na ramieniu i poprowadziłem go do dusznego, rozkosznego wnętrza gwarnej restauracji. Lin, chyba jestem twoim bardzo dobrym przyjacielem, zdecydował prabaker, radośnie uśmiechnięty. Jesteśmy szczęśliwi goście, tak? Może i tak, odpowiedziałem. Może i tak. Parę godzin później leżałem w kojących ciemnościach. Pod szumem nieustannie obracającego się wentylatora. Byłem zmęczony, ale nie mogłem zasnąć. Pod moim oknem ulica, która za dnia kipiała i tętniła życiem, była milcząca, przytłoczona nocnym upałem, wilgotna od gwiazd. Zdumiewające, zaskakujące obrazy miasta wirowały mi w głowie, jak miotane wiatrem liście. A nadzieja i nowe szanse buzowały w żyłach tak, że leżąc w tych ciemnościach, nie mogłem powstrzymać uśmiechu. Nikt w świecie, który opuściłem, nie wiedział, gdzie jestem. Nikt w nowym świecie Bombaju nie wiedział, kim jestem. W tamtej chwili, w tym mroku, byłem niemal bezpieczny. Pomyślałem o prabakerze, który obiecał wrócić wcześnie rano, żeby zabrać mnie na zwiedzanie miasta. Czy wróci? A może spotkam go później z jakimś nowo przybyłym turystą? Z zimną, bezosobową brutalnością samotnych uznałem, że jeśli dotrzyma słowa i wróci rano, zacznę go lubić. O kobiecie, Karli, ciągle myślałem, zaskoczony, że jej poważna twarz tak często pojawia mi się przed oczyma. Jeśli kiedyś przyjdziesz do Leopolda, może się dowiesz tak mi powiedziała na pożegnanie. Nie wiedziałem, czy to zaproszenie, wyzwanie, czy ostrzeżenie. Tak czy inaczej, zamierzałem to sprawdzić. Zamierzałem tam iść i poszukać jej, ale nie od razu. Najpierw chciałem dowiedzieć się czegoś o mieście, które ona najwyraźniej dobrze znała. Dam sobie na to tydzień, pomyślałem. Tydzień w mieście. A za tymi refleksjami, jak zwykle na nieruchomych orbitach, wokół zimnej gwiazdy mojej samotności, krążyły myśli o rodzinie i przyjaciołach, niezliczone. Każda noc skupiała się wokół tego niezaspokojonego pragnienia, które było ceną mojej wolności i wokół wszystkiego, co traciłem. Każdej nocy przeszywał mnie wstyd za cenę, jaką za moją wolność płacili oni, ukochani, których z pewnością nigdy nie zobaczę. Mógłbym się targować, odezwał się wysoki kanadyjczyk z ciemnego kąta pokoju. Niespodziewanie wypowiedziane słowa zabrzmiały jak łoskot kamieni na blaszanym dachu. Mogliśmy stargować cenę tego pokoju. Płacimy sześć dolarów za dzień. Mogliśmy zbić cenę do czterech. To nie dużo kasy, ale oni tu tak robią. Trzeba się targować. Jutro wyjeżdżamy do Deli, ale ty zostajesz. Pod twoją nieobecność rozmawialiśmy o tym i trochę się o ciebie martwimy. Musisz się targować, stary. Jeśli się tego nie nauczysz, jeśli nie zaczniesz myśleć w ten sposób, oni cię wydymają. Ci miastowi hindusi to zawodowi mordercy. To świetny kraj nie niezrozumie źle. Dlatego tu wróciliśmy. Ale oni są od nas inni. Oni są. No po prostu tego po tobie oczekują. Musisz się targować. Oczywiście miał rację co do ceny pokoju. Mogliśmy oszczędzić dolara czy dwa dziennie. A targowanie się faktycznie się opłaca. Na ogół to sprytna i sympatyczna metoda robienia interesów w Indiach. Ale jednocześnie nie miał racji. W latach, które nastąpiły później, zaprzyjaźniłem się z kierownikiem Anandem. Fakt, że zaufałem mu od razu i nie targowałem się, nie starałem się na nim zarobić, że byłem posłuszny instynktowi, który obudził we mnie szacunek do niego i gotowość do sympatii, zjednał mi jego życzliwość. Tak mi powiedział i to nie raz. Wiedział, tak jak i my, że sześć dolarów to niewygórowana cena dla trzech mężczyzn. Właściciele hotelu dostawali dziennie 4 dolary za pokój. To była granica, poniżej której nie schodzili. Tych parę dolarów ponad cenę minimalną stanowiło cały dzienny zarobek Ananda i jego personelu, złożonego z trzech chłopców hotelowych. Utargowane przez turystów zniżki oznaczały dla niego utratę chleba powszedniego, a dla nich utratę jego przyjaźni. Prosta i zdumiewająca prawda o Indiach i ich mieszkańcach brzmi tak, że kiedy tam jedziesz i przestajesz z nimi, serce zawsze podpowiada ci mądrzejsze rozwiązania niż głowa. Nigdzie indziej na świecie ta zasada nie sprawdza się tak dobrze. Wtedy, zamykając oczy w ciemnej, dyszącej ciszy tej pierwszej nocy w Bombaju, nie wiedziałem jeszcze o tym wszystkim. Działałem instynktownie, ryzykowałem. Nie wiedziałem, że już oddałem serce tej kobiecie i temu miastu. A nie wiedząc o tym zapadłem jeszcze z uśmiechem na ustach w kojący sen bez snów. Rozdział drugi. Weszła do Leopolda o zwykłej porze, a kiedy zatrzymała się przy stoliku, nieopodal mnie, by porozmawiać z przyjaciółmi, jeszcze raz spróbowałem znaleźć słowa na określenie świetlisto liściastej zieleni jej oczu. Przychodziły mi na myśl liście opale i ciepłe płycizny mórz, ale ten żywy szmarag w jej oczach, rozświetlony słonecznikami złotego światła, które otaczały źrenice, był łagodniejszy, o wiele łagodniejszy. W końcu znalazłem nazwę tego koloru, występującej w naturze zieleni, która idealnie odpowiadała zieleni jej ślicznych oczu. Ale od owego wieczoru w Leopoldzie minęły długie miesiące, i co dziwne i niezrozumiałe, nie powiedziałem jej o tym. Teraz żałuję z całego serca. Przestrzeń odbija się w nieskończoność w dwóch lustrach. Jasnym lustrze słów i czynów i mrocznym lustrze pełnym rzeczy niewypowiedzianych i nieuczynionych. Teraz żałuję, że od samego początku, już w tych pierwszych tygodniach znajomości, nawet tego wieczora, nie znalazłem tych słów. Nie powiedziałem jej, że mi się podoba. To była prawda. Podobało mi się w niej wszystko. Podobała mi się helwecka melodia jej szwajcarsko-amerykańskiej angielszczyzny i to, jak powoli odgarniała włosy kciukiem i palcem wskazującym, kiedy coś ją zirytowało. Podobała mi się ostra inteligencja i rozmów, i łagodny, swobodny dotyk, którym obdarzała lubianych ludzi, przechodząc obok nich lub siadając przy nich. Podobało mi się, że patrzyła mi w oczy dokładnie do chwili, kiedy zaczęło mnie to krępować a potem uśmiechała się, łagodząc ten atak, choć nie odwracała spojrzenia. Spoglądała światu prosto w oczy, w dodatku z wyższością i to mi się podobało, bo wtedy nie kochałem świata. Świat chciał mnie zabić albo złapać świat chciał mnie znowu wpakować do klatki, z której uciekłem, gdzie dobrzy bohaterowie, faceci w mundurach strażników więziennych, biorący pieniądze za dobre uczynki, przykuli mnie do ściany i kopali, dopóki nie połamali mi kości. I może świat miał rację, może właśnie na to zasługiwałem. Ale mówią, że w niektórych represje budzą bunt, a ja buntowałem się przeciwko światu każdą minutą swego życia. Świat i ja nie rozmawiamy ze sobą, powiedziała mi Karla kiedyś podczas tych pierwszych miesięcy. Świat chce mnie przekupić, ale mu się nie udaje. Chyba nie umiem przebaczać. I to także w niej dostrzegłem od pierwszej chwili, od pierwszej minuty widziałem, jak bardzo jest do mnie podobna. Rozpoznałem w niej determinację niemal brutalną i niemal okrutną odwagę i samotne, bolesne pragnienie miłości. Rozpoznałem to wszystko, ale nie powiedziałem ani słowa. Nie powiedziałem jej, jak bardzo ją lubię. W tych pierwszych latach po ucieczce byłem odrętwiały, ogłuszony katastrofami, które przewaliły się przez moje życie. Moje serce znalazło się na głębokich i cichych wodach. Nikt i nic nie mogło mnie prawdziwie skrzywdzić, nikt i nic nie mogło mnie bardzo uszczęśliwić. Byłem twardy, co jest chyba najsmutniejszą rzeczą, jaką można powiedzieć o mężczyźnie. Stajesz się stałym klientem. Zażartowała, wichrząc mi włosy ręką. Usiadła przy moim stole. Uwielbiałem, kiedy to robiła. To znaczyło, że mnie rozgryzła, że wiedziała, iż się nie obrażę. Miałem wtedy trzydzieści lat. Brzydki, ponadprzeciętnie wysoki, o szerokich ramionach i piersi i grubych ramionach. Ludzie nieczęsto wichrzyli mi włosy. Chyba tak. Prabaker znowu cię oprowadza? Jak było dzisiaj? Zabrał mnie na wyspę, elefantę, na zwiedzanie jaskiń. Piękna jest! Powiedziała cicho, patrząc na mnie, lecz marząc o czymś innym. Jeśli nadarzy się okazja, powinieneś zwiedzić groty Ajanta i Ellora na północy kraju. Raz spędziłam noc w Ajancie, w grocie. Szef mnie tam zabrał. Szef? Tak, szef. To Europejczyk czy Hindus? Ani to, ani to. Opowiedz mi o nim. Po co? Spytała patrząc mi surowo prosto w oczy. Chciałem zwyczajnie porozmawiać, zatrzymać ją przy sobie i ta nagła nieufność zdziwiła mnie. Po nic, rzekłem z uśmiechem. Ciekawi mnie, jak się tu dostaje praca, jak się zarabia to wszystko. Poznałam go pięć lat temu podczas długiego lotu. Powiedziała spoglądając na swoje dłonie, znowu spokojna. Oboje wsiedliśmy w Curichu. Ja leciałam do Singapuru, ale zanim znaleźliśmy się w Bombaju, namówił mnie, żebym wysiadła i zaczęła dla niego pracować. Ta wycieczka do jaskiń to było coś wyjątkowego. On ją załatwił, jakoś to obgadał z władzami i pojechaliśmy razem. Spędziłam noc w wielkiej jaskini, pełnej kamiennych posągów buddy i tysięcy trzepoczących nietoperzy. Nic mi nie groziło. Kazał na zewnątrz postawić strażnika, ale to było niewiarygodne, fantastyczne doświadczenie. I naprawdę pomogło mi uporządkować sprawy. Czasami serce łamie ci się dokładnie, jak należy, jeśli mnie rozumiesz. Nie rozumiałem. Ale kiedy zamilkła i spojrzała na mnie, pokiwałem głową. Uczysz się czegoś, albo czujesz coś zupełnie nowego, i to ci łamie serce, powiedziała. Tylko ty możesz to wiedzieć albo czuć. I po tamtej nocy wiedziałam, że tylko w Indiach mogę się tak czuć. Wiedziałam, nie potrafię tego wyjaśnić, ale jakoś wiedziałam, że to jest mój dom. Ciepły i bezpieczny, no i nadal tu jestem. Jaką działalność prowadzi? Co? Twój szef, czym się zajmuje? Importem i eksportem. Zamilkła, odwróciła się w stronę innych stolików. Tęsknisz za domem? Za moim domem? Tak, chodzi mi o ten drugi dom. Nie tęsknisz czasem za Szwajcarią? W pewnym sensie tak. Pochodzę z Bazylei. Byłeś tam? Nie. Nigdy nie byłem w Europie. Musisz tam pojechać. A wtedy koniecznie musisz odwiedzić Bazyleę. To bardzo europejskie miasto, wiesz? Ren dzieli ją na wielką i małą Bazyleę i te dwie połówki miasta mają zupełnie inny styl i charakter. Więc to tak, jakby się jednocześnie mieszkało w dwóch miastach. Kiedyś to mi odpowiadało. W tym miejscu spotykają się trzy państwa. Do granicy z Niemcami i Francją jest tylko krok. Możesz zjeść śniadanie we Francji? Kawa i bagietka, obiad w Szwajcarii, a kolacje w Niemczech, i nie oddalisz się od miasta na więcej niż parę kilometrów. Tęsknię za Bazyleą bardziej niż za Szwajcarią. Umilkła, nabrała powietrza i spojrzała na mnie z miękkich, nieumalowanych rzęs. Przepraszam, urządziłam ci lekcję geografii. Nie, nie, proszę, mów dalej to ciekawe. Wiesz, Lin? powiedziała powoli. Lubię cię, spojrzała na mnie tym zielonym płomieniem. Poczułem, że się lekko rumieniem, nie ze skrępowania, lecz ze wstydu, że tak łatwo przyszło jej powiedzieć słowa lubię cię, których ja nie potrafiłem z siebie wydusić. Naprawdę? Rzuciłem, starając się odebrać tym słowom znaczenie, jakie dla mnie miały. Jej usta zamknęły się w słabym uśmiechu. Tak. Jesteś dobrym słuchaczem. To niebezpieczne, bo trudno jest się temu oprzeć. Bycie słuchanym, naprawdę słuchanym, to druga najlepsza rzecz na świecie. A pierwsza? Wiadomo, najlepszą na świecie rzeczą jest władza. O, naprawdę? roześmiałem się. A co z seksem? Nie. Wyjąwszy biologię, w seksie chodzi wyłącznie o władzę dlatego tyle w nim pośpiechu. Znowu się roześmiałem. A miłość? Wiele osób twierdzi, że to miłość jest najlepsza na świecie, nie władza. Mylą się, powiedziała cierpko. Miłość to przeciwieństwo władzy. Dlatego tak się i boimy. Karlo, kochanie, co ty opowiadasz? Odezwał się Didier Levi, siadając koło niej. Muszę uznać, że masz nieczyste intencje co do naszego lina. Nie słyszałeś ani słowa, odparła szyderczo. Nie musiałem cię słyszeć. Poznaję po twojej minie. Mówisz do niego zagadkami, mącisz mu w głowie. Zapominasz, że zbyt dobrze cię znam. Lin, zaraz cię wyleczymy. Zawołał kelnera w czerwonej marynarce, nazywając go czwórką z powodu numeru wyhaftowanego na kieszeni. Hej, numer czar. Daj batlibir. A co dla ciebie, Karla? Kawa? Numer czar. E caro. Didier Levi miał tylko 35 lat, ale każdy rok odcisnął się na nim fałdami ciała i głębokimi zmarszczkami, nadającymi mu wygląd człowieka znacznie starszego. Pomimo parnego klimatu, zawsze nosił obszerne płócienne spodnie, dżinsową koszulę i wymiętą kurtkę z szarej wełny. Jego gęste, kędzierzawe, czarne włosy nigdy nie sięgały powyżej ani poniżej linii kołnierzyka. Podobnie jak zarost na jego zmęczonej twarzy, zawsze wydawał się liczyć nie mniej niż trzy dni. Lewi mówił z mocnym akcentem, z równą złośliwością, prowokując i krytykując przyjaciół i obcych. Niektórzy nie znosili tych jego przytyków i docinków, ale tolerowali je, ponieważ Lewi często się przydawał, a czasem bywał niezastąpiony. Wiedział, gdzie można kupić lub sprzedać wszystko od pistoletu po cenny klejnot i kilogram najlepszej tajskiej heroiny. I, jak czasami się chwalił, za odpowiednią stawkę mógł zrobić niemal wszystko, jeśli nie zagrażało to jego wygodzie i bezpieczeństwu. Mówiliśmy o różnych poglądach na to, co jest najlepsze na świecie wyjaśniła mu Karla. Ale ciebie o zdanie nie muszę pytać. Można by powiedzieć, że według mnie najlepsza rzecz na świecie to pieniądze. Podsunął od niechcenia. I to prawda. Każda zdrowa na umyśle i rozsądna osoba zdaje sobie pewnego dnia sprawę, że pieniądz może niemal wszystko. Wielkie zasady i szlachetne cnoty są bardzo piękne w perspektywie historycznej, ale przeżyć pomagają nam pieniądze, a ich brak pcha nas pod wielkie koło. A ty, Lin, co powiedziałeś? Jeszcze nic. A skoro ty tu jesteś, to już nie będzie miał okazji. Bądźże sprawiedliwy. Powiedz win, chciałbym wiedzieć. No, skoro nalegasz, to muszę powiedzieć. Wolność. Wolność czego? spytał, dodając cichy śmiech do ostatniego słowa. Nie wiem, może wolność odmowy? Jeśli masz tyle wolności, to nie potrzebujesz wiele więcej. Zjawiło się piwo i kawa. Kelner grzmotnął tacą o stół z zaciekłością. Obsługa w bombajskich sklepach, hotelach i restauracjach w owych czasach balansowała między uprzejmością bliską służalczości a brutalnością, wynikającą z niecierpliwości lub wrogości. Hamstwo kelnerów w Leopoldzie było legendarne. To moje ulubione miejsce na całym świecie, powiedziała kiedyś Karla, w którym traktują mnie jak śmieć. Toast zawołał Didier, brzękając swoją szklanką o moją. Za wolność. Picia. Salut! Wypił pół wysokiej szklanki, westchnął głośno z rozkoszy i wypił resztę. Nalał sobie drugą szklankę, a do naszego stolika dołączyli mężczyzna i kobieta, którzy usiedli między Karlą a mną. Mroczny, zamyślony, niedożywiony młodzieniec nazywał się Modena i był ponurym, małomównym Hiszpanem, załatwiającym czarnorynkowe interesy z turystami z Francji, Włoch i Afryki. Jego towarzyszka Szczupła i ładna niemiecka prostytutka o imieniu Ulla od jakiegoś czasu pozwalała mu nazywać się jej kochankiem. Ach, Modena, przyszedłeś w samą porę, żeby nam postawić następną kolejkę, zawołał Didier, siadając obok Karli, by go poklepać po ramieniu. Ja proszę whisky z sodą, jeśli łaska. Niższy od niego Modena wzdrygnął się, jak od ciosu i spochmurniał, ale przywołał kelnera i złożył zamówienie. Ulla rozmawiała z karlą na zmianę po niemiecku i angielsku, przypadkiem lub umyślnie ukrywając w ten sposób najbardziej interesujące momenty rozmowy. Skąd wiem na? No? Jak to możliwe, że wiem, że to Spinner? Total Talfrecht, powiadam ci. Na początku wydawał mi się całkiem normalny, a może, jak sądzisz, to właśnie znak? Może był za bardzo normalny. No a ja, dziesięć minut w pokoju i er auf der klamotten kommen. Na moją najlepszą sukienkę. Musiałam z nim walczyć, żeby ocalić ubrania. Der Sprintficker. Spritzen wollte er. Na całe moje ubranie. Gibt's ja nicht. A później, kiedy poszłam do łazienki na małego niucha Koki, wróciła mi widzę... dass er seinen Schwanz ganz tief in einer meiner Schuhe hat. Uwierzysz? Do buta. Nicht zufasen. Spójrzmy prawdzie w oczy, powiedziała łagodnie Karla. Świry zawsze wiedzą, jak cię znaleźć. Ja? Leider. Co mogę powiedzieć? Świry mnie kochają. Nie słuchaj jej, Ulla, miłości moja, pocieszył ją Didier. Szaleństwo jest podstawą wielu świetnych związków. W gruncie rzeczy szaleństwo wręcz leży u podstaw każdego świetnego związku. Didier, westchnęła Ulla, wymawiając jego imię z uśmiechem najczystszej słodyczy. Czy już ci mówiłam, żebyś się dymał? Nie, roześmiał się. Ale na razie ci wybaczę tę gafę. Między nami, kochanie, takie rzeczy są zawsze niedopowiedziane, co zrozumiałe. Zjawiła się whisky w czterech małych flaszkach, a kelner otworzył dwie butelki wody sodowej mosiężnym otwieraczem zwisającym na łańcuchu u jego pasa. Kapsle potoczyły się po stole i spadły na podłogę. Kelner chlasnął brudną ścierą po mokrym blacie, zmuszając nas do uskoczenia przed rozpryskującą się wilgocią. Z dwóch różnych miejsc restauracji zbliżyli się do nas dwaj mężczyźni. Jeden zaczął rozmawiać z Didierem, drugi z Modeną. Ulla wykorzystała te chwilę, by pochylić się do mnie. Pod stołem wcisnęła mi coś w dłoń. W dotyku przypominało niewielki zwitek banknotów, a jej spojrzenie błagało, żebym nie zwracał niczyjej uwagi. Rozmawiając z nią, bez patrzenia wsunąłem banknoty do kieszeni. Więc zdecydowałeś, jak długo zostaniesz? Spytała. Nie wiem. Nie spieszy mi się. Nikt na ciebie nie czeka, nie masz do kogo wracać? Dodała, uśmiechając się sprawną, lecz beznamiętną kokieterią. Uwodzenie weszło jej w nawyk. Z takim samym uśmiechem zwracała się do klientów, przyjaciół, kelnerów, nawet Didiera, którego jawnie nie znosiła. I w ogóle wszystkich w tym do swego kochanka modeny. Przez następne miesiące i lata ludzie krytykowali ją niekiedy okrutnie za te flirty. Nie zgadzam się z nimi. Kiedy dobrze ją poznałem, wydawało mi się, że flirtuje z całym światem, ponieważ flirt jest jedynym wyrazem serdeczności, jaki zna i do jakiego jest zdolna. To był jej sposób na bycie sympatyczną i na zapewnienie sobie sympatii innych ludzi, innych mężczyzn. Uważała, że na świecie jest za mało sympatii, i często tak mawiała, dokładnie w tych słowach. Nie było to głębokie uczucie ani głębokie przemyślenie, ale słuszne. I nikt na tym naprawdę nie ucierpiał. A poza tym w końcu do cholery była piękną dziewczyną i miała bardzo ładny uśmiech. Nie, skłamałem. Nikt nie czeka. Do nikogo nie muszę wracać. I nie masz żadnego i a vis żadnego programu, planu? Nie, pracuję nad książką. Uciekając, przekonałem się, że wystarczy wyjawić ludziom część prawdy, że jestem pisarzem, by zyskać użyteczną i uniwersalną przykrywkę. To wyjaśnienie było na tyle niekonkretne, że wyjaśniało przedłużony pobyt albo nagły wyjazd, a określenie zbieranie materiałów było na tyle zrozumiałe, że tłumaczyło zainteresowanie pewnymi sprawami, np. transportem, podróżą bądź dostępnością fałszywych dokumentów. Co więcej, dzięki tej historii miałem zapewniony spokój. Wystarczyła sama groźba, że zacznę szczegółowo opowiadać o postępach mojej pracy, by zniechęcić wszystkich ciekawskich, z wyjątkiem tych najbardziej natarczywych. Bo byłem pisarzem. W Australii pisałem odkąd skończyłem dwadzieścia lat. Właśnie zacząłem wyrabiać sobie nazwisko dzięki pierwszemu wydanemu tekstowi, kiedy moje małżeństwo się rozpadło. Straciłem prawo do opieki nad córką i roztrwoniłem życie na narkotyki i przestępstwa, więzienie i ucieczkę. Ale nawet podczas ucieczki pisanie było nadal moim codziennym zwyczajem i punktem planu dnia. Nawet tu, w Leopoldzie, miałem kieszenie pełne notatek nagryzmolonych na serwetkach, rachunkach i skrawkach papieru. Nigdy nie przestawałem pisać. Zawsze tak było, bez względu na to, jak zmieniała się moja sytuacja. Te pierwsze miesiące w Bombaju zapamiętałem tak dobrze, między innymi dlatego, że w samotności pisałem o nowych przyjaciołach i rozmowach z nimi. Pisanie było jedną z rzeczy, które mnie ocaliły. Dyscyplina i abstrakcja codziennego wyrażania życia w słowach pomogły mi walczyć ze wstydem i jego kuzynką rozpaczą. A, szajse. Nie wiem, co tu opisywać w tym Bombaju. To nie jest dobre miasto, ja. Moja przyjaciółka Liza mówi, że o tym myśleli ci, co wymyślili słowo dno. A ja uważam, że to właśnie to. Lepiej pojedź gdzie indziej, może do Rajastanu. Słyszałam, że tam nie jest tak de mnie. Ona ma rację, dodała Karla. To nie są Indie. Są tu ludzie ze wszystkich stron Indii, ale Bombaj to nie Indie. Bombaj to samoświat, świat sam w sobie. Prawdziwe Indie są daleko. Daleko? Daleko, tam, gdzie światło się zatrzymuje. Na pewno. Uśmiechnąłem się, doceniając to powiedzenie. Ale tu mi się na razie podoba. Lubię duże miasta, a to miasto jest trzecie co do wielkości na świecie. Zaczynasz mówić jak własny przewodnik, zażartowała Karla. Może prabaker za dobrze cię wyuczył? Może. Od dwóch tygodni wbija mi do głowy fakty i liczby. Zadziwiające, jak na człowieka, który opuścił szkołę w wieku siedmiu lat, a pisać i czytać nauczył się na ulicy. Jakie fakty i liczby? spytała Ulla. Na przykład to, że oficjalnie Bombaj ma 11 milionów mieszkańców, ale prawo mówi, że lepsze pojęcie mają o tym ludzie, którzy prowadzą nielegalną loterię, a oni szacują tę liczbę na trzynaście do 15 milionów i że w tym mieście codziennie słyszy się 200 dialektów i języków. 200, rany boskie, niczym w centrum świata. Jakby w reakcji na wzmiankę o językach Ulla szybko i z napięciem odezwała się do karli po niemiecku. Na znak modeny wstała, zabierając torebkę i papierosy. Małomówny Hiszpan opuścił stolik bez słowa i ruszył w stronę wyjścia. Mam zlecenie, oznajmiła Ulla z uroczym grymasem. Do zobaczenia jutro, karla. O jedenastej ja? Może razem zjemy kolację. Lin, przyjdziesz? Chciałabym. Pa tschüss. Wyszła za modeną, odprowadzana pożądliwymi i pełnymi podziwu spojrzeniami wielu mężczyzn przy barze. Didier wybrał sobie ten moment, by odwiedzić znajomych przy innym stole. Karla i ja zostaliśmy sami. Nic z tego, wiesz? Z czego? Nie spotka się z tobą przy kolacji. Taka już jest. Wiem, uśmiechnąłem się. Lubisz ją, co? Tak, lubię. Co? To cię śmieszy? W pewnym sensie tak. Ona też cię lubi. Zrobiła pauzę i wydawało mi się, że zdecydowała się już wyjaśnić swoją uwagę, ale kiedy znowu się odezwała, zmieniła temat. Dała ci pieniądze amerykańskie dolary. Powiedziała mi po niemiecku, żeby Modena nie zrozumiał. Masz mi je oddać, a ona odbierze je z mojego mieszkania jutro o jedenastej. W porządku. Chcesz je teraz? Nie, nie dawaj mi ich tutaj. Muszę już iść, mam spotkanie. Wrócę za godzinę. Możesz zaczekać? Albo wrócić i znowu się ze mną spotkać? Możesz mnie odprowadzić do domu, jeśli zechcesz. Jasne, przyjdę. Wstała i ja także wstałem. Odsunąłem jej krzesło. Rzuciła mi przelotny uśmiech, z jedną brwią uniesioną ironicznie lub żartobliwie. A może i tak, i tak. Nie żartowałam. Naprawdę powinieneś wyjechać z Bombaju. Patrzyłem, jak wychodzi na ulicę i wsiada do prywatnej taksówki, która najwyraźniej na nią czekała. Kiedy kremowy samochód zwolna włączył się w niespieszny nocny ruch, z okna po stronie pasażera wyłoniła się ręka mężczyzny. Grube palce ściskające zielone, modlitewne paciorki machały ostrzegawczo w stronę pieszych. Znowu zostałem sam. Usiadłem, odsunąłem krzesło pod ścianę i dałem się otoczyć gwarowi restauracji i jej hałaśliwych klientów. Leopold był największym barem i restauracją w kolabie, jednym z największych lokali w mieście. Prostokątne pomieszczenie na parterze zajmowało przestrzeń, na której zmieściłyby się cztery restauracje, i miało dwoje metalowych drzwi. Podnoszono je w dzień, odsłaniając drewniane łuki, z których widać było panoramę Cosway, najruchliwszej i najbarwniejszej ulicy kolaby. Na piętrze znajdował się mniejszy, dyskretniejszy, klimatyzowany bar, stojący na mocnych kolumnach, które dzieliły parter na mniej więcej równe pomieszczenia i skupiały wokół siebie liczne stoliki. Lustra zawieszone na tych filarach i większości ścian stanowiły jedną z największych atrakcji baru. Możliwość przyglądania się, podziwiania i gapienia na innych potajemnie, choć nie całkiem anonimowo. Dla wielu osób widok własnej osoby odbitej minimum w dwóch lustrach jednocześnie należał do ważniejszych życiowych przyjemności. Do Leopolda chodziło się po to, by się pokazać, zobaczyć innych i zobaczyć siebie w trakcie oglądania. Stało tam jakieś trzydzieści stolików z blatami z indyjskiego, perłowego marmuru. Przy każdym znajdowały się cztery lub więcej cedrowe krzesła. Sześćdziesięciominutowe, nazywała je Karla, bo były tak niewygodne, że zniechęcały klientów do pozostania w lokalu dłużej niż godzinę. Pod wysokim sufitem brzęczał rój wielkich wentylatorów, obracających się wolno i majestatycznie w świetle żyrandoli z mlecznego szkła. Machoniowe listwy widniały na malowanych ścianach, wokół okien i drzwi, a także wielu luster. Dojrzałe owoce, które podawano na deser w całości lub wyciśnięte, papaje, mosambi, winogrona, arbuzy, banany, santry i w sezonie cztery odmiany mango, uwieczniono na całej ścianie w fantastycznej obfitości. Nad gwarną restauracją górowało, niczym mostek kapitański, ogromne biurko zbitego drewna tekowego. Za nim w wąskim korytarzu widać było kąt rojnej kuchni ze śmigającymi kelnerami i kłębami pary jak w saunie. Wszystkich, którzy wchodzili przez szerokie łuki do tego małego świata pełnego światła, koloru i pięknego drewna, uderzała nieco przebrzmiała, lecz nadal wspaniała elegancja. Jednak najlepiej znali ją jego najskromniejsi pracownicy, gdyż dopiero po zamknięciu, gdy sprzątacze usuwali co rano wszystkie meble, ukazywało się piękno posadzki. Misterne kafelki powielały wzór spotykany w pałacu na północy Indii, Czarno-kremowo-brązowe sześcioboki ze słońcem na środku. Ta posadzka, ułożona dla książąt, a zasłonięta przed turystami, wpatrzonymi we własne odbicia w olśniewających lustrach, ukazywała swoją bujną doskonałość jedynie potajemnie, bosym stopom sprzątaczy, najbiedniejszych i najpokorniejszych z robotników. Codziennie rano, przez jedną chłodną, bezcenną godzinę po otworzeniu i umyciu posadzki, Leopold był oazą spokoju w burzliwym mieście. Później, aż do zamknięcia o północy, nieustannie tłoczyli się w nim goście z setek krajów i wielu miejscowych, którzy ściągali tutaj ze wszystkich dzielnic, by załatwiać interesy. Interesy te obejmowały handel narkotykami, walutą, paszportami, złotem i seksem a także nienamacalny, lecz nie mniej lukratywny handel wpływami. Nieoficjalny system łapówek i przysług stojący w Indiach za licznymi mianowaniami, awansami i kontraktami. Leopold był nieoficjalną, wolną strefą, skrupulatnie pomijaną przez na ogół sprawnych policjantów z posterunku, znajdującego się dokładnie po drugiej stronie ruchliwej ulicy. Jednak w stosunkach między piętrem i parterem, wnętrzem i światem na zewnątrz restauracji, obowiązywały pewne zasady, kierujące wszystkimi załatwianymi tu interesami. Indyjskie prostytutki, obwieszone girlandami kwiatów jaśminu i grubo owinięte w obsypane klejnotami sari, nie miały wstępu na parter i towarzyszyły klientom jedynie w barze na pięterku. Europejskie prostytutki mogły siedzieć jedynie na parterze, przyciągając uwagę mężczyzn przy innych stolikach lub po prostu zatrzymując się na zewnątrz. Handel narkotykami i inną kontrabandą odbywał się otwarcie przy stolikach, ale towary można było wymieniać tylko poza barem. Często widywało się, że sprzedawca i klient uzgadniają cenę, wychodzą na zewnątrz, by wymienić pieniądze na towar, po czym wracają do swego stolika. Nawet urzędnicy i handlarze wpływami podporządkowywali się tym niepisanym zasadom. Umowy zawierane w ciemnych zakątkach baru na pięterku Mogły zostać przypieczętowane uściskiem ręki i gotówką jedynie na chodniku przed wejściem, by nikt nie mógł powiedzieć, że dał lub wziął łapówkę w murach Leopolda. Choć cienkie granice dzielące i łączące interesy legalne i nielegalne nigdzie nie były bardziej eleganckie, nie stanowiły nowości dla zróżnicowanej klienteli Leopolda. Straganiarze z bezczelną brawurą sprzedawali na ulicy podróbki Lacosta, Cardina i Cartiera. Taksówkarze parkujący na ulicy przyjmowali napiwki za to, że odwrócą lusterka od nielegalnych lub zakazanych aktów odbywających się na siedzeniu za ich plecami, a liczni policjanci z takim oddaniem poświęcający się swoim obowiązkom w komisariacie naprzeciwko płacili solidne łapówki za przywilej zajmowania tego lukratywnego miejsca w centrum miasta. Siedząc noc w noc w Leopoldzie i słuchając rozmów przy sąsiednich stolikach Słyszałem wielu cudzoziemców i licznych Hindusów narzekających na korupcję pleniącą się w Bombaju. Przez tych kilka spędzonych w mieście tygodni przekonałem się, że te skargi często są słuszne i prawdziwe. Ale korupcja jest wszędzie. Nie istnieje system odporny na niesłuszne wykorzystywanie pieniędzy. Uprzywilejowane elity rządzące, smarują koła swojego dobrobytu, rozdając łapówki i wspierając inicjatywy najbardziej szlachetnych stowarzyszeń. A bogaci całego świata żyją dłużej i zdrowiej niż biedni. Istnieje różnica między nieuczciwą i uczciwą łapówką, powiedział mi kiedyś Didier Levy. Nieuczciwa jest taka sama w każdym kraju. Uczciwa występuje tylko w Indiach. Uśmiechnąłem się wtedy, bo wiedziałem o co mu chodzi. Indie są szczere, Indie są uczciwe. I spodobało mi się to od pierwszego dnia. Instynkt nie popychał mnie do krytyki instynkt w mieście, które uczyłem się kochać, kazał mi obserwować i angażować się, a także czerpać z tego przyjemność. Wtedy nie mogłem wiedzieć, że przez najbliższe miesiące i lata moja wolność i nawet życie będą zależeć od gotowości Hindusów do odwrócenia lusterka. Co, sam? Krzyknął Didier, wracając do stolika. Setro, Nie wiesz, drogi przyjacielu, że tutaj samotność jest nieco odrażająca? A muszę ci powiedzieć, że bycie odrażającym to przywilej, który rezerwuję wyłącznie dla siebie. O, napijemy się. Padł na krzesło obok mnie i wezwał kelnera, by zamówić drinki. Od tygodni rozmawiałem z nim w Leopoldzie niemal co wieczór, ale nigdy nie znaleźliśmy się sam na sam. Zaskoczyło mnie, że postanowił dotrzymać mi towarzystwa przed powrotem Ulli, Karli czy któregokolwiek ze swoich znajomych. Był to drobny dowód akceptacji, za który byłem mu wdzięczny. Dopóki nie przyniesiono whisky, bębnił palcami po stole. Połowę wypił jednym haustem, a potem wreszcie się uspokoił, odwrócił do mnie z uśmiechem i zmrużył oczy. Strasznie się zadumałeś. Myślałem o Leopoldzie. Rozglądałem się, przyglądałem. Straszne miejsce. Westchnął, potrząsając gęstymi kędziorami. Nie znoszę siebie za to, że tak się tu dobrze czuję. Dwaj mężczyźni w szarawarach i ciemnozielonych kamizelkach narzuconych na sięgające utko-szule z długimi rękawami podeszli do nas, zwracając na siebie pilną uwagę Didiera. Skinęli mu głową, na co odpowiedział szerokim uśmiechem i ruchem ręki, a potem dołączyli do grupy przyjaciół przy stoliku Nieopodal. Niebezpieczni faceci. Ty mam Didier z szerokim uśmiechem, wpatrując się w ich plecy. Afgańczycy. Rafik ten mały handlował na czarnym rynku papierami. Papierami? Paszportami, był szefem, bardzo ważnym. Teraz przerzuca brown sugar przez Pakistan. Zarabiał o wiele więcej, ale nie może odżałować, że stracił interes z papierami. Podczas walk wielu zginęło, przeważnie jego ludzie. Nie mogli go usłyszeć, ale dokładnie wtedy obaj odwrócili się i spojrzeli na nas ponuro i mrocznie, jakby potwierdzając jego słowa. Jeden z ich towarzyszy pochylił się i przemówił do nich. Wskazał Didiera, potem mnie, a oni spojrzeli mi prosto w oczy. Zginęli, powtórzył cicho Didier, uśmiechając się jeszcze szerzej, aż obaj się od nas odwrócili. Odmówiłbym robienia z nimi interesów, gdybym na nich tak dobrze nie wychodził. Mówił kątem ust, jak więzień pod okiem strażników. To mnie rozśmieszyło. W australijskich więzieniach taka technika szeptu jest nazywana bocznym ujściem. To wyrażenie przypomniało mi się, gdy obserwowałem Didiera i rzuciło mnie do więziennej celi. Poczułem tanie środki dezynfekcyjne, metalowy szczęk kluczy, pocący się kamień pod moimi palcami. Takie wspomnienia nawiedzają byłych więźniów, policjantów, żołnierzy, sanitariuszy, strażaków i innych, którzy doświadczają traumatycznych przeżyć. Czasami są tak gwałtowne i tak nie pasują do sytuacji, że jedyną rozsądną reakcją jest głupi, nieopanowany śmiech. Myślisz, że żartuję? Sapnął z urazą Didier. Nie, nie, wcale nie. To prawda, zapewniam cię. W tym biznesie była mała wojna. Widzisz, właśnie w tej chwili przyszli zwycięzcy. To Bajram i jego ludzie. Jest Irańczykiem. Wymusza haracze pracuje dla Apt al który z kolei pracuje dla jednego z gigantów przestępczego świata, Abd al Kadirahana. To oni wygrali tę małą wojnę, a teraz kontrolują handel paszportami. Lekkim ruchem głowy wskazał grupkę młodych mężczyzn w stylowych zachodnich dżinsach i kurtkach, którzy właśnie weszli przez jeden z łuków. Podeszli do biurka kierownika i serdecznie przywitali się z właścicielami Leopolda, po czym zajęli stolik w głębi sali. Przywódcą tej grupy był wysoki, masywny mężczyzna po trzydziestce. Jego jowialna, mięsista twarz odwracała się ponad głowami przyjaciół ku pełnym szacunku ukłonom i przyjaznym uśmiechom licznych znajomych. Kiedy skierował spojrzenie na nas, Didier do niego pomachał. Krew, odezwał się cicho, uśmiechnięty. Jeszcze przez jakiś czas te paszporty będą stemplowane krwią. Dla mnie to nie ma znaczenia. W sprawach jedzenia jestem Francuzem, w kwestiach miłosnych Włochem, a w biznesie Szwajcarem. Bardzo szwajcarskim Szwajcarem, skrupulatnie neutralnym. Ale te papiery jeszcze splamią się krwią, jestem pewien. Odwrócił się i mrugnął raz i drugi, jakby otrząsając się z senności. Chyba się upiłem, powiedział przyjemnie zaskoczony. Zamówmy jeszcze kolejkę. Proszę bardzo. Ja na razie zwolnię. Ile kosztują te paszporty? Od stu 100 do tysiąca dolarów, oczywiście. Chcesz kupić? Nie. Ach, to było nie bombajskiego sprzedawcy złota. To jest nie, które znaczy może, a im bardziej jest namiętne, tym bardziej pewne jest może. Jak zechcesz, przyjść do mnie, wszystko załatwię. Oczywiście za drobną prowizję. Dużo dostajesz tej prowizji? Mm, jakoś idzie, nie mogę narzekać. Wyszczerzył zęby, a jego niebieskie oczy zalśniły przez soczewki zaróżowionej, alkoholowej wilgoci. Wiąże koniec z końcem, jak to mówią. A jak je ze sobą zwiąże, od obu dostaje zapłatę. Na przykład dziś wieczorem nadzoruje transakcję. Dwa kilo haszyszu z Manali. Widzisz tych włoskich turystów tam, przy owocach? Blondyn z długimi włosami i dziewczyna w czerwieni? Chcieli kupić. Ktoś? Widzisz go tam na ulicy, ten w brudnej koszuli i boso? Czeka na zapłatę. Przyprowadził ich do mnie, a ja z kolei skontaktowałem ich z Adrzejem. On zajmuje się haszyszem i jest wspaniałym kryminalistą. Teraz widzisz, usiadł z nimi i wszyscy się uśmiechają. Transakcja zawarta. Moja praca na dziś zakończona. Jestem wolnym człowiekiem. Załomotał w stół, dając znak, że chce następnego drinka, ale kiedy zjawiła się mała butelka, przez chwilę ściskał ją w dłoniach, wpatrując się w nią w zamyśleniu. Jak długo zostaniesz w Bombaju? Spytał nie patrząc na mnie. Nie wiem. Śmieszne. Ostatnio wszyscy mnie o to pytają. Zostałeś dłużej niż to na ogół bywa, ludzie w zasadzie zbyt szybko opuszczają to miasto. Mam przewodnika, nazywa się Prabaker, znasz go. Prabaker Kare? Ten uśmiechnięty? Ten sam. Oprowadza mnie po mieście. Widziałem już wszystkie świątynie, muzea i galerie sztuki i mnóstwo bazarów. Jutro rano obiecał mi pokazać coś po drugiej stronie miasta. Prawdziwe miasto, jak tu ujął. Bardzo je zachwalał. Na razie sobie pozwiedzam i zastanowię się, dokąd chcę jechać później. Nigdzie mi się nie śpieszy. To bardzo smutne nie musieć się spieszyć. Na twoim miejscu nie przyznawałbym się do tego tak otwarcie. Powiedział nadal wpatrzony w butelkę. Kiedy się nie uśmiechał, twarz mu obwisała, wiotczała i szarzała. Był chory, ale była to choroba, na którą trzeba zapracować. W Marsylii mamy takie powiedzonko: kto się nie spieszy, szybko trafia donikąd. Ja nie spieszę się od ośmiu lat. Nagle nastrój mu się zmienił. Nalał sobie z uśmiechnął się do mnie i podniósł szklankę. Więc się napijmy. Za Bombaj, piękne miasto, gdzie można się nie spieszyć. Za cywilizowanych policjantów, którzy przyjmują łapówki w obronie porządku, jeśli nie prawa, zabakrzysz! Za to wypiję. Powiedziałem i stuknąłem szklanką w jego szklankę. Didier, a co ciebie trzyma w Bombaju? Jestem Francuzem, odparł podziwiając Rosę na swojej szklance. Jestem gejem, żydem i przestępcą, mniej więcej w tej kolejności. Bombaj to jedyne znane mi miasto, w którym mogę być tym wszystkim jednocześnie. Roześmialiśmy się i wypiliśmy, a potem on zaczął lustrować przestronne wnętrze, aż jego głodne spojrzenie w końcu spoczęło na grupie Hindusów w pobliżu jednego z wejść. Przyglądał się im przez jakiś czas, zwolna popijając drinka. Skoro zdecydowałeś się zostać, to wybrałeś dobry moment. To pora zmian, wielkich zmian. Widzisz tych, co tak zajadają? To sajnikowie. Pracują dla Shiva Seny. Cyngle, tak chyba brzmi to urocze angielskie określenie. Ten twój przewodnik powiedział ci o Senie? Nie sądzę. Świadome przeoczenie. Paria Shiv Sena to twarz przyszłego Bombaju. Być może ich sposób postępowania i polityka to przyszłość całego świata. Jaka polityka? O, regionalna, etniczna. My kontra oni. Powiedział z szyderczym uśmieszkiem, odliczając kolejno cechy na palcach lewej ręki. Miał bardzo białe, miękkie dłonie. I brud pod długimi paznokciami. Polityka strachu. Nienawidzę polityki, a polityków jeszcze bardziej. Wyznają religię chciwości to niewybaczalne. Stosunek człowieka do własnej chciwości to rzecz bardzo intymna, nie sądzisz? Shiv Sena kontroluje policję, ponieważ reprezentuje partię maharacką, a większość niższych rangą policjantów pochodzi z maharasztry. Kontrolują też wiele slumsów i liczne związki i niektóre gazety. Prawdę mówiąc, mają wszystko z wyjątkiem pieniędzy. No, mają poparcie gigantów cukrowych i niektórych kupców, ale prawdziwe pieniądze z przemysłu i czarnego rynku znajdują się w rękach parszów i hinduistów z innych miast, a także najbardziej znienawidzonych muzułmanów. Stąd walka, ger ekonomik. I o nią tak naprawdę chodzi w tej gadaninie o rasach, językach i regionach. To oni zmieniają miasto codziennie w mniejszym lub większym stopniu. Nawet nazwę zmienili z Bombaju na Mumbai. Map na razie nie zdążyli, ale zmienią. I aby osiągnąć cel, zrobią wszystko, sprzymierzą się niemal z każdym. A szanse istnieją. Fortuny. W ostatnich miesiącach niektórzy sajnikowie, no nie osoby publiczne, nie te wysoko postawione... Zawarli układ z Rafikiem, jego Afgańczykami i policją. W zamian za pewną sumę i koncesję policja zamknęła prawie wszystkie palarnie opium w mieście. Dziesiątki najlepszych salonów, miejsc służących społeczności od pokoleń zamknięto w tydzień, na zawsze. Normalnie nie interesuje mnie koryto polityków ani rzeźnia wielkich interesów. Jedyna potęga bardziej okrutna i cyniczna niż biznes wielkiej polityki, to polityka wielkiego biznesu. Ale tutaj mamy razem wielką politykę i wielkie interesy połączone poprzez zamknięcie palarni opium, a to mnie oburza. Pytam, czym jest Bombaj bez czandu, opium i bez palarni opium? Dokąd zmierza ten świat? To hańba! Obserwowałem ludzi, o których mówił z zajadłym skupieniem atakujących posiłek. Stół uginał się od talerzy ryżu, kurczaka i warzyw. Żaden z tych pięciu się nie odzywał. Nawet nie patrzyli na siebie. Jedli nisko pochyleni nad talerzami, gwałtownie wkładając jedzenie do ust. Bardzo dobry tekst, zauważyłem z szerokim uśmiechem. Ten o biznesie wielkiej polityki i polityce wielkiego biznesu. Podoba mi się. Ach, drogi przyjacielu, nie mogę przypisać go sobie. Usłyszałem go od Karli i od tej pory zawsze używam. Mam na sumieniu wiele grzechów, prawdę mówiąc, prawie wszystkie ale nigdy nie przypisywałem sobie cudzych pomysłów. Godne podziwu, roześmiałem się. No cóż, wysapał. Trzeba sobie wyznaczyć jakieś granice. W końcu o cywilizacji świadczy mniej to, na co sobie pozwalamy, a bardziej to, czego zakazujemy. Zamilkł. Zabębnił palcami o zimny marmurowy blat. Po paru chwilach obejrzał się na mnie. To było moje. Powiedział najwyraźniej urażony, że nie zwróciłem uwagi na to zdanie. Nie zareagowałem, więc powtórzył. To o cywilizacji, to moje. Bardzo inteligentne, odparłem szybko. No ale skąd? Powiedział skromnie. Potem podchwycił moje spojrzenie i obaj się roześmialiśmy. Co na tym zyskał Rafik, jeśli mogę spytać? Chodzi o to zamknięcie palarni opium. Dlaczego się na to zgodził? Dlaczego się zgodził? To był jego pomysł. Na garadzie, heroinie, brown sugar można zarobić o wiele więcej niż na opium. A teraz wszyscy biedacy, którzy palili opium, zaczęli palić garad. Rafik kontroluje garad, brown sugar. Oczywiście nie wszystko. Nikt nie może kontrolować tych wszystkich ton, które przyjeżdżają z Afganistanu przez Pakistan do Indii. Ale wiele należy do niego: mnóstwo bombajskiej, brązowej heroiny. To wielkie pieniądze, przyjacielu. Wielkie pieniądze. Dlaczego politycy się na to godzą? Ach, z Afganistanu do Indii przyjeżdża nie tylko brown sugar i haszysz. Znowu zniżył głos i zaczął mówić kątem ust. Także broń, artyleria, materiały wybuchowe. Sikhowie walczą tą bronią w Pendżabie, a muzułmańscy separatyści w Kaszmirze. To broń, widzisz. I władza. Władza, dzięki której można przemówić do wielu biednych muzułmanów, wrogów shiwaseny. Jeśli kontrolujesz jedną gałąź handlu, narkotyki, Masz wpływ na drugą, broń. A partia seny desperacko stara się kontrolować napływ broni do ich stanu. Maharasztry. Pieniądze i władza. Spójrz tylko na stolik koło Rafika i jego ludzi. Tych troje Afrykanów, dwóch mężczyzn i kobieta, widzisz? Tak, już ją zauważyłem. Bardzo piękna. Jej świeża twarz o wystających kościach policzkowych, delikatnym rysunku nozdrzy i bardzo dużych ustach wyglądała jak wulkaniczna skała wygładzona przez wodę. Włosy miała zaplecione w burze długich, cienkich warkoczyków z paciorkami. Śmiała się z jakiegoś żartu, a jej duże zęby lśniły idealną bielą. Piękna? Nie sądzę. Według mnie wśród Afrykanów to mężczyźni są piękni, kobiety tylko bardzo atrakcyjne. U Europejczyków jest odwrotnie. Karla jest piękna, nigdy nie widziałem Europejczyka, który miałby taką urodę. Ale nie o to chodzi. Chcę tylko powiedzieć, że to klienci Rafikaci, Nigeryjczycy, a te interesy między Bombajem a Lagos to jedna z koncesji. To się chyba nazywa produkt uboczny, układu z sajnikami. Sena ma swojego człowieka w bombajskim urzędzie celnym. Tyle pieniędzy przechodzi z ręki do ręki. Rafik kombinuje w tych krajach Afganistanie, Indiach, Pakistanie i Nigerii z ludźmi władzy, policjantami, celnikami, politykami. Wszystko to ma prowadzić do kontroli nad naszym przeklętym i ukochanym Bombajem. A wszystko to, wszystkie te intrygi wynikło z zamknięcia moich ukochanych starych palarni opium. Tragedia. Ten Rafik. Ty mam być może z niezamierzonym lekceważeniem. To niezły numer. To Afgańczyk, a w jego kraju toczy się wojna, przyjacielu. Często jest taki wkurzony, jak mawiają Amerykanie. Pracuje dla mafijnej rady Wolidoła, jednej z najpotężniejszych. Jego najbliższym współpracownikiem jest Hucha, jeden z najbardziej niebezpiecznych ludzi w Bombaju. Ale prawdziwa władza w tej części miasta należy do wielkiego władcy, pana Abd al-Kadirahana. To poeta, filozof i król zbrodni. Nazywają go Kadirbaem. Kadir oznacza starszy brzad. Są tacy, co mają więcej pieniędzy i broni niż Kadir Baj, który ma żelazne zasady i nie wchodzi w wiele lukratywnych interesów, rozumiesz? Ale te same zasady dają mu, nie jestem pewien jak to wyrazić po angielsku, niemoralnie wysoką pozycję. Być może w tej części Bombaju nie ma nikogo, kto by miał więcej autentycznej władzy od niego. Wiele osób uważa go za świętego o nadnaturalnej mocy. Znam go i mogę ci powiedzieć, że nigdy w życiu nie spotkałem tak fascynującego człowieka. Jeśli pozwolisz na tę drobną nieprzyzwoitość, to oznacza, że jest naprawdę wyjątkowym osobnikiem, bo w moim życiu spotykałem mnóstwo interesujących mężczyzn. Pozwolił tym słowom przebrzmieć. Zaraz ty nic nie pijesz. Nie znoszę, kiedy ludzie tak długo siedzą nad jedną szklanką. To tak, jakby nakładać gumkę do masturbacji. Roześmiałem się. Czekam na Karle. Powinna już wrócić. Ach, Karla, mruknął jak kot. Jakie też masz zamiary wobec naszej nieodgadnionej Karli? Słucham. Może bardziej celowe byłoby rozważenie, jakie to ona ma zamiary wobec siebie. Nalał resztkę z litrowej butelki do szklanki i dopełnił odrobiną wody. Od ponad godziny pił. Oczy miał krwawe, jak pięści boksera, ale spojrzenie przytomne, a ruchy rąk precyzyjne. Niedługo po wylądowaniu w Bombaju zobaczyłem ją na ulicy, usłyszałem własny głos. Było w niej coś takiego. Chyba to dla niej zostałem tak długo. Dla niej i prabakera. Lubię ich. Polubiłem ich oboje od pierwszego wejrzenia. Ja idę w ludzi, jeśli mnie rozumiesz. Wolę blaszaną budę od Taj Mahal, gdyby w blaszanej budzie byli interesujący ludzie. Choć Taj Mahal jeszcze nie widziałem. Przecieka, prychnął Didier jednym słowem unieważniając cud architektury. Powiedziałeś interesujący? Karla jest interesująca? Znowu roześmiał się głośno. Był to szczególny, piskliwy śmiech, ostry i prawie historyczny. Lidie mocno grzmotnął mnie w plecy, rozlewając trochę drinka. Ach, wiesz, Lin, podobasz mi się, choć moją rekomendacją nie ma się co chwalić. Osuszył szklankę, odstawił ją z hukiem i wytarł krótki wązik. Na widok mojego zaskoczonego spojrzenia pochylił się tak, że nasze twarze prawie się zetknęły. Coś ci wyjaśnię. Rozejrzyj się. Ile osób widzisz? No, może sześćdziesiąt, osiemdziesiąt. Osiemdziesiąt. Grecy, Niemcy, Włosi, Francuzi, Amerykanie. Turyści zewsząd. Jedzą, piją, rozmawiają, śmieją się. A z Bombaju? Hindusi, Irańczycy, Afgańczycy, Arabowie i Afrykanie. Ale ile osób ma tu prawdziwą władzę, prawdziwy cel, prawdziwą energię ich kraju i czasów i istnień tysięcy ludzi? Powiem Ci. Cztery. W tym pomieszczeniu są cztery osoby obdarzone taką władzą, a reszta jest taka sama jak wszędzie: bezsilna, bezwolna, bezimienna. Kiedy Karla wróci w tym pomieszczeniu, będzie pięć osób z taką władzą. Oto Karla, którą nazywasz interesującą. Twoja mina, mój młody przyjacielu, świadczy, że nie rozumiesz, co mówię. Ujmę to w ten sposób. Karla ma umiarkowane zdolności do bycia przyjacielem, lecz jest wyjątkowo uzdolniona do bycia wrogiem. Kiedy oceniasz czyjąś siłę, musisz brać pod uwagę jego umiejętność bycia przyjacielem i wrogiem, a w tym mieście nie można sobie zrobić wroga gorszego i bardziej niebezpiecznego niż Karla. Spojrzał mi w oczy. Szukał czegoś, spoglądając to w jedno, to w drugie. Wiesz, o jakiej władzy mówię, prawda? O prawdziwej władzy, o władzy, która nadaje ludziom blask gwiazd albo ściera ich na pył. To władza tajemnic, strasznych, strasznych tajemnic. To umiejętność życia bez skruchy i żalu. Czy żałujesz czegokolwiek lin? Czy żałujesz jakiegoś swojego postępku? Chyba tak? Oczywiście, że tak, ja także, żałuję. Tego, co uczyniłem i czego nie uczyniłem, ale nie karla. I dlatego jest taka sama jak tamci ci nieliczni, którzy mają prawdziwą władzę. Ma serce takie jak oni, a nie ty czy ja. Ach, wybacz, prawie się upiłem i widzę, że moi Włosi odchodzą. A Jay nie będzie dłużej czekać. Muszę już iść i odebrać moje skromne honorarium, za które upiję się do końca. Wyprostował się i dźwignął z krzesła, wspierając się ciężko na stole miękkimi białymi dłońmi. Poszedł bez jednego słowa i spojrzenia w stronę kuchni, lawirując między stolikami z gracją doświadczonego pijaka. Sportową kurtkę miał wymiętą na plecach w miejscu, gdzie opierał się o krzesło, a tył spodni zwisał w luźnych fałdach. Zanim go poznałem lepiej, zanim zrozumiałem, jak wiele znaczy fakt, że od ośmiu lat żył w Bombaju z przestępstw i namiętności. Nie robiąc sobie ani jednego wroga i nie pożyczając od nikogo ani jednego dolara, uważałem Didiera za zabawnego, lecz nieszczęsnego pijaka. Łatwo było popełnić jakiś błąd. Pierwsza zasada nielegalnych interesów brzmi wszędzie tak samo. Nigdy nie zdradzaj swoich myśli. Didier dodał do tej zasady aneks zawsze wiedz, co inni o tobie myślą. Niechlujny ubiór, brudne, kędzierzawe włosy, miejscami przygniecione po śnie, zamiłowanie do alkoholu, zmieniające się w coś bliskiego nałogowi. Wszystko to były elementy roli, którą zbudował i starannie dopracował jak zawodowy aktor. Dał ludziom złudzenie, że jest nieszkodliwy i bezradny. Podczas gdy prawda wyglądała zupełnie odwrotnie. Jednak nie miałem czasu, żeby zastanawiać się nad Didierem i jego zaskakującymi uwagami, bo wkrótce wróciła Karla i niemal natychmiast opuściliśmy restaurację. Ruszyliśmy w długą drogę do jej domku wzdłuż falochronu ciągnącego się od wrót Indii do hotelu Radio Club. Długa, szeroka ulica była pusta. Po prawej stronie za rzędem platanów stały hotele i bloki. To tu, to tam widać było podświetlone oknografie, obrazy życia w tych pokojach. Płaskorzeźba na ścianie, półka z książkami na innej, oprawiony w ramy plakat z jakimś hinduskim bóstwem otoczony kwiatami, strużkami dymu z kadzideł, i ledwie widoczne w kącie okna na parterze dwie złożone w modlitwie smukłe ręce. Po lewej rozciągała się przestronna część największego na świecie portu czarna woda z przystanią zakotwiczonych świateł, setek statków. Dalej horyzont drżał od płomieni wyrzucanych z wież nadbrzeżnych rafinerii. Nie było księżyca. Dochodziła północ, ale powietrze było tak samo rozgrzane jak wczesnym popołudniem. Bryza z nadmorza arabskiego od czasu do czasu nawiewała nad sięgającym pasa kamiennym murem wodny pył. Samum przyniósł ten pył aż z wybrzeża Afryki. Szliśmy powoli. Często spoglądałem w niebo. Tak ciężki od gwiazd, że czarna siatka nocy spęczniała od tego migotliwego połowu. Więzienie oznaczało lata bez wschodów i zachodów słońca, bez nocnego nieba, zamknięcie w celi przez szesnaście godzin dziennie, codziennie, od wczesnego popołudnia do późnego ranka. Więzienie oznaczało odebranie słońca, księżyca i gwiazd. Więzienie nie jest piekłem, ale nie ma w nim nieba. W pewien sposób to także piekło. Trochę przesadzasz z tym byciem dobrym słuchaczem, wiesz? Co? A, przepraszam, zamyśliłem się. Powiedziałem ze skruchą i wróciłem do rzeczywistości. Hej, zanim zapomnę, tu masz te pieniądze od Ulli. Przyjęła zwitek banknotów i wrzuciła do torby, nie patrząc na nie. Dziwne, wiesz? Ulla odeszła do Modeny, żeby się uwolnić od kogoś, kto traktował ją jak niewolnicę. Teraz, pod pewnym względem, stała się niewolnicą Modeny, ale go kocha i dlatego się wstydzi, że musi go okłamywać, odkładać trochę pieniędzy dla siebie. Niektórzy lubią niewolę. Nie tylko niektórzy, rzuciła z nagłą i peszącą goryczą. Kiedy rozmawiałeś z Didierem o wolności, kiedy cię spytał wolność czego, powiedziałeś, Wolność odmowy. Śmieszne, ale wydawało mi się, że ważniejsza jest wolność wyrażenia zgody. Skoro o Didierze mowa, powiedziałem lekko, by zmienić temat i poprawić jej nastrój. Czekając na ciebie, odbyłem z nim długą rozmowę. A raczej on długo rozmawiał z tobą. No, owszem, ale interesująco. Podobało mi się. Po raz pierwszy tak rozmawialiśmy. Co ci wygadał? Wygadał? To słowo wydało mi się dziwne. Tak jakby istniały rzeczy, których nie powinien mi mówić. Opowiadał mi o ludziach z Leopolda, o Afgańczykach, Irańczykach i Sajnikach Siwa, czy jak się na nich mówi, oraz szefach miejscowej mafii. Uśmiechnęła się krzywo. Nie przywiązywałabym większej wagi do tego, co mówi Didier. Potrafi być bardzo powierzchowny, zwłaszcza kiedy poważnieje. To taki facet, który przenika wszystko aż do samego naskórka, rozumiesz? Kiedyś powiedziałam mu, że jest tak powierzchowny, że zna tylko pojedyncze znaczenie słów. Śmieszne, ale się ubawił. Muszę mu to przyznać, nie można go obrazić. Myślałem, że się przyjaźnicie. Zauważyłem, postanawiając nie powtarzać, co Didier o niej powiedział. Przyjaźnimy się no czasami. Właściwie nie wiem, co to jest przyjaźń. Znamy się od lat, kiedyś mieszkaliśmy razem. Mówił ci? Nie. No tak. Przez rok, kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Bombaju, zajmowaliśmy takie wariackie, zrujnowane mieszkanko w okolicy fortu. Budynek się rozpadał. Codziennie budziliśmy się z twarzami w tynku, który sypał się z brzuchatego sufitu, a na korytarzu zawsze leżały świeże kawałki kamienia i drewna. Cały ten budynek rozpadł się podczas monsunu parę lat temu. Zginęło wtedy parę osób. Chodzę tam czasami i patrzę na dziurę w niebie, tam gdzie był mój pokój. Pewnie można powiedzieć, że jesteśmy sobie bliscy, Didi i ja, ale przyjaźń? Przyjaźń to coś, co coraz trudniej mi zrozumieć z każdym cholernym rokiem mojego życia. Przyjaźń to coś jakby klasówka z algebry, której nikt nie zdaje. Kiedy mam podły humor, mówię, że przyjaciel to ktoś, kogo nienawidzisz. Mówiła poważnie, ale pozwoliłem sobie na cichy śmiech. To dość radykalne. Spojrzała na mnie bardzo poważnie, ale po chwili też się roześmiała. Może i tak, jestem zmęczona. Od paru dni się nie wysypiam. Nie chciałam obgadywać Didier, ale czasami bywa wkurzający, wiesz? Mówił coś o mnie? Powiedział że jesteś piękna. Tak powiedział? Tak. Mówił o urodzie czarnych i białych i powiedział Karla jest piękna. Uniosła łagodnie brwi, przyjemnie zaskoczona. No, uznam to za duży komplement, choć straszny z niego kłamca. Lubię Didiera. Dlaczego? Spytała natychmiast. No, nie wiem. Chyba przez ten jego profesjonalizm. Lubię ludzi, którzy znają się na tym, co robią, i jest w nim taki smutek, który rozumiem. Przypomina mi paru moich znajomych, przyjaciół. Przynajmniej nie robi tajemnicy ze swojej dekadencji. Rzuciła, a mnie nagle przypomniało się to, co Didier mi o niej powiedział i mocy tajemnic. Może to właśnie nas łączy. Didiera i mnie. Oboje nienawidzimy hipokrytów. Hipokryzja to inny rodzaj okrucieństwa. A Didier nie jest okrutny. Dziki, ale nie okrutny. Ostatnio przycichł, ale kiedyś jego romanse były skandalami na całe miasto. Przynajmniej dla tutejszych cudzoziemców. Jednej nocy zazdrosny kochanek, młody marokańczyk, gonił za nim z nożem po ulicy. Obaj byli golusięcy. W Bombaju to szokujące wydarzenia, a w przypadku Didiera niezłe przedstawienie, mogę zaświadczyć. Dobiegł na posterunek w kolabie i uratowali go. W Indiach ludzie są bardzo konserwatywni w tych sprawach, ale Didier ma jedną zasadę. Nigdy nie romansuje z hindusami, i chyba oni go za to szanują. Wielu cudzoziemców przyjeżdża tu tylko dla seksu z bardzo młodymi hindusami. Didier tym pogardza i ogranicza się do romansów z obcokrajowcami. Nie byłabym zaskoczona, gdyby dlatego tak dużo opowiadał ci o cudzych interesach. Może usiłował cię uwieść, imponując wiedzą na temat kryminalnych interesów i kryminalistów. O, witam, Kaceli. Skąd się tu wziąłeś? Na falochronie siedział kot, wyjadający porzuconą przez kogoś paczkę. Chudy i szary. Uchylał się, burmuszył, pomiałkiwał i syczał jednocześnie. Ale pozwolił Karli się pogłaskać i znowu zabrał się do jedzenia. Było to zaprawione w bojach pokryte strupami indywiduum z jednym uchem tak nadgryzionym, że przypominało pączek róży i łysymi miejscami na bokach i grzbiecie otaczającymi niezaleczone rany. Zafascynowało mnie, że tak odpychające, wychudzone stworzenie pozwala się głaskać obcej kobiecie i że Karla ma na to ochotę. A jeszcze bardziej zdumiewające wydało mi się wtedy to, że kot z takim zapałem znajdował jarzyny i ryż w sosie z ostrych papryczek chili. Spójrz tylko, zagruchała Karla. Czyż nie jest piękny? Hmm. Nie podziwiasz jego odwagi, jego woli przeżycia? Chyba nie przepadam za kotami. Psy mogą być, ale koty... Musisz kochać koty. W idealnym świecie wszyscy ludzie powinni być tacy jak koty o drugiej po południu. Roześmiałem się. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz bardzo specyficzne poglądy? Co to znaczy? Spytała szybko, odwracając się do mnie. Nagle w świetle latarni dostrzegłem, że twarz ma zaróżowioną, niemal czerwoną. Wtedy nie wiedziałem, że angielski jest jej łagodną obsesją, że wkłada mnóstwo wysiłków w układanie tych zgrabnych zdanie. Tylko to, że wyrażasz się w wyjątkowy sposób. Nie zrozum mnie źle, podoba mi się to. Bardzo mi się podoba. Jest jakby, no, na przykład wczoraj, kiedy rozmawialiśmy o prawdzie. Prawdzie przez duże P, prawdzie absolutnej. I czy prawda istnieje, czy cokolwiek jest prawdziwe. Wszyscy mieli na ten temat coś do powiedzenia. Didier, Ulla, Mauricjon, nawet Modena. A ty powiedziałaś. Prawda to huligan? A my wszyscy udajemy, że go lubimy. Znokautowałaś mnie. To z jakiejś książki, sztuki albo filmu? Nie. To moje. I o to mi właśnie chodzi. Nie potrafiłbym powtórzyć tego, co mówili inni, tak żeby tego nie przekręcić. Ale tego, co powiedziałaś, nigdy nie zapomnę. Zgadzasz się? Z czym? Że prawda to huligan i że udajemy sympatię do niego? Tak. Nie, wcale się nie zgadzam, ale myśl mi się podoba i sposób, w jaki ją wyraziłaś. Jej pół uśmiech przykuł moją uwagę. Przez parę chwil milczeliśmy, a w chwili, kiedy zaczęła odwracać wzrok, odezwałem się, żeby ją przed tym powstrzymać. Dlaczego lubisz Biaritz? Co? Przedwczoraj powiedziałeś, że Biaritz to jedno z twoich ulubionych miejsc. Nigdy tam nie byłem, więc nic o nim nie wiem, ale chciałbym wiedzieć, za co ty je tak lubisz. Uśmiechnęła się, marszcząc nos w dziwnej minie, mogącej oznaczać kpinę lub zadowolenie. Zapamiętałeś to? Więc lepiej ci powiem. Biaric, jak to wyjaśnić? Chyba chodzi o ocean, Atlantyk. Kocham Biaric w zimie, kiedy nie ma turystów, a morze jest tak przerażające, że ludzie zamierają. Widać, jak stoją na pustych plażach i wpatrują się w fale. Posągi na plaży między klifami, skamieniałe ze zgrozy na widok oceanu. Nie jest jak inne oceany. Nie jest jak ciepły Pacyfik albo Ocean Indyjski. Ten Atlantyk w zimie jest naprawdę okrutny i niczego nie wybacza. Czujesz, że cię wzywa. Wiesz, że chce cię porwać i utopić. Jest tak piękny, że kiedy po raz pierwszy naprawdę go zobaczyłam... Wybuchnęłam płaczem i zapragnęłam się z nim spotkać. Chciałam wejść w te wielkie, złe fale. To przerażające, ale mieszkańcy Biaric to najbardziej tolerancyjni i sympatyczni Europejczycy. Niczego się nie boją. Nic nie jest dla nich zbyt dziwne. To trochę osobliwe. Na ogół w Kurortach ludzie są źli, a może spokojne. W Biaric jest na odwrót. Myślisz, że kiedyś tam zamieszkasz? Na stałe? Nie. Powiedziała szybko: Jeśli kiedykolwiek wyjadę stąd na dobre, to wrócę do Stanów. Tam się wychowałam po śmierci rodziców i chciałabym tam wrócić pewnego dnia. Chyba tam podoba mi się najbardziej. Ameryka jest taka pewna siebie, szczera i. i odważna. I Amerykanie też. Nie czuję się Amerykanką, przynajmniej nie wydaje mi się, ale dobrze mi wśród nich, jeśli mnie rozumiesz. Lepiej niż wśród innych. Opowiedz mi o innych. Poprosiłem, żeby nie przestawała mówić. O innych? Powtórzyła nagle, marszcząc brwi. O ludziach z Leopolda, o Didierze i innych. Na przykład o Letiszi. Jak ją poznałaś? Uspokoiła się i powiodła wzrokiem potonącej w cieniu drugiej stronie ulicy. Nadal zamyślona, skupiona, uniosła wzrok na nocne niebo. Błękitno-białe światło latarni lśniło na jej wargach i w wielkich oczach. Leti mieszkała w Goa, zaczęła ciepło. Przyjechała do Indii po to samo co wszyscy. Imprezy i duchowe objawienie. Imprezy znalazła i dobrze się na nich bawiła. Leti uwielbiała imprezować, ale z duchowością nigdy jej nie szło. Wyjeżdżała do Londynu dwa razy w roku, ale. Ciągle wracała, żeby jeszcze raz dać szansę duszy. Realizuje duchową misję. Ma niewyparzony język, ale jest bardzo uduchowiona. Chyba najbardziej z nas wszystkich. Z czego ona żyje? Nie chce być wścibski, tak jak mówiłem. Chce się tylko dowiedzieć, jak się tu zarabia. To znaczy, jeśli jest się cudzoziemcem. Jest gemmologiem. Pracuje dla cudzoziemskich kupców. To Didier jej załatwił tę pracę. Ma kontakty w całym Bombaju. Didie? Uśmiechnąłem się z autentycznym zaskoczeniem. Myślałem, że się nienawidzą. No, może nie naprawdę, ale że się nie znoszą. O, działają sobie na nerwy, to prawda. Ale tu mamy do czynienia z prawdziwą przyjaźnią. Gdyby jednemu coś się stało, drugie byłoby zdruzgotane. A Mauricio? spytałem, starając się panować nad głosem. Ten Włoch był zbyt przystojny, zbyt pewny siebie i zazdrościłem mu przyjaźni Karli. Jaką on ma historię? Historię? Nie znam jego historii, odparła znowu marszcząc brwi. Jego rodzice umarli i zostawili mu masę pieniędzy. On je roztrwonił i chyba odkrył w sobie talent do trwonienia pieniędzy. Cudzych? Spytałem. Może za bardzo mi zależało, żeby usłyszeć potwierdzenie, bo odpowiedziała mi pytaniem. Znasz opowieść o skorpionie i żabie? Wiesz, żaba zgodziła się przenieść skorpiona na drugi brzeg rzeki, bo obiecał, że jej nie urządli. Tak, a potem ją urządlił w połowie drogi. Tonąca żaba spytała, dlaczego to zrobił, skoro teraz oboje utoną. A on powiedział, że jest skorpionem i żądlenie leży w jego naturze. Tak, westchnęła, zwolna kiwając głową, aż jej czoło się wygładziło. To właśnie Maurizio. I wiesz o tym, że będziesz miał kłopoty, bo nie zgodzisz się przeprawić z nim przez rzekę. Rozumiesz? Siedziałem w więzieniu. Doskonale ją rozumiałem. Skinałem głową i spytałem o Ulle i Modene. Lubię Hulle, odpowiedziała szybko, znowu pokazując mi ten półuśmiech. Jest szalona i nieodpowiedzialna, ale mam do niej słabość. W Niemczech była bogata. Zabawiała się heroiną, aż się uzależniła. Rodzina ją odtrąciła, więc wyjechała do Indii. Była wtedy z jednym Draniem, Niemcem, też narkomanem, który wysłał ją do pracy w bardzo niebezpiecznym miejscu, w strasznym miejscu. Ona go kochała. Zrobiła to dla niego. Zrobiłaby dla niego wszystko. Są takie kobiety. Istnieje taka miłość. Z tego co widzę, prawie każda taka jest. Serce zaczyna być jak przeciążona szalupa ratunkowa. Żeby nie zatonęła, wyrzuca się za burtę dumę, szacunek dla samego siebie i niezależność. Po jakimś czasie zaczyna się wyrzucać ludzi, przyjaciół, znajomych i to ciągle za mało. Szalupa nadal tonie, a ty zaczynasz rozumieć, że zatoniesz razem z nią. Widzę, jak to spotyka tutaj większość dziewczyn, chyba dlatego mam dość miłości. Nie wiedziałem, czy mówi o sobie, czy kieruje te słowa do mnie. W każdym razie były ostre i nie chciałem ich słyszeć. A kawita? Gdzie jest jej miejsce? Kawita jest świetna. Jest wolnym strzelcem, wiesz, niezależną pisarką. Chce być dziennikarką i chyba jej się uda, mam nadzieję. Jest mądra, uczciwa i charakterna i piękna. Nie sądzisz, że jest wspaniała? Jasne. Zgodziłem się na wspomnienie oczu koloru miodu, pełnych i kształtnych ust i długich, nerwowych palców. Ładna, ale oni wszyscy są mili dla oka. Nawet Didier na ten swój wymięty sposób przypomina trochę lorda Byrona. Letty jest śliczna, oczy zawsze się jej śmieją, mają kolor błękitnego lodu, prawda? Ulla wygląda jak laleczka z tymi wielkimi oczami i ustami na okrągłej buzi. Ale to buzia ładnej lalki. Mauricio jest przystojny jak model, a modena przystojny w inny sposób, jak Matador lub ktoś w tym rodzaju. A ty? Jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek oglądały moje oczy. No i powiedziałem. I choć wypowiedzenie tych słów wprowadziło mnie w rodzaj szoku, nie byłem pewien, czy mnie zrozumiała. Czy dojrzała sens tych słów o ich i jej urodzie, i czy znalazła w nich rozpacz, która je zrodziła. Rozpacz, jaką brzydki mężczyzna czuje w każdej świadomej minucie miłości. Roześmiała się. To był szczery, głośny śmiech i impulsywnie chwyciła mnie za ramię. W tej samej chwili, jakby zwabiony jej śmiechem, rozległ się klekot i na chodnik po drugiej stronie ulicy wjechał żebrak na małej drewnianej platformie z metalowymi kółkami. Poruszał się, odpychając rękami. Dojechał w ten sposób na środek pustej jezdni i zatrzymał się z dramatycznym piruetem. Jego żałośnie wyschnięte, modliszkowato zwinięte nogi spoczywały na platformie nie większej niż złożona gazeta. Nosił chłopięcy szkolny mundurek, czyli szorty kaki i blado-błękitną koszulę. I choć był już po dwudziestce, ubranie na nim wisiało. Karla zawołała do niego po imieniu i zatrzymaliśmy się. Przez jakiś czas rozmawiali w hindi. Z odległości dziesięciu metrów przyglądałem się z fascynacją jego rękom. Były wielkie, równie szerokie jak jego twarz. W świetle latarni widziałem, że opuszki palców i wnętrze dłoni ma mięsiste jak łapy niedźwiedzia. Dobranoc, zawołał po chwili po angielsku. Uniósł rękę do czoła i serca w dwornym geście. Kolejny zgrabny, efektowny piruet i popędził jezdnią, przyspieszając na łagodnym spadku ulicy prowadzącej w stronę wrót Indii. Patrzyliśmy za nim. A potem Karla pociągnęła mnie za rękę na chodnik. Pozwoliłem się prowadzić, pozwoliłem się zagarnąć łagodnej prośbie fal i barwie jej głosu, mrocznemu niebu jeszcze mroczniejszej nocy jej włosów, morsko-kamiennemu zapachowi śpiącej ulicy i wysublimowanym perfumom na jej ciepłej skórze. Pozwoliłem się znieść w jej życie i życie miasta, Odprowadziłem ją do domu. Życzyłem dobrej nocy. A wracając samotnie do hotelu milczącymi ulicami, cicho nuciłem. Rozdział trzeci. Mówisz, że wreszcie przechodzimy do prawdziwego życia. Będzie pełno życia, baba, zapewnił mnie prabaker. I bardzo prawdziwie. Teraz zobaczysz prawdziwe miasto. Normalnie nigdy nie zabieram turystów w te miejsca. One nie są podobające, a mnie się nie podoba, jak im się nie podoba. A może czasami im się za bardzo podoba w tych miejscach, a mnie się to jeszcze bardziej nie podoba, tak? <laughs> trzeba mieć dobre głowy, żeby podobać te miejsca, i trzeba mieć dobre serce, żeby za bardzo ich nie podobać. Tak jak ty, Limbaba. Ty jesteś moim dobrym przyjacielem. Wiedziałem to bardzo dobrze tego pierwszego dnia, kiedy piliśmy whisky w twoim pokoju. Teraz mój bomba i z twoimi dobrymi głowami i dobrymi sercami. Zobaczysz go całego! Jechaliśmy taksówką po ulicy Mahatmy Gandiego koło Flora Fountain w stronę Victoria Terminus. Do południa została godzina, a nurt samochodów w tym kamiennym kanionie wezbrał od mnóstwa wózkarzy z Tiffinami. Wózkarze zbierali obiady w domach i mieszkaniach i umieszczali je w blaszanych cylindrach zwanych Jalpaanami lub Tiffinami. Wielkie tace Tiffinów stawiali na długich drewnianych wózkach rozwozili obiady po całym mieście, wśród niezliczonych autobusów, ciężarówek, skuterów i samochodów. Nikt z wyjątkiem tych, którzy zarządzali tą usługą, nie wiedział, jak to właściwie wygląda. Jak ledwie umiejący czytać ludzie rozeznają się w oszałamiająco skomplikowanym systemie symboli, kolorów i liczb, oznaczających i identyfikujących cylindry. Jak dzień po dniu setki tysięcy identycznych pojemników przemierza miasto na oblewanych potem drewnianych wózkach i za każdym razem dociera do właściwego odbiorcy pomiędzy milionami mieszkańców? Jak się to osiąga za koszt obliczany w centach, a nie dolarach? Magia łącząca zwyczajność z niemożliwym, to niewidzialna rzeka, która płynie przez każdą ulicę i każde żywe serce w Bombaju. I nic od poczty pobłagania żebraków. Nie może bez niej funkcjonować. Ten autobus jaki numer, Limbaba? Szybko ty odpowiedz. Chwileczkę. Zawahałem się, wyjrzałem przez uchylone okno taksówki, usiłując odczytać ozdobne numery na czerwonym piętrusie, który na chwilę zatrzymał się naprzeciwko nas. Eee, 104, tak? Bardzo, bardzo doskonale. Tak ładnie uczysz się cyfr Hindi. Teraz nie problem dla ciebie czytać numery autobusu, pociągu i w menu, i przy kupowaniu narkotyków i innych dobrych rzeczach. Teraz powiedz, co to jest Alupalak? Alupalak to ziemniaki ze szpinakiem. Dobrze. I bardzo dobre jedzenie, czego nie powiedziałeś. Uwielbiam Alupalak. Co to Fulgobi i Bindi? To. A tak, kalafior i. i okra. Tak jest. I także bardzo dobre jedzenie. Znowu nie powiedziałeś. Co to Baingan Masala? — To... hm bakłażan z przyprawami. Znowu bardzo dobrze. — Co, nie lubisz baingan? — Dobrze, dobrze. Baingan to też dobre jedzenie. — A ja nie bardzo lubię. Prychnął marszcząc swój perkaty nos. — Powiedz, co nazywamy Czera mun i dyl. — Dobrze, nie podpowiadaj. — Twarz, usta i serce, tak? — Bardzo tak, nie problem. — Patrzyłem, jak ładnie jesz ręką, bardzo dobry indyjski styl. Jak uczysz się pytać, ile to, ile tamto, daj mi dwa kubki herbaty, chcę więcej haszyszu, jak mówisz do ludzi tylko w hindi jedynie. Wszystko widziałem. Jesteś moim najlepszym uczniem, Limbaba. A ja jestem twoim najlepszym nauczycielem, tak jest? — Tak jest, Prabhu. Roześmiałem się. — Hej, uważaj! Mój krzyk obudził taksówkarza, który w ostatniej chwili wyminął zaprzężony w woł wóz, usiłujący zakręcić przed nami. Taksówkarz, krzepki i śniady z wąsem, był wyraźnie oburzony, że ośmieliłem się uratować nam życie. Kiedy wsiedliśmy, ustawił lusterko tak, żeby nie widzieć w nim nic prócz mojej twarzy. Teraz spiorunował mnie wzrokiem i zaczął bulgotać przekleństwa w Hindi. Prowadził jak uciekinier, gwałtownie skręcał w prawo i w lewo, omijając wolniejsze pojazdy. Do wszystkich na drodze odnosił się z roześloną, zastraszającą wojowniczością. Niemal najeżdżał na ociągające się pojazdy. Trąbił, a potem prawie je taranował. Jeśli wolniejszy samochód skręcał w lewo, by pozwolić mu przejechać, nasz kierowca nie wyprzedzał go jeszcze przez jakiś czas, miotając obelgi. Widząc przed sobą inny powolny pojazd, rzucał się naprzód, by powtórzyć całą procedurę. Od czasu do czasu otwierał drzwi i wychylał się, by splunąć sokiem z panu, na długie chwile odrywając oczy od jezdni przed sobą. To świr, mruknąłem do prabakera. -Jazda nie bardzo dobra, odpowiedział prabaker oburącz trzymając się oparcia siedzenia przed sobą. Ale muszę powiedzieć, plucie i przeklinanie pierwsza klasa. Na Boga, każ mu się zatrzymać! krzyknąłem, gdy taksówka jechała przyspieszając prosto w stronę korka. On nas pozabija! Bandkaro! krzyknął prabaker. Stop! Dla lepszego efektu dodał jeszcze przekleństwo, ale kierowca tylko się bardziej rozeźlił. Samochód mknął, a on odwrócił się, żeby na nas warknąć. Usta miał szeroko otwarte, zęby wyszczerzone. Oczy zrobiły mu się ogromne, czarne i wściekłe. arej wrzasnął prabaker, wskazując na coś za kierowcą. Za późno. Taksówkarz odwrócił się gwałtownie. Ręce zesztywniały mu na kierownicy. Mocno wdepnął hamulec. Wpadliśmy w pościsk na długą sekundę, dwie, trzy. Usłyszałem bulgot powietrza w gardle kierowcy. Brzmiał jak cmoknięcie, jakby wyciągano płaski kamień z błotnistego dna rzeki. Potem rozległ się łomot i trzask, gdy zderzyliśmy się z samochodem przed nami. Rzuciło nas na oparcie siedzenia. Dwa inne samochody wpadły na nas, czemu towarzyszył ogromny łomot. Szklane i chromowane okruchy posypały się na drogę jak metaliczne oklaski w nagłej ciszy po zderzeniu. Podczas wstrząsu uderzyłem głową w drzwi. Czułem, że z rozcięcia nad okiem cieknie mi stróżka krwi, ale poza tym nie odniosłem obrażeń. Kiedy wpełzłem na siedzenie, poczułem na sobie ręce prabakera. Nie rozłamałeś się, Lin? W porządku? W porządku, w porządku. Na pewno nic z rozłamanego? O Jezu, prabu, nieważne, czy ten gość dobrze pluje, czy nie. Powiedziałem, śmiejąc się nerwowo z ulgi. Na piwku nie dostanie. A ty żyjesz? Musimy wysiąść. Jego głos zmienił się w histeryczny pisk. Już! Natychmiast! Teraz! Po jego stronie drzwi się zaklinowały. Usiłował je wyważyć ramieniem. Ani drgnęły. Sięgnął do drzwi po mojej stronie, ale natychmiast zauważył, że zablokował je inny samochód. Nasze spojrzenia się spotkały, a w jego oczach było tyle strachu, takie przerażenie, że poczułem lód w piersi. Natychmiast odwrócił się i rzucił na drzwi po swojej stronie. W głowie miałem mętlik. Pojawiła się jedyna myśl. Pożar! Czy tego się boi? Jak już postawiłem to pytanie, nie mogłem o nim zapomnieć. Zobaczyłem, jak zachłystuje się ze zgrozy i nabrałem pewności, że taksówka spłonie, a my razem z nią. Okna z tyłu we wszystkich bombajskich taksówkach otwierały się zaledwie na parę centymetrów. Drzwi były zablokowane okna także, a taksówka za chwilę wybuchnie ogniem razem z nami. Spłoniemy żywcem. Czy dlatego tak się boi? Spojrzałem na kierowcę. Leżał bezwładnie między kierownicą a drzwiami. Nie ruszał się, ale słyszałem jego jęk. Pod cienką koszulą różaniec jego kręgosłupa unosił się i opadał z każdym wolnym, płytkim oddechem. Do okien taksówki przylgnęły twarze, rozległy się podniesione głosy. Brabaker spoglądał na nie, odwracał się z twarzą zastygłą w grymasie straszliwego bólu. Nagle prześliznął się nad siedzeniami naprzód samochodu i siłą otworzył drzwi od strony pasażera. Odwrócił się zgrabnie i starał się mnie przeciągnąć nad fotelem. Tendelin. Wysiadaj szybko. Szybko. Zacząłem się przeciskać nad siedzeniem. Prabaker wysiadł, przepchnął się przez tłum gapiów. Sięgnąłem w stronę kierowcy, starałem się go wyciągnąć z przodu, ale prabaker znowu na mnie skoczył z brutalną gwałtownością. Paznokciami zadrasnął mi plecy, drugą ręką chwycił za kołnierz koszuli. Nie dotykaj go, niemal zawył. Nie dotykaj go, zostaw go i wysiadaj natychmiast. Wyciągnął mnie z samochodu, powlógł przez gąszcz gapiów tłoczących się na miejscu wypadku. Na ścieżce nieopodal usiedliśmy pod girlandą liści głogu zwisających nad ogrodzeniem sprętów kutego metalu i obejrzeliśmy się nawzajem w poszukiwaniu obrażeń. Rozcięcie na czole nad prawym okiem nie było tak głębokie, jak sądziłem. Krwawienie już ustało i zaczął się sączyć czysty płyn. W paru miejscach miałem siniaki, ale nie było powodu do niepokoju. Brabaker trzymał się za rękę. Tę samą rękę, którą z taką siłą wyciągał mnie z samochodu. I było jasne, że cierpi. Koło łokcia zaczęła się pojawiać opuchlizna. Wiedziałem, że zostanie mu wielki siniak, ale nie wyglądało na to, żeby coś złamał. Chyba się myliłeś, prabu. Powiedziałem kpiącym uśmiechem, zapalając mu papierosa. Myliłem się, baba? Wysiadając z samochodu w takiej panice i w ogóle. Solidnie mnie wystraszyłeś. Myślałem, że wszystko wybuchnie, ale wygląda na to, że nie. Och! powiedział cicho, wpatrując się przed siebie. Myślisz, że przerażałem się ogniem? Nie ma ognia w samochodzie Lin, ale jest ogień w ludziach. Patrz, patrz na ludzi, jacy są! Wstaliśmy pomimo bólu ramion i karków i spojrzeliśmy w stronę pobojowiska oddalonego od nas o dziesięć metrów. Wokół czterech roztrzaskanych pojazdów zgromadziło się około trzydziestu osób. Parę pomagało kierowcom i pasażerom. Reszta zbiła się w dziko gestykulujące i krzyczące grupy. Ze wszystkich stron napływali kolejni gapie. Kierowcy innych samochodów, które utknęły w korku, zostawili je i dołączyli do tłumu. Na naszych oczach z trzydziestu osób zrobiło się pięćdziesiąt, osiemdziesiąt, sto. W centrum uwagi znajdował się jeden mężczyzna. To jego samochód usiłował skręcić w prawo, to w jego samochód uderzyliśmy. Mężczyzna stał koło taksówki rycząc z furią. Był barczysty, około czterdziestki, miał szary, bawełniany garnitur safari, skrojony tak, by pomieścić jego potężne brzuszysko. Żednące włosy miał rozczochrane. Kieszeń na piersi marynarki była rozdarta. W spodniach widniała dziura, zgubił jeden sandał. Ten stan w połączeniu z teatralnymi gestami i natarczywym wrzaskiem stanowił spektakl, który fascynował widzów bardziej niż rozbite samochody. Rękę miał rozciętą od dłoni ponad garstek. Kiedy tłum trochę przycichł, pochłonięty dramatem mężczyzna rozmarował krew z rany po twarzy i szarym garniturze, przez cały czas krzycząc. W tej samej chwili kilku mężczyzn położyło jakąś kobietę na skrawku wolnej przestrzeni koło krzykacza na rozpostartym kawałku materiału. Zawołali coś w stronę tłumu i za chwilę pojawił się drewniany wózek, ciągnięty przez mężczyzn ubranych tylko w koszulki i przepaski biodrowe. Ułożono kobietę na wózku, zebrano jej czerwone sari i owinięto wokół nóg. Może była to żona krzyczącego, nie byłem pewien, ale jego wściekłość nagle nabrała histerycznych tonów. Chwycił ją brutalnie za ramiona i potrząsnął. Szarpnął ją za włosy. Zwrócił się do tłumu, wykonywał zamaszyste, teatralne gesty, rozkładał ramiona i bił się po umazanej krwią twarzy. Były to gesty z pantomimy. Przesadne naśladownictwo niemych filmów i, mimo woli, pomyślałem, że są absurdalne i śmieszne. Ale rany tych ludzi były prawdziwe. Podobnie jak groźny pomruk wzbierający w nadal gęstniejącym tłumie. Półprzytomną kobietę zabrano na noszach, a mężczyzna rzucił się do drzwi taksówki. Otworzył je siłą. Tłum zareagował jednomyślnie. Wywlekli oszołomionego, rannego taksówkarza i rzucili go na maskę samochodu. Uniósł ramiona w słabym, błagalnym geście. Ale tuzin, dwadzieścia, pięćdziesiąt dłoni już go szarpało i biło. Ciosy spadały na jego twarz, piersi, brzuch i krocze. Paznokcie szarpały i drapały. Z jednej strony rozdarto mu policzek od ust niemal do ucha. Podarto mu koszulę na strzępy. Wszystko to wydarzyło się w parę sekund. Patrząc na to wmawiałem sobie, że wszystko dzieje się za szybko że jestem ogłupiały i nie ma czasu na reakcję. To, co nazywamy tchórzostwem, często jest inną nazwą zaskoczenia, a odwaga rzadko bywa czym innym niż po prostu dobrym przygotowaniem. A ja mógłbym zrobić więcej mógłbym zrobić cokolwiek, gdyby wszystko to działo się w Australii. To nie twój kraj, powiedziałem sobie, patrząc na samosąd. To nie twoja kultura. Ale była też inna myśl, mroczna i sekretna, a teraz aż za bardzo dla mnie jasna. Ten człowiek był idiotą, agresywnym i wojowniczym idiotą, którego głupota naraziła na niebezpieczeństwo życie prabakera i moje. Kiedy tłum rzucił się na niego, serce przekuła mi giełka satysfakcji, a jakaś cząstka ich zemsty jeden cios, jeden krzyk, jeden kuksaniec była moją zemstą. Bezradny, tchórzliwy, zawstydzony. Nie zrobiłem nic. Musimy coś zrobić, powiedziałem słabo. Ludzie już dość robią, baba. Nie chodziło mi o. Nie możemy mu jakoś pomóc? Dla niego nie ma pomagania, westchnął. Teraz to widzisz, Lin. Wypadki to w Bombaju bardzo zły interes. Lepiej wysiąść z tego samochodu albo taksówki albo czegoś i to bardzo szybko. Ludzie nie mają cierpliwości do takich interesów. Teraz widzisz, dla niego już za późno. Ciosy były szybkie, lecz dotkliwe. Krew ciekła strumieniami z twarzy i nagiego torsu taksówkarza. Na sygnał w jakiś sposób usłyszany poprzez wycie i wrzaski, uniesiono go nad głowy. Dziesiątki dłoni trzymało mocno jego nogi. Ramiona rozkrzyżowano mu i uwięziono w uścisku. Głowa kołysała się bezwładnie. Miękki, mokry płat skóry zwisał z policzka po szczękę. Oczy miał otwarte, przytomne, wywrócone do góry białkami. Czarne oczy pełne strachu i otępiałej nadziei. Ruch po drugiej stronie jezdni ustał, by ludzie mogli przejść, i taksówkarz zwolna zniknął, ukrzyżowany na rękach i ramionach tłumu. Chodź, Lin, idziemy! W porządku? Nic mi nie jest. Wymamrotałem, zmuszając się do poczłapania za nim. Moja pewność siebie rozpłynęła się w mięśniach i kościach. Każdy krok był ciężki i wymuszony. To nie agresja tak mną wstrząsnęła. W więzieniu widziałem gorsze rzeczy i mniej zawinione. Chodziło o zbyt gwałtowne pryśnięcie mojego fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Całe tygodnie w mieście, które, jak mi się zdawało, zaczynałem poznawać, w bombaju świątyń, bazaru, w restauracji i nowych znajomych, rozwiały się jak popiół w ogniu tego publicznego samosądu. Co... co oni z nim zrobią? Zaniosą na policję, tak sądzę. Za Crawford Market jest jeden posterunek. Może będzie miał szczęście i przeżyje tę drogę, może nie. Ma bardzo szybką karmę ten gość. Już widywałeś takie rzeczy? O wiele razy, Linbaba. Czasami rozjeżdżę taksówką mojego kuzyna szantu. Widziałem wiele gniewnego tłumu, dlatego się bałem o ciebie, a także o moją osobistość. Dlaczego tak się dzieje? O co tak się wściekają? Nikt tego nie wie. Brabaker wzruszył ramionami, nieco przyspieszając. Czekaj. Stanąłem i położyłem mu rękę na ramieniu, żeby go zatrzymać. Dokąd idziemy? Nadal zwiedzamy, tak? Myślałem, może chciałbyś zakończyć na dziś. Zakończyć? Dlaczego? Mamy zobaczyć prawdziwe życie, więc idziemy, na? Ale co z twoją ręką? Nie chcesz jej opatrzyć? Nie problem z tą ręką. Pod koniec zwiedzania wypijemy trochę whisky. Drinków w strasznym miejscu. To będzie dobre lekarstwo. No, baba, idziemy, już. No dobrze, skoro tak mówisz. Ale szliśmy w innym kierunku, prawda? Nadal idziemy w innym kierunku odparł prabaker nieco niecierpliwie. Ale najpierw tę stronę. Tam jest telefon na stacji. Muszę zadzwonić do kuzyna, teraz pracuje w restauracji Sunshine jako zmywak. Pragnie pracy w taksówce dla brata yy, Suresza, więc muszę dać mu numer i nazwisko szefa tego taksówkarza, co go wzięli. Ten szef będzie teraz potrzebował nowego kierowca, a trzeba szybko łapać okazję, tak? Prabaker zadzwonił. Parę sekund później kontynuowaliśmy wycieczkę po mieście bez cienia wahania. W innej taksówce jakby nic się nie wydarzyło. Ani razu nie poruszył przy mnie tego tematu. Kiedy od czasu do czasu wspominałem o wypadku, wzruszył ramionami albo rzucał beznamiętną uwagę o naszym szczęściu, dzięki któremu uniknęliśmy poważnych obrażeń. Dla niego ten incydent był niczym więcej niż bójką w nocnym klubie albo na stadionie. Zwyczajny, banalny, chyba że się samemu było w centrum wydarzeń. Ale dla mnie ten nagły, dziki, zdumiewający wybuch. Widok kierowcy odpływającego na wezbranej fali rąk, ramion i głów był punktem zwrotnym. Z niego narodziło się nowe zrozumienie. Nagle uświadomiłem sobie, że jeśli chcę tu zostać, w Bombaju, w mieście, w którym się zakochałem, muszę się zmienić, muszę się zaangażować. To miasto nie pozwoli mi być obserwatorem chłodnym i zdystansowanym. Jeśli chcę w nim zostać, Muszę uszanować to, że Metropolia wciągnie mnie w rzekę swego piękna i furii. Wcześniej czy później będę musiał zejść z schodnika w ten drapieżny tłum i wystawić ciało na ciosy. I z tym ziarnem postanowienia, które kiełkowało w gwałtownej i znaczącej chwili, rozpoczęło się zwiedzanie mrocznego miasta. Prabaker zaprowadził mnie na rynek niewolników nieopodal Dongri wewnętrznych przedmieść znanych z meczetów, bazarów i restauracji specjalizujących się w mongolskich potrawach. Jezdnie zmieniły się w ulice, ulice w uliczki. A kiedy uliczki stały się tak wąskie, że taksówka się na nich nie mieściła, wysiedliśmy i ruszyliśmy przez rój ludzi. Im dalej zapuszczaliśmy się w te sekretne zaułki, tym więcej upływało czasu, lat, epok. Samochody, a potem skutery znikły. Powietrze stało się czyste, ostrzejsze, nasycone zapachami przypraw i perfum, których nie tłumiły już wszechobecne spaliny. Warkot samochodów ucichł, odpłynął, a na jego miejscu pojawił się dźwięk ulicy, dzieci recytujące wersy Koranu na małym dziedzińcu, zgrzyt kamienia o kamień, gdy kobiety ucierały przyprawy na progach domów. Jękliwy optymizm nawoływań ostrzycieli noży, sprzedawców materaców, naprawiaczy piecyków i innych domokrążców. To były odgłosy ludzkiego życia, wszechobecne głosy i dźwięki. Przy kolejnym zakręcie minęliśmy długi metalowy stojak do parkowania rowerów. Dalej z ulic zniknęły nawet te proste pojazdy. Towary przenoszono w ogromnych pakunkach na głowach. Zdjęto z nas brzemie jednakowe dla wszystkich. Pulsujący ciężar bombajskiego słońca. Ulice były mroczne, chłodne, bez cienia. Budynki, choć liczące trzy, najwyżej cztery kondygnacje, pochylały się nad krętymi ścieżkami, a niebo zmieniło się w wąskie tasiemki bladego błękitu. Same budynki były bardzo stare i zniszczone. Kamienne fasady, niegdyś wspaniałe i efektowne, kruszyły się brudne i połatane byle jak. Tu i tam sterczały tak blisko siebie małe balkony, że sąsiedzi mogliby podać sobie ręce. Wnętrza domów ukazywały niemalowane ściany i zapadające się schody. Wiele okien na parterze było otwartych, ukazując prymitywne sklepiki ze słodyczami, papierosami, artykułami spożywczymi, warzywami i domowymi utensyliami. Było jasne, że istnieje tu co najwyżej podstawowa kanalizacja. Minęliśmy parę miejsc, gdzie kobiety z metalowymi lub glinianymi naczyniami nabierały wody z jednego kranu. Wszystkie budynki były oplatane jak metalowymi pajęczynami, skomplikowanymi girlandami przewodów elektrycznych, jakby nawet ten symbol i źródło nowoczesności i jej mocy był niczym więcej niż cienką, tymczasową nitką, którą można zerwać jednym ruchem. Jak te ciasne uliczki za każdym zakrętem i rogiem zdawały się prowadzić nas w inne czasy, tak w miarę zagłębiania się w ten labirynt zmieniał się wygląd ludzi. Widziałem coraz mniej zachodnich bawełnianych koszul i spodni, tak powszechnych w całym mieście, aż w końcu ubrane w nie były tylko najmłodsze dzieci. Mężczyźni nosili tradycyjne stroje w całej gamie barw. Były to długie, jedwabne koszule do kolan, zapinane na perłowe guziki, od szyi do pasa, kaftany w stonowanych kolorach lub paski, płaszcze z kapturami przypominające mnisie habity i nieskończona różnorodność małych czapeczek, białych lub wyszywanych paciorkami, i żółtych, czerwonych i jaskrawo niebieskich turbanów. Kobiety nosiły ostentacyjnie klejnoty, choć dzielnica była uboga, a te ozdoby, którym nie dostawało szlachetności surowca, Nadrabiały ekstrawagancją wzoru. Niemniej efektowne były kastowe tatuaże na czołach, policzkach, dłoniach i nadgarstkach. Na bosych stopach wszystkich kobiet dźwięczały bransolety ze srebrnymi dzwonkami i błyszczały pierścionki ze zwiniętego mosiężnego drutu. Wyglądało to tak, jakby te setki ludzi ubrały się dla siebie po domowemu, niewyjściowo. Zupełnie jakby tu powrót do tradycji niczym nie groził. Ulice były czyste. Budynki kruszyły się i kurzyły. W ciasnych uliczkach tłoczyły się kozy, kury, psy i ludzie. A na każdej szczupłej twarzy odcisnęła się nędza. Ale te ulice i ci ludzie byli idealnie, gruntownie czyści. Zapuściliśmy się jeszcze w starsze zaułki, tak wąskie, że dwie osoby mijałyby się w nich z trudem. Ludzie chowali się do domów, przepuszczając nas. Nad ulicami rozpościerały się sufity i płócienne daszki. W tym mroku widziało się tylko na parę metrów. Nie spuszczałem oczu z prabakera, przerażony, że sam nie znalazłbym drogi powrotnej. Mój mały przewodnik często się odwracał, pokazując mi to obluzowany kamień w bruku, to schodek, to jakąś przeszkodę nad głową. Skupiony na tych zagrożeniach straciłem orientację. Mapa miasta w mojej głowie odwróciła się, zamazała, spłowiała. Nie potrafiłem już odgadnąć, gdzie znajduje się morze albo główne punkty orientacyjne. Flora Fountain, Victoria Terminus, Crawford Market, które mijaliśmy w drodze do dzielnicy. Te wąskie uliczki tak dokładnie mnie wchłonęły, tak bardzo rozpłynąłem się w intymności otwartych drzwi i wyperfumowanych ciał, że czułem się, jakbym szedł wewnątrz budynków, wewnątrz domów, a nie pomiędzy nimi. Dotarliśmy do straganu, na którym mężczyzna w przepoconej bawełnianej kamizelce obracał wysmażone kawałki jedzenia w bulgoczącym oleju. Błękitne płomienie naftowej kuchenki, upiorne i klasztorne, były jedynym źródłem światła. Jego twarz także była upiorna. Malowały się na niej ból i kamienny stoicki gniew, który trwa w oczach ludzi źle opłacanych i przepracowanych. Prabaker przeprowadził mnie obok niego. Ciemności za jego plecami. Kiedy go mijałem, mężczyzna odwrócił się i spojrzał mi w oczy. Przez jedną chwilę, pełna moc tego oświetlonego błękitnym płomieniem gniewu była skupiona wyłącznie na mnie. Długo później, afgańscy partyzanci, z którymi się zaprzyjaźniłem w górach w pobliżu Kandaharu, godzinami opowiadali o indyjskim kinie i swoich ulubionych gwiazdach filmowych z Bollywood. Indyjscy aktorzy są najlepsi na świecie, powiedział jeden z nich. Bo w Indiach wiemy, jak krzyczeć oczami. Ten uliczny sprzedawca smażonego jedzenia spojrzał na mnie krzyczącymi oczami i zatrzymał mnie tak skutecznie, jakby oparł rękę na mojej piersi. Nie mogłem się ruszyć. W moich oczach były słowa przepraszam. Przepraszam, że musisz wykonywać te prace, przepraszam, że twój świat, twoje życie są tak gorące, mroczne i zapomniane. Przepraszam, że się narzucam. Nadal wpatrzony we mnie chwycił ronder za rączkę. Na jedno dwa grzmiące uderzenia serca sparaliżowała mnie idiotyczna, straszna myśl, że chce mi chlusnąć w twarz wrzącym olejem. Strach wprawił moje stopy w ruch i potknąłem się, ciągnąc za sobą tamtego. Był stary, chudy i kruchy. Przez jego szorstką tunikę czułem plecionkę kości. Upadliśmy ciężko tuż przed otwartymi drzwiami domu, a stary uderzył się w głowę. Wstałem niezdarnie, ślizgając się i potykając na stercie osypujących się kamieni. Usiłowałem go podnieść, ale staruszka, która siedziała w kucki w otwartych drzwiach, odtrąciła moje dłonie, przepędziła mnie. Zacząłem przepraszać po angielsku, szukać słów przepraszam w hindi. Jak to było, Prabaker mnie uczył. Mój hako avsosheim. Tak, to jest to. Powtórzyłem to trzy, cztery razy. W tych mrocznych, cichych korytarzach między budynkami rozbrzmiały echem, jak modlitwa pijaka w pustym kościele. Stary jęknął cicho, skulił się w drzwiach. Kobieta wytarła mu twarz rąbkiem chusty na głowie i pokazała mi, żebym zobaczył jaskrawą plamę krwi. Nie powiedziała nic, ale jej pomarszczona twarz była pełna pogardy. Tym prostym gestem, demonstracją zakrwawionego materiału, zdawała się mówić. Patrz, głupi Osiłku, ty wielki, niezdarny barbarzyńco. Patrz, co narobiłeś. Upał mnie dławił, mrok i obcość tego miejsca dusiły, ściany napierały mi na ręce, jakby tylko moje barki powstrzymywały je od zwalenia się. Wycofałem się, potykając, rzuciłem się na oślep w mroki tego ulicznego tunelu. Jakaś ręka chwyciła mnie za ramię. Dotyk był łagodny, ale omal nie krzyknąłem. Tędy, baba, powiedział prabaker, śmiejąc się cicho. Dokąd się zabierasz? Tylko tędy. Teraz tym korytarzem i musisz trzymać twoje dwa stopy na zewnątrz, bo za bardzo brudno na środku korytarza, tak? Stał w wejściu do wąskiego przejścia między ślepymi ścianami dwóch budynków. Słabe światło lśniło mu na zębach i w oczach, ale za jego plecami była tylko czernie. Odwrócił się plecami, Rozstawił stopy tak, że dotykał nimi ścian, przytrzymał się rękami i tak ruszył drobnymi kroczkami ze stopami przyciśniętymi do murów. Ja miałem iść za nim. Zawahałem się, ale kiedy jego rozkrzyżowana postać rozpłynęła się w ciemnościach i znikła, poszedłem w jego ślady i poczłapałem za nim. Słyszałem go przed sobą, ale było tak ciemno, że go nie widziałem. Jedna stopa osunęła mi się po ścianie i wdepnąłem w kleiste błoto na środku ścieżki. Ze śluzowatej mazi buchnął smród. Od tej pory mocno przyciskałem stopy do murów, poruszając się niewielkimi kroczkami. Coś ciężkiego i nabitego musnęło mnie, poszarowało po moim bucie. Parę sekund później obok przebiegło drugie i trzecie stworzenie. Ciężkie ciała przetoczyły się po moich butach. Prabu! krzyknąłem nie wiedząc, jak bardzo się oddalił. To coś jest! Coś baba? Na ziemi coś chodzi mi po stopach, coś ciężkiego. — Tu chodzą tylko szczury, liny, tu nie ma cosia. Szczury? Żartujesz? To było wielkie jak bulterier. Jezu, zale mi zafundowałeś wycieczkę przyjacielu. Wielkie szczury nie problem, odezwał się cicho prabaker z ciemności przede mną. Wielkie szczury to przyjazne goście, nie robią ludziom psot. Jeśli ich nie atakujesz. Tylko jedno sprawia, że gryzą, drapią i w ogóle. Co na miłość boską? Krzyki baba odpowiedział cicho. Nie lubię głośnych głosów. A, świetnie. Teraz mi to mówisz, zachrypiałem. Daleko jeszcze? Dostałem gęsiej skórki i. Zatrzymał się, a ja wpadłem na niego, przycisnąłem do drewnianych drzwi. Jesteśmy tu. Szepnął i wystukał skomplikowaną kombinację uderzeń. Rozległ się zgrzyt ciężkiej zasuwy i drzwi się otworzyły, oślepiając nas nagłym światłem. Prabaker chwycił mnie za rękaw i pociągnął. — Szybko linę! Wielkim szczurom wstęp tu wzbroniony! Znaleźliśmy się w małym pomieszczeniu o nagich ścianach, oświetlonych przez surowy jedwab nieba wysoko w górze. Z głębi zaułka dobiegały głosy. Potężny mężczyzna zatrzasnął bramę. Odwrócił się do nas z grymasem, szczerząc zęby. Prabaker natychmiast zaczął mówić, oswajać go miłymi słowami i usłużnymi gestami. Mężczyzna nieustannie kręcił głową, regularnie wtrącając: nie, nie, nie. Stał nade mną jak wieża. Byłem tak blisko, że czułem powietrze buchające z jego rozszerzonych nozdrzy, jakby wiatr gwizdał w jaskiniach na skalistej plaży. Włosy miał bardzo krótkie, uszy wielkie i węźlaste jak rozbite przez boksera. Kanciastą twarz ożywiały mięśnie potężniejsze niż u niejednego mężczyzny na plecach. Jego pierś, szeroka jak moje bary, unosiła się i opadała z każdym oddechem, stykając się z potężnym brzuchem. Miał wąsik podkreślający cienką kreską jego grymas, a na mnie patrzył z tak intensywną nienawiścią, że w głowie sama zrodziła mi się modlitwa: Boże, błagam cię, nie każ mi z nim walczyć. Podniósł ręce, by uciąć przyminne namowy, prabakera. Były to wielkie dłonie, sękate i pokryte takimi odciskami, że można by nimi zdzierać małoże z kadłuba tankowca. Mówi, że nie wolno nam wejść, wyjaśnił prawaker. No, powiedziałem i z niekłamanym entuzjazmem wyciągnąłem rękę do drzwi. Przynajmniej spróbowaliśmy. Nie, nie, powstrzymał mnie prabaker. Musimy z nim przedyskutować tę kwestię. Olbrzym założył ręce, a szwy jego kurtki trzasnęły cicho. To chyba kiepski pomysł, wymamrotałem, siląc się na uśmiech. Bardzo dobry pomysł, upierał się prabaker. Turystom wtem zbroniony tu i na inne ludzkie rynki, ale powiedziałem mu, że ty nie jesteś taki, jak ci turyści. Powiedziałem, że uczysz się języka marati. On mi nie wierzy. To tylko nasz problem. On nie wierzy, że cudzoziemiec mówi w marati. I z tej przyczyny musisz przemówić do niego w marati. Zobaczysz, puści nas. Znam tylko dwadzieścia słów, Prabu. Dwadzieścia słów nie problem, baba. Tylko zacznij, zobaczysz, powiedz, jak masz na imię. Na imię. Tak jak cię nauczyłem. Nie w Hindi, tylko w Marati. No, tylko zacznij. Um. zaczni. Lin, hej. Mam niepewnie. Nazywam się Lin. Bapre. Westchnął wielki facet z oczami pełnymi autentycznego zdumienia. Dobry Boże. Zachęcony, wydukałem jeszcze parę zdań, których prabaker nauczył mnie przez ostatnie tygodnie. Mazadesz, Nowa a hej. Atame, Kolabala, Rachella, hej. Pochodzę z Nowej Zelandii, teraz mieszkam w Kolabie. Kajgaram matchut! Ryknął po raz pierwszy się uśmiechając. Dosłownie znaczy to, co za skurwysyn, ale tak często pojawia się w rozmowach, że można to swobodnie przetłumaczyć jako sukin kot. Olbrzym chwycił mnie za ramię i uścisnął w wyrazie sympatii z miażdżącą siłą. Wyrecytowałem resztę znanych słów w Maratii, zaczynając od pierwszych, o które poprosiłem Prabakera. Bardzo kocham twój kraj i kończąc prośbą, którą często musiałem powtarzać w restauracjach, ale w tej klitce zabrzmiała wybitnie niestosownie. Proszę wyłączyć wentylator, dopóki jem zupę. Wystarczy, baba. Wygulgotał Prabaker przez szeroki uśmiech. Wreszcie zamilkłem, a wielki facet zaczął mówić szybko i dużo. Prabaker tłumaczył kiwając głową i gestukulując wyraziście. Mówi, że jest bombajskim policjantem i na imię mówi not To glina? No tak, glin, policyjna glina, tak To policja tu rządzi? O nie, on tu tylko dorabia Mówi, że bardzo, bardzo się cieszy ze spotkania z tobą Mówi, że jesteś pierwszym gora w jego życiu, który mówi w Marathi Mówi, że czasami cudzoziemcy mówią w Hindi, ale żaden cudzoziemiec nie mówi Marathi Mówi, że marati to jego język, pochodzi z Pune Mówi, że w Pune mówi się bardzo czystym Marathi i musisz tam pojechać, żeby posłuchać Mówi, że jest zaszczęśliwy, jesteś dla niego jak syn Mówi, że musisz przychodzić do jego domu i pożywiać się i poznawać jego rodzinę. Mówi, że to będzie 100 rupii. Co? Bakrzyszlin, Żeby wejść. 100 rupii. Zapłać teraz. Jasne. Wyłuskałem z kieszeni parę banknotów, znalazłem setkę i podałem. Jest taki specjalny gest właściwy policjantom. Magiczna sztuczka. Dzięki niej banknoty znikają w dłoni z wprawą, której doświadczeni szulerzy mogliby tylko pozazdrościć. Olbrzym odebrał pieniądze, uścisnąwszy mi dłoń oburącz, po czym przeciągnął dłonią po piersi, jakby strzepywał okruszki zjedzonej kanapki i podrapał się po nosie z wypraktykowaną niewinnością. Pieniądze zniknęły. Wskazał nam wąski korytarz. Mogliśmy wejść. Dwa ostre zakręty i dziesięć kroków za bramą z jej słupem jasnego światła i znaleźliśmy się na czymś w rodzaju dziedzińca. Kilku mężczyzn siedziało na ławach znieheblowanego drewna i stało w dwu lub trzy osobowych grupkach. Niektórzy byli arabami w luźnych bawełnianych szatach i kafiach. Pomiędzy nimi uwijał się mały Hindus, roznoszący czarną herbatę w wysokich szklankach. Paru mężczyzn spojrzało na prabakera i na mnie z niepokojem i ciekawością. Prabaker uśmiechnął się szeroko i pomachał do nich. Wówczas odwrócili się, znowu skupiając się na rozmowie. Od czasu do czasu któryś podnosił głowę, przyglądając się grupce dzieci siedzących na drewnianej ławie pod obszarpanym płóciennym daszkiem. Było ciemniej niż przy bardzo oświetlonym wejściu. Patchwork płóciennych strzępów stanowił nieregularny ekran, zasłaniający większą część nieba. Ślepe brązowe i śliwkowe ściany wznosiły się wysoko nad nami. Te nieliczne okna, które widziałem przez rozdarcia w płótnie, Zabito deskami. Nie był to prawdziwy dziedziniec. Ten krzywy kwadrat wydawał się niezaplanowany, przypadkowy, niczym jakiś zapomniany architektoniczny wypadek przy pracy, utworzony przez budynki i przebudowane ruiny innych budowli w ciasnej dzielnicy. Pod naszymi stopami znajdowała się przypadkowa kolekcja płytek, niegdyś leżących w kuchniach i łazienkach. Nagie żarówki. Dziwne owoce na pnączach suchych przewodów dawały słabe światło. Stanęliśmy w cichym kącie, przyjęliśmy herbatę, którą nas poczęstowano, i przez jakiś czas popijaliśmy ją w milczeniu. Potem prabaker opowiedział mi po cichu i powoli o miejscu, które nazywał ludzkim rynkiem. Dzieci pod podartym płótnem były niewolnikami. Przygnał je tu cyklon w Bengalu zachodnim, susza w Orisie, epidemia cholery w Harjanie, walki w Pendżabie. Odnalezione, pozbierane i kupione przybyły do Bombaju pociągiem, często same, wiele setek kilometrów. Mężczyźni na dziedzińcu byli kupcami lub agentami, choć zdawali się nie okazywać większego zainteresowania, rozmawiali ze sobą i przeważnie ignorowali dzieci. Prabaker zapewnił mnie, że właśnie w tej chwili na naszych oczach odbywają się targi i ubijane są interesy. Dzieci były chude, kruche i małe. Dwoje siedziało mocno trzymając się za ręce jedno z nich opiekuńczo otaczało drugie ramieniem. Wszystkie wpatrywały się w dobrze odżywionych, znakomicie ubranych klientów i agentów, śledząc każdą zmianę wyrazu twarzy. Każdy przesadny gest ich upierścienionych dłoni, a oczy tych dzieci były jak czarne lśnienie na dnie głębokiej studni. Czego trzeba, żeby zmienić ludzkie serce w kamień? Jak mogłem patrzeć na to miejsce, na te dzieci i nie zrobić czegoś? Dlaczego nie skontaktowałem się z władzami? Dlaczego nie kupiłem broni i sam nie wkroczyłem do akcji? Odpowiedź na to pytanie, jak odpowiedzi na wszystkie ważne pytania. Zjawiła się w wielu odcinkach. Byłem poszukiwanym zbiegiem kryminalistą. Kontakt z policją czy agencjami rządowymi nie wchodził w grę. Byłem obcy w obcym kraju. To nie była moja ziemia, nie moja kultura. Musiałem się dowiedzieć więcej. Musiałem chociaż poznać język, którym tu mówiono, by w ogóle móc się wtrącać. A nauczyłem się w brutalny sposób, że mimo najczystszych intencji możemy pogorszyć sytuację, starając się ją poprawić. Gdybym wpadł tu z bronią w ręku i rozgromił ten targ niewolników w tym zawiłym betonowym labiryncie, powstałby pewnie gdzie indziej. Byłem obcy, ale tyle wiedziałem. I może ten nowy targ w innym miejscu byłby gorszy. Nie mogłem nic zrobić, i rozumiałem to. Nie rozumiałem natomiast, i to gnębiło mnie jeszcze długo po tym dniu niewolników, jak mogłem patrzeć na te dzieci i nie czuć wstrząsu. Dużo później uświadomiłem sobie, że odpowiedź częściowo wiąże się z australijskim więzieniem i ludźmi, których tam spotkałem. Niektórzy zbyt liczni odsiadywali czwarty lub piąty wyrok. Wielu zaczęło karierę więzienną od poprawczaka mieli wówczas nie więcej lat niż ci mali hinduscy niewolnicy. Niektórzy byli bici, głodzeni i zamykani. Niektórzy zbyt liczni doświadczyli wykorzystywania seksualnego. Zapytaj jakiegokolwiek recydywista, a powie ci, że to machina sprawiedliwości zmienia ludzkie serca w kamień. I choć dziwnie i haniebnie do tego się przyznać, cieszyłem się, że coś, ktoś, jakieś doświadczenie uczyniło z mojego serca głaz, że twardy kamień w mojej piersi chroni mnie przed tymi pierwszymi dźwiękami i obrazami mrocznej strony miasta. Ręce zaczęły wyklaskiwać rytm jak ciche trzepotanie a mała dziewczynka wstała z ławki, by zaśpiewać i zatańczyć. Była to piosenka miłosna z popularnego hinduskiego filmu. W następnych latach słyszałem ją wiele razy, setki, i zawsze przypominała mi to dziecko, dziesięcioletnie o zadziwiająco mocnym, wysokim, łamiącym się głosiku. Dziewczynka kołysała biodrami, wypinała nieistniejące piersi w dziecinnej imitacji burleskowej kusicielki. A klienci i agenci obracali głowy z zaciekawieniem. Brabaker odgrywał rolę Wergiliusza. Jego łagodny głos szemrał nieustannie, wyjaśniał wszystko, co widzieliśmy i co sam wiedział. Powiedział, że te dzieci by umarły, gdyby nie zdołały dotrzeć do ludzkiego rynku. Zawodowi poszukiwacze, znani jako łowcy talentów, podróżowali od jednej katastrofy do drugiej, od suszy do trzęsienia ziemi i powodzi. Głodujący rodzice, którzy już widzieli chorobę i śmierć innych swoich dzieci, błogosławili poszukiwaczy, klękali przed nimi, błagali, by zechcieli kupić syna lub córkę, by przynajmniej to jedno dziecko przeżyło. Chłopcy byli sprzedawani na w wielbłądów w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie i innych państwach Zatoki. Niektórzy zostaną okaleczeni podczas wyścigów, które dostarczają popołudniowej rozrywki bogatym szejkom, powiedział prabaker. Niektórzy umrą. Ci, którzy przeżyją, w końcu staną się za wysocy, by dalej jeździć. Wówczas często lądują na bruku i muszą radzić sobie sami. Dziewczynki kupowane są do pracy w gospodarstwach na całym Środkowym Wschodzie. Niektóre będą wykorzystywane. Ale przeżyją, powiedział prabaker. Ci chłopcy i dziewczynki mają szczęście, bo na każde dziecko, które przechodzi przez rynek ludzi, przypada sto innych lub więcej, które umierają z głodu w niewyobrażalnym cierpieniu. Głód, śmierć, niewolnictwo, a w tle pomrugi szmer głosu prabakera. Istnieje prawda sięgająca głębiej niż doświadczenie. Jest poza tym, co widzimy, albo nawet czujemy. To porządek prawdy, oddzielający doniosłe od zaledwie zmyślnego, a rzeczywistość od ułudy. Na ogół bywamy bezradni w jej obliczu. A koszt zrozumienia, tak jak koszt zrozumienia miłości, czasami przewyższa to, co moglibyśmy zapłacić z własnej woli. Nie zawsze pozwala nam kochać świat, ale naprawdę nie pozwala nam go znienawidzić. A jedynym sposobem poznania tej prawdy jest przekazanie jej z serca do serca, tak jak prabaker przekazał ją mnie, a teraz ja przekazuję Wam. Rozdział czwarty. Wiesz, co to jest próba Borsalina? Czego? Borsalina. Pozwala sprawdzić, czy kapelusz jest autentycznym Borsalinem czy podróbką. Chyba wiesz, co to Borsalino, no? Nie, chyba nie. Ach, Didier się uśmiechnął. W jego uśmiechu było trochę zaskoczenia, trochę figlarności i nieco pogardy. Jakimś cudem połączenie tych elementów dało rozbrajająco czarujący efekt. Didier pochylił się lekko do przodu, przechylił głowę na bok, potrząsając czarnymi, kędzierzawymi włosami, jakby po to, by podkreślić swoje słowa. Borsalino to element garderoby o najwyższej jakości. Wielu uważa, wśród nich znajduje się i ja, że to najdoskonalsze nakrycie głowy dla dżentelmena, jakie widział świat. Rękami nakreślił kształt wyimaginowanego kapelusza. Ma szerokie czarne lub białe rondo wykonane ze skórki lapin. — No więc to zwyczajny kapelusz — odparłem tonem, który wydawał mi się pojednawczy. — Mówimy o kapeluszu z króliczej skóry. Didier był oburzony. — Zwyczajny kapelusz? O nie, przyjacielu! Borsalino to coś więcej niż zwyczajny kapelusz. Borsalino to dzieło sztuki. Przed sprzedaniem szczotkuje się je dziesięć tysięcy razy ręcznie. Od lat jest dowodem pierwszorzędnego gustu, wyróżniającym francuskich i włoskich gangsterów w Mediolanie i Marsylii. Sama nazwa Borsalino stała się synonimem gangstera. Dzicy, młodzieńcy, spółświatka Mediolano i Marsylii byli nazywani Borsalinami. To były czasy. Gangsterzy mieli wtedy styl. Rozumieli, że kto żyje jak wyrzutek i zarabia na życie kradzieżą i strzelaniem do innych ludzi, ma obowiązek prezentować się elegancko, czy nie tak? Mógłby mieć choć tyle przyzwoitości. Zgodziłem się z uśmiechem. Oczywiście. Teraz niestety wszędzie pełno pozy, a stylu nie ma. To znak czasów, w których żyjemy. Styl stał się pozą zamiast poza stylem. Dał mi chwilę na docenienie tego zwrotu. A to ciągnął. Test na prawdziwe borsalino. Należy je zrolować bardzo mocno i przewlec przez obrączkę. Jeśli przejdzie ten test bez trwałych zagnieceń i odzyska pierwotny kształt, a eksperyment mu nie zaszkodzi, jest to autentyczne borsalino. Mówisz więc... Właśnie to! Ryknął Didier, waląc pięścią w stół. Siedzieliśmy w Leopoldzie w pobliżu kanciastego łuku wyjścia na Causeway. Była ósma. Paru cudzoziemców odwróciło głowę w stronę hałasu, ale personer i stali goście nie zwrócili uwagi na Francuza. Didier od dziewięciu lat jadał, pił i wykrzykiwał w Leopoldzie. Wszyscy wiedzieli, że jego pobłażliwość ma swoje granice, a jeśli je przekroczy, Didier staje się niebezpieczny. Wszyscy wiedzieli także, że granica ta nie przebiega w miękkim piasku jego własnego życia, przekonań czy uczuć. Jego granica przebiegała przez serca ludzi, których kochał, jeśli robiło się im krzywdę, w jakikolwiek sposób. Budziło się jego zimny, śmiercionośny gniew, ale żadne wykroczenie przeciwko niemu samemu, może z wyjątkiem fizycznej krzywdy, nie mogło go obrazić ani rozgniewać. Komsa, o to mi chodzi. Twój mały przyjaciel poddał cię próbie Borsalina. Zwinął cię i przewlógł przez obrączkę, żeby sprawdzić, czy jesteś autentyczny. Taki miał cel, pokazując ci przykre widoki i odgłosy miasta. To była próba Borsalina. Popijałem kawę w milczeniu. Wiedziałem, że ma rację. Mroczna wycieczka z Prabakerem rzeczywiście była jakimś testem, ale nie chciałem dać mu satysfakcji. Wieczorny tłum turystów z Niemiec, Szwajcarii, Francji, Anglii, Norwegii, Ameryki, Japonii i tuzina innych krajów już się rozpraszał. Ustępował miejsca nocnemu tłumowi hindusów i cudzoziemców, którzy nazywali Bombaj swoim domem. Miejscowi co noc upominali się o knajpy takie jak Leopold, Mokambo, kafe Mondegar i światło Azji, gdy turyści chronili się już w azylu hoteli. Jeśli to rzeczywiście test, ustąpiłem w końcu, to chyba go zdałem. Zaprosił mnie do swojej rodziny w wiosce na północy. Didier uniósł brwi w teatralnym wyrazie zaskoczenia. Na jak długo? Nie wiem. Może parę miesięcy, może dłużej. A, więc to tak. Twój mały przyjaciel zaczyna cię kochać. To chyba za mocno powiedziane, zaprotestowałem. Nie nie, 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 nie rozumiesz. Tutaj musisz uważać na prawdziwe uczucia ludzi, których poznajesz. Tu jest inaczej niż wszędzie, tu są Indie. Wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, zakochują się. Większość wiele razy. A Hindusi kochają najbardziej. Twój mały przyjaciel może się w tobie zakochuje. Nie ma w tym nic dziwnego. Mówię to na podstawie długiego doświadczenia w tym kraju, a zwłaszcza w tym mieście. Hindusom to się zdarza często i bez trudu. Tak udaje im się razem przeżyć miliard osób w racjonalnym pokoju. Oczywiście nie są ideałami. Umieją walczyć, kłamać i oszukiwać i robić dokładnie to, co my, ale częściej niż inni ludzie na świecie umieją się darzyć miłością. Zrobił pauzę, żeby zapalić papierosa. A potem pomachał nim jak proporczykiem, aż kelner zauważył go i przyniósł mu następną wódkę. Indie są około sześciu razy większe od Francji podjął Didier, kiedy kieliszek i czarka z pikantną przegryską zjawiły się na stole. Ale mieszka w nich dwadzieścia razy więcej ludzi dwadzieścia razy! Wierz mi, gdyby w tak zatłoczonym mieście znalazł się miliard Francuzów, ulice spłynęłyby krwią, rzeką krwi. A jak wszyscy wiedzą, my, Francuzi, jesteśmy najbardziej cywilizowanym narodem Europy. Właściwie świata. Nie, 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 bez miłości, Indie nie mogłyby przetrwać. Do naszego stolika przysiadła się Leticia. Zajęła miejsce po mojej lewej ręce. O czym tam znowu nawijasz Didier, yes, stary Draniu? spytała sympatycznie z akcentem z południowego Londynu. Właśnie powiedział, że Francuzi są najbardziej cywilizowanym narodem świata. O czym wie cały świat? Dodał. Pogadamy, jak w tych waszych wiji i winnicach wychodujecie jakiegoś Szekspira. Mruknęła z uśmiechem jednocześnie ciepłym i pełnym wyższości. Moja droga, nie sądź przypadkiem, że nie szanuję waszego Szekspira. Sprzeciwił się z wesołym śmiechem. Kocham język angielski, bo tak wiele słów zapożyczył z francuszczyzny. Ładny bon mot. uśmiechnąłem się, jak mawiamy po angielsku. W tej chwili przysiedli się do nas Ulla i Modena. Ulla była w odzieży roboczej, małej, obcisłej czarnej sukience bez ramionczek, kabaretkach i szpilkach. Na szyi i w uszach miała oślepiające sztuczne brylanty. Kontrast między strojem jej i Leti rzucał się w oczy. Leti miała na sobie brokatową marynarkę w kolorze kości, szerokie bermudy zatłasu i wysokie buty a jednak to ich twarze przedstawiały najbardziej uderzający i najmniej spodziewany kontrast. Spojrzenie Leti było uwodzicielskie, pewne siebie, skoncentrowane i roziskrzone ironią i tajemnicami. W wielkich błękitnych oczach Ulli, pomimo emanującego profesjonalną seksownością makijażu i ubrania, nie było nic prócz niewinności, autentycznej, pustej niewinności. Nie wolno ci się do mnie odzywać, Didier, powiedziała natychmiast Ulla, robiąc niepocieszoną minkę. Spędziłam z Federico bardzo przykre chwile, trzy godziny i to wszystko twoja wina. Ba, prychnął Didier. Federico! Och, włączyła się Leti, robiąc trzy długie sylaby z jednej. Coś się przydarzyło pięknemu młodemu Federico, tak? Ulla, kochanie moje, powiesz nam tę ploteczkę. Na ja! Federico ma tę religię i doprowadza mnie do szała, to wszystko przez Didiera. Tak, dodał Didier, wyraźnie zdegustowany. Federico odkrył religię. Tragedia. Już nie pije, nie pali, nie bierze. I naturalnie nie chce z nikim seksu, nawet ze sobą. Odrażające marnotrawstwo talentu. Ten człowiek był geniuszem zepsucia, moim najlepszym uczniem, moim arcydziełem. To szaleństwo. Teraz stał się dobrym człowiekiem w najgorszym znaczeniu tego słowa. Cóż, raz na wozie, raz pod wozem. Letty westchnęła z kpiącym współczuciem. Nie poddawaj się, Didier. Znajdziesz sobie inne jelonki do odstrzału. Powinnaś współczuć mnie, skarciła ją Ulla. Federico wrócił wczoraj od Didiera w tak podłym nastroju, że dziś przyszedł do mnie we łzach. Szajce, wirklich! Przez trzy godziny płakał i darł się, że się narodził po raz drugi. W końcu zrobiło mi się go żal. Z największym bólem pozwoliłam Modenie wyrzucić go razem z tymi świętymi książkami. To wszystko przez ciebie, Didier, i bardzo długo będziesz mnie za to przepraszać. Fanatycy, zauważył refleksyjnie Didier, ignorując wymówkę. Zawsze mają takie samo głodne spojrzenie. Wyglądają na takich, co nigdy się nie masturbują, ale bez przerwy o tym myślą. Wiesz, Didier? Szczerze Cię kocham, wyjąkała Leti poprzez perlisty uśmiech. Choć taki z ciebie odrażający padalec. Nie kochasz go, ponieważ to jest odrażający palec. Padalec, kochanie, nie palec, poprawiła ją cierpliwie, let i wciąż ze śmiechem. To padalec, a nie palec. Odrażający palec nie miałby sensu, nie sądzisz? Nie moglibyśmy go kochać lub nienawidzić, gdyby był odrażającym palcem, nawet gdybyśmy wiedzieli, co to znaczy. Przecież wiesz, że nie znam się na angielskich żartach. Oznajmiła nieprzekonana ulla. Ale uważam, że on jednak jest wielki, brzydki, włochaty palec. Zapewniam cię, zaprotestował Didier, że moje palce, urągi stóp także są wyjątkowo urodziwe. Z ruchliwej nocnej ulicy wynurzyli się Karla, Mauricio i Hindus około trzydziestki. Mauricio i Modena przystawili stolik do naszego i wszyscy ośmioro zamówiliśmy drinki i jedzenie. Lin, Leti. To mój przyjaciel Vikram Patel, oznajmiła Karla w chwili względnej ciszy. Wrócił parę tygodni temu po długich wakacjach w Danii i chyba tylko wy go nie znacie. Letty i ja przedstawiliśmy się przybyszowi, ale tak naprawdę interesowałem się tylko Mauriciem i Karlą. Siedział u jej boku, naprzeciwko mnie i opierał dłoń na oparciu jej krzesła. Pochylał się blisko niej i rozmawiali niemal stykając się głowami. Istnieje takie złe uczucie, coś mniej potężnego od nienawiści, ale silniejszego od niechęci, które przystojni mężczyźni budzą w brzydkich. Jest nieracjonalne i niesprawiedliwe, to jasne, ale istnieje. Ukrywa się w długim cieniu zazdrości wypełza w blasku spojrzenia, kiedy zakochujesz się w pięknej kobiecie. Spojrzałem na Mauricja i trochę tego złego uczucia zaczęło mi wzbierać w sercu. Te jego proste, białe zęby, gładka twarz i gęste, ciemne włosy zniechęciły mnie do niego szybciej i niezawodniej niż jakiekolwiek wady charakteru. A Karla naprawdę była piękna. Jej włosy, zwinięte we francuski kok. Lśniły jak woda płynąca po czarnych rzecznych kamieniach, a zielone oczy błyszczały ożywieniem i wesołością. Miała na sobie hinduską tunikę z długimi rękawami, salwar, sięgającą poniżej kolan, gdzie muskała luźne spodnie z tego samego oliwkowego jedwabiu. Bawiłem się świetnie, Jar, mówił nowy wikram, kiedy wróciłem myślami do chwili obecnej. Dania jest czadowa, super! Ludzie są bardzo wyrafinowani, tacy kurwa opanowani. Nie wierzyłem własnym oczom. W Kopenhadze poszedłem do sauny. Kurewsko wielka, jar. Zmieszaną klientelą, kobiety, mężczyźni, razem chodzą golusieńcy. kompletnie zupełnie goli i nikt w ogóle nie reaguje, nawet oka nie puszczają. W Indiach faceci by tego nie znieśli. Eksplodowaliby, mówię wam. A ty eksplodowałeś, kochanie? Spytała Leti słodko. Żartujesz, kurwa? Tylko ja jeden, jedyny, miałem ręcznik na sobie i tylko mnie stanął. Nie rozumiem, powiedziała Ulla, kiedy przestaliśmy się śmiać. Było to stwierdzenie ani skarga, ani prośba o wyjaśnienie. Słuchaj, chodziłem tam codziennie przez trzy tygodnie, Jar, ciągnął Wikram. Myślałem, że jak tam spędzę więcej czasu, to przywyknę jak ci wszyscy supermodni Duńczycy. Do czego? Spytała Ulla. Vikram spojrzał na nią ze zdumieniem, a potem odwrócił się do Leti. I na nic. Wszystko na marne. Po trzech tygodniach nadal musiałem nosić ręcznik. Choćbym tam chodził nie wiadomo jak często, jak tylko widziałem te bufory kołyszące się w górę i w dół i na boki, to mi stawał. Co mam powiedzieć? Za bardzo jestem hindus na takie rzeczy. To samo dotyczy hindusek, zauważył Mauricio. Nawet kiedy się kochają, nie da rady ich rozebrać do naga. No nie zawsze ściągnął wikram. Poza tym tutaj to faceci stanowią problem. Indyjskie kobiety są gotowe się zmienić. Młode indyjskie laseczki z klasy średniej dostały fioła na punkcie zmiany. Są wykształcone, chcą mieć krótkie włosy, krótkie sukienki, krótkie romanse. Są gotowe, ale faceci je powstrzymują. Przeciętny Hindus ma dojrzałość seksualną czternastolatka. Co ty powiesz? Mruknęła Leti. Kavita Singh przed chwilą podeszła do naszego stolika i stała za plecami Vikrama, kiedy dzielił się z nami wynurzeniami o hinduskach. Z krótkimi, wymodelowanymi włosami, w dżinsach i białej bluzie z emblematem nowojorskiego uniwersytetu wyglądała jak normalna kobieta. Fizyczny przykład słów Vikrama. Była autentyczna. Ależ z ciebie hud, Vicky, odezwała się siadając naprzeciwko niego po mojej prawej stronie. Tak mówisz, ale jesteś nie lepszy od innych. Patrz, jak traktujesz własną siostrę Jar, jeśli ośmieli się włożyć dżinsy i obcisły sweterek. Ej, to ja kupiłem tej siostrze obcisły sweterek w Londynie rok temu, zaprotestował wikram. Ale nadal lamentujesz, kiedy siostra wkłada go do Jazz Jatrana? Na skąd miałem wiedzieć, że ona go będzie nosić poza mieszkaniem? Zaprotestował słabo budząc śmiech i kpiny reszty. A najgłośniej śmiał się on sam. Dickram patel był średniego wzrostu i budowy, ale tylko te z jego cech należały do przeciętnych. Jego przystojną, inteligentną twarz otaczały czarne włosy, gęste i kędzierzawe. Błyszczące i pełne ożywienia piwne oczy spoglądały z pewnością siebie. Nos był długi i orli, a wąsik w stylu zapaty spiczasty i nieskazitelnie wypielęgnowany. Ubierał się na czarno, kowbojskie buty, dżinsy, koszula i skórzana kamizelka. A na plecach miał płaski, czarny hiszpański kapelusz do flamenko, zwisający na rzemyku na szyi. Kowbojski krawat, pas z dolarowych monet i opaska na kapeluszu były ze srebra. Wyglądał jak bohater Spaghetti westernów. I one rzeczywiście były inspiracją dla jego stylu. Wikram miał obsesję na punkcie filmów Serdzia Leone. Pewnego razu na dzikim zachodzie i dobry, zły i brzydki. Później kiedy lepiej go poznałem. Kiedy patrzyłem, jak podbija serce ukochanej kobiety i kiedy razem stanęliśmy, by walczyć z przeciwnikami, którzy chcieli mnie zabić, dowiedziałem się, że naprawdę jest bohaterem i że dorównuje każdemu ze swoich uwielbianych rewolwerowców. Tego pierwszego wieczora, siedząc naprzeciwko niego, z zaskoczeniem patrzyłem, jak swobodnie czuje się w pozie czarnego koboja. Wikram to taki człowiek, któremu na sercu leży kapelusz. Powiedziała kiedyś Karla. Był to czuły żart i wszyscy to rozumieli, ale tkwiła w nim też krucha igiełka chpiny. Nie śmiałem się z innymi. Ludzie pokroju wikrama, ludzie, którzy potrafią fantazyjnie nosić swoją obsesję, zawsze są bliscy memu sercu, podbitemu ich szczerością. Nie naprawdę, dodał. W Kopenhadze jest taki klub, nazywają go telefonicznym. Są tam stoły, Jar, a każdy ma podświetlaną na czerwoną liczbę. Jeśli przy stoliku dwunastym zobaczysz kogoś interesującego, naprawdę jakiś gorący towar, to wykręcasz numer dwunasty i rozmawiasz. Kurewsko zabójczy system stary. W połowie przypadków nie wiesz, kto do ciebie dzwoni, a oni nie wiedzą, kim jesteś. Czasami gadasz przez godzinę i usiłujesz odgadnąć z kim, bo wszyscy inni też rozmawiają. A potem mówicie sobie, przy którym stoliku siedzicie. Nieźle się tam bawiłem, mogę was zapewnić. Ale gdyby chcieli urządzić coś takiego tutaj, nie przetrwałoby pięciu minut, bo nie mogliby tego opanować. Tak wielu facetów w Indiach to chutias, jar. Zaczęliby przeklinać i mówić różne nieprzyzwoite rzeczy. Kurewska dziecinada i tyle. W Kopenhadze ludzie są o wiele fajniejsi. Musimy przebyć cholernie daleką drogę, zanim ich dogonimy na skali fajności. Chyba już jest lepiej, wyrwała się Ulla. Mam wrażenie, że Indie czeka dobra przyszłość. Jestem pewna, że wszystko będzie dobrze, lepiej niż teraz i wielu ludziom będzie o wiele łatwiej żyć. Wszyscy wytrzeszczyliśmy na nią oczy. Przy stoliku zapanowała cisza. Wstrząsnął nami ten wyraz uczuć młodej kobiety, która zarabiała na życie, świadcząc usługi seksualne hindusom, wystarczająco bogatym, by ją wykorzystywać. Była wykorzystywana i przynajmniej ja spodziewałem się po niej więcej cynizmu. Optymizm to kuzyn miłości. A pod trzema względami dokładnie ją przypomina. Jest nachalny, nie ma prawdziwego poczucia humoru i pojawia się tam, gdzie się go najmniej spodziewamy. Doprawdy, moja kochana, głupiutka ulla, nic się nie zmienia, oznajmił Didier, krzywiąc się z niesmakiem. Jeśli tak cię rozpiera miłość bliźniego, zacznij pracować jako kelnerka albo sprzątaczka. Dwa najszybsze sposoby na wyrobienie w sobie zdrowej niechęci do gatunku ludzkiego i jego przeznaczenia to podawać żarcie albo sprzątać za minimalną stawkę. Wykonywałem oba te zawody w strasznych czasach, kiedy byłem zmuszony do zarabiania na życie pracą fizyczną. Wówczas dowiedziałem się, że tak naprawdę nic się nie zmienia, i szczerze mówiąc, jestem zadowolony. W lepszym albo gorszym świecie w ogóle bym nie zarabiał. Bzdura, rzucił Leti. Sytuacja może się zmienić na lepsze i na o wiele gorsze. Spytaj ludzi ze stamsów, to eksperci w temacie, jak bardzo może się pogorszyć człowiekowi. Mam rację, Karla? Wszyscy spojrzeliśmy na Karle. Przez chwilę bawiła się swoją filiżanką, powoli obracała ją na spodeczku długim palcem wskazującym. Myślę, że wszyscy, jak tu siedzimy, musimy zapracować na swoją przyszłość, odezwała się powoli. Sądzę, że przyszłość jest jak każda inna ważna sprawa. Trzeba na nią zapracować. Jeśli nie zapracujemy, nie będziemy mieć w ogóle przyszłości, a jeśli na nią nie zapracujemy, jeśli na nią nie zasłużymy, będziemy musieli żyć w teraźniejszości albo gorzej, w przeszłości. To chyba na tym polega miłość to metoda zapracowania na przyszłość. A ja się zgadzam z Didier'em oznajmił Mauricio kończąc posiłek szklanką wody z lodem. Podoba mi się to, co jest teraz, i będę zadowolony, jeśli się nie zmieni. A ty? spytała Karla, odwracając się do mnie. Co ja? Uśmiechnąłem się. Gdybyś był szczęśliwy, naprawdę szczęśliwy, przez jedną chwilę, ale od samego początku wiedział, że to się skończy smutkiem i przyniesie ból. Czy wybrałbyś to szczęście, czy je ominął? Zwrócona na mnie uwaga i to pytanie wytrąciły mnie z równowagi i na chwilę spieszyło mnie wyczekiwanie w milczeniu na moją odpowiedź. Miałem wrażenie, że Karla już zadawała komuś to pytanie i że jest to rodzaj testu. Może wszystkich obecnych przy stole już o to spytała. Może odpowiedzieli i teraz chcą usłyszeć moją odpowiedź. Nie byłem pewien, czego się po mnie spodziewa, ale prawda wyglądała tak, że samo życie odpowiedziało za mnie na to pytanie. Dokonałem wyboru, uciekając z więzienia. Wybrałbym szczęście. Powiedziałem i otrzymałem w nagrodę jej pół uśmiech, pełen zrozumienia lub rozbawienia, a może obu tych uczuć. A ja nie, odezwała się Ulla, marszcząc brwi. Nienawidzę smutku. Nie mogę go znieść. Wolałabym w ogóle nic nie mieć niż być choćby trochę smutna. Pewnie dlatego tak bardzo lubię spać na. We śnie trudno być naprawdę smutnym. W snach jesteś szczęśliwy, boisz się i gniewasz, ale trzeba się dobrze obudzić, żeby być smutnym. Nie sądzicie? Popieram cię. Zgodził się Wikram. Na tym świecie jest za dużo kurwa smutku, jar. Dlatego wszyscy bez przerwy chodzą tacy nawaleni, a ja to już na pewno. Mm. Nie, ja się zgadzam z tobą, Lin. Dodała Kawita, choć nie wiem, czy zgadzała się ze mną, czy też z przyzwyczajenia sprzeciwiała się wikramowi. Jeśli masz szansę na prawdziwe szczęście, musisz ją wykorzystać bez względu na koszt. Didier zaczął się niepokoić, zirytowany obrotem rozmowy. Robicie się zbyt poważni. Ja nie, zaprotestował ugodzony do żywego wikram. Didier przeszył go spojrzeniem, któremu towarzyszyło uniesienie brwi. Komplikujecie sprawy bardziej niż to konieczne. A to wszystko jest bardzo proste. Na początku baliśmy się wszystkiego: zwierząt, pogody, drzew, nocnego nieba, wszystkiego z wyjątkiem siebie nawzajem. Teraz boimy się siebie nawzajem i niemal niczego innego. Nikt nie wie, dlaczego pozostali robią to, co robią. Nikt nie mówi prawdy, nikt nie jest szczęśliwy, nikt nie jest bezpieczny. W obliczu tego, co tak bardzo jest nie tak z tym światem, najgorsze, co możesz zrobić, to przeżyć. A jednak przeżyć musisz. To ten dylemat sprawia, że wierzymy i czepiamy się złudzenia, że mamy duszę i że istnieje jakiś Bóg, któremu zależy na jej losie. I to wszystko. Odchylił się w krześle i obiema rękami podkręcił wąs à la d'Artagnan. Nie wiem, co on powiedział, Wymamrotał wikram, ale jakoś się z nim zgadzam, a jednocześnie jestem obrażony. Mauricio podniósł się do wyjścia. Położył rękę na ramieniu Karli, a do nas odwrócił się z olśniewającym uśmiechem. Serdecznym i czarującym. Nie mogłem nie podziwiać tego uśmiechu, choć starałem się Mauricja za niego znienawidzić. Nie daj sobie zamieszać w głowie, wikram, rzucił miło. Didier potrafi mówić tylko na jeden temat samego siebie. A jego przekleństwem jest to, dodała szybko Karla, że ten temat jest tak fascynujący. Merci, Karla, kochanie! to rotał Didier składając jej lekki ukłon. Alora, Modena, idziemy. Może spotkamy się później w prezydencie, si? Ciao. Pocałował Karla w policzek, włożył przeciwsłoneczne rejbany i wyszedł w tłoczną noc z Modeną u boku. Hiszpan przez cały wieczór nie odezwał się ani razu, ani nawet się nie uśmiechnął. Ale kiedy ich sylwetki znikały w tłumie na ulicy, dostrzegłem, że mówi do Mauricja z zaangażowaniem, wymachując pięścią. Patrzyłem za nimi, dopóki nie zniknęli, i z zaskoczeniem i pewnym wstydem usłyszałem Letty, wypowiadającą głośno najpodlejszą z moich myśli. Nie jest taki super, jak wygląda, warknęła. Nikt nie jest taki super, jak wygląda, odparła Karla z uśmiechem, przykrywając rękę Letty swoją dłonią. Nie lubisz już Mauricja? spytała ulla. Nienawidzę go. Nie, nie nienawidzę, ale nim pogardzam. Robi mi się niedobrze na jego widok. Moja kochana Letisio, zaczął Didię, ale Karla mu przerwała. Nie teraz, Didię, daj spokój. Nie wiem, jak mogłam być taka głupia, warknęła Leti, zaciskając zęby. A no, ja, powiedziała powoli Ulla. Nie chcę mówić, a nie mówiłam, ale. A czemu nie? spytała Kawita. Ja uwielbiam mówić, a nie mówiłam. Mówię wikramowi, a nie mówiłam co najmniej raz na tydzień. Wolę, a nie mówiłam od czekolady. A ja go lubię, wtrącił wikram. Wiecie, że jest fantastycznym jeźdcem? Jeździ jak Clint Eastwood, jar. W zeszłym tygodniu widziałem go w Chołparri. Jechał konno po plaży z taką fantastyczną blondyną, laską ze Szwecji. Wyglądał dokładnie jak Clint w mścicielu, no mówię wam, kurwa Bosko. No pięknie, więc umie jeździć konno odparła Leti. Jak mogłam go tak źle ocenić? W takim razie wszystko cofam. Ma też czadowe hajfi w mieszkaniu, dodał Wikram najwyraźniej nieświadomy jej stanu. I cholernie fajne włoskie filmy. Dość tego wychodzę, oznajmiła Leti. Wstała, sięgnęła po torebkę i książkę. Ze wzburzeniem potrząsała rudymi włosami, które łagodnymi falami opływały twarz. Jasna skóra była tak idealnie napięta na łagodnych konturach twarzy w kształcie serca, że przez chwilę w tym jaskrawym białym świetle Leti wyglądała jak rozgniewana marmurowa Madonna, i przypomniałem sobie słowa karli. Leti jest najbardziej uduchowiona z nas wszystkich. Wikram zerwał się w ślad za nią. Odprowadzę cię do hotelu idę w twoją stronę. Czyżby? Leti odwróciła się do niego tak gwałtownie, że się wzdrygnął. Czyli w którą e, idę tak, jakby wszędzie, Jar. To będzie bardzo długi spacer, więc, więc hmm, gdziekolwiek pójdziesz, pójdę w twoją stronę. No dobrze, skoro musisz, mruknęła. Miała zaciśnięte zęby, a oczy iskrzyły się błękitem. Karla, kochanie, do zobaczenia w Tadź. Jutro na kawie. Przyrzekam, że tym razem się nie spóźnię. Przyjdę, zgodziła się Karla. Do zobaczenia wszystkim, zawołała Leti, machając. Tak, ja też do zobaczenia, rzucił Wikram i popędził za nią. Wiesz, w Letiszy najbardziej podoba mi się to, powiedział Didier w zamyśleniu, że nie ma w sobie ani odrobiny Francji. Nasza kultura, kultura Francji jest tak silna i sugestywna, że niemal wszyscy, cały świat, są choćby odrobinę Francuzami. Ale ja to najbardziej niefrancuska kobieta na świecie. Aleś ty gadatliwy zauważyła Kawita. Dziś bardziej niż na ogół. O co chodzi? Zakochałeś się, czy odkochałeś? Westchnął i spuścił wzrok na swoje dłonie, złożone jedna na drugiej. I to, i to. Jestem bardzo smutny. Federico, znasz go, odnalazł wiarę. Straszna rzecz i bardzo mnie to zraniło, wyznaję ze smutkiem. Prawdę mówiąc, jego świętość złamała mi serce. Ale dość tego. Imtias Darker ma nową wystawę u Dżangira. I prace są zawsze zmysłowe i trochę niegrzeczne i sprawiają, że znowu jestem sobą. Kawita, chciałabyś ze mną pójść? Jasne, uśmiechnęła się. Z radością. Odprowadzę was do Regal Junction, ulla westchnęła. Muszę się spotkać z Modeną. Wstali, pożegnali się i ruszyli w stronę łuku wychodzącego na kosłej, ale wówczas Didier wrócił i stanął obok mnie. Położył mi rękę na ramieniu, jakby dla zachowania równowagi i uśmiechnął się do mnie z zaskakującą czułością. Pojedź z nim, powiedział, pojedź z prabakerem do tej wioski. Każde miasto świata ma w sercu wioskę. Nigdy nie zrozumiesz miasta, jeśli najpierw nie zrozumiesz wioski. Pojedź tam, a kiedy wrócisz, zobaczę, co z tobą zrobiły Indie. Bon chance! Oddalił się pospiesznie i zostałem sam z Karlą. Dopóki oni i pozostali siedzieli przy stoliku, restauracja była hałaśliwa. Nagle wszystko ucichło, albo tak mi się zdawało, i nabrałem wrażenia, że każde moje słowo odbija się echem od stolika do stolika w tym wielkim pomieszczeniu. Opuszczasz nas? spytała Karla, miłosiernie biorąc na siebie rozpoczęcie rozmowy. Brabaker ehm, zaprosił mnie na wycieczkę do wioski swoich rodziców. Nazywa to swoją rdzenną wioską. I pojedziesz? Tak, tak, chyba tak. To pewien zaszczyt, taka propozycja, tak sądzę. Powiedział, że raz na pół roku wraca do wioski, by złożyć rodzicom wizytę. Robi tak od dziewięciu lat, odkąd pracuje w bombajskiej turystyce ale jestem pierwszym cudzoziemcem, którego zaprosił. Mrugnęła do mnie. Zawiązek uśmiechu poruszył końcikami jej ust. Może nie jesteś pierwszy. Może jesteś pierwszym jego turystą na tyle szalonym, żeby się naprawdę zgodzić, ale to na jedno wychodzi. Myślisz, że przyjęcie zaproszenia to szaleństwo? Wcale nie. A przynajmniej prawidłowe szaleństwo takie jak nasze. Gdzie jest ta wioska? Właściwie nie wiem, gdzieś na północy. Powiedział, że trzeba jechać pociągiem i dwoma autobusami. Didier ma rację. Musisz pojechać. Jeśli chcesz tu zostać w bombaju, tak jak twierdzisz, powinieneś spędzić trochę czasu w wiosce. Wioska jest kluczem. Mijający nas kelner przyjął nasze ostatnie zamówienie i po chwili przyniósł bananowe lassi dla karli i czaj dla mnie. Ile trzeba czasu, żeby poczuć się tu swobodnie? No wiesz, ty zawsze jesteś taka odprężona i jak u siebie, jakbyś się tu urodziła. No nie wiem. To jest moje miejsce, jeśli mnie rozumiesz, i wiedziałam to od pierwszego dnia, od pierwszych godzin, więc w pewnym sensie czułam się swobodnie od samego początku. Śmieszne, że to mówisz. Sam się czułem podobnie. Godzinę po wylądowaniu miałem niewiarygodnie silne uczucie, że to dla mnie właściwe miejsce. Przypuszczam, że prawdziwy przełom przyszedł z językiem. Kiedy zaczęłam śnić w Hindi, zrozumiałam, że jestem w domu. Od tego momentu wszystko znalazło się na swoim miejscu. Więc klamka zapadła. Zostaniesz tu na zawsze. Nie ma czegoś takiego jak na zawsze, odpowiedziała jak zwykle powoli i z namysłem. Nie wiem, dlaczego używamy tego słowa. Wiesz, o co mi chodzi. Aha. Aha. No. Zostanę dopóki nie dostanę tego, czego chcę, i może potem pojadę gdzie indziej. A czego chcesz? Zmarszczyła brwi w zamyśleniu i popatrzyła mi prosto w oczy. Był to wyraz, który z czasem dobrze poznałem i zdawał się mówić Jeśli musisz pytać, nie masz prawa do odpowiedzi. Chcę wszystkiego powiedziała ze słabym, krzywym uśmiechem. Wiesz, Kiedyś powiedziałam to przyjacielowi, a on na to, że najlepszą sztuczką w życiu jest chcieć niczego i dostać to. Później przepchnęliśmy się przez tłum na Cosway Strand i ruszyliśmy pod liściastym sklepieniem pustych ulic za ucichłym na noc targiem w kolabie. Wreszcie zatrzymaliśmy się przy ławeczce pod wielkim wiązem w pobliżu mieszkania Carly. To prawdziwy paradygmat. Powiedziałem, starając się wyjaśnić to, o czym mówiłem po drodze. Kompletnie odmienny sposób patrzenia na rzeczy i myślenia o nich. Masz rację, właśnie tak. Przabaker zabrał mnie do czegoś w rodzaju hospicjum, starego bloku koło szpitala świętego Jerzego. Był pełen chorych i umierających, którym dano kawałek podłogi, by mogli na nim umrzeć. Właściciel tego miejsca, który ma tam reputację kogoś w rodzaju świętego, Chodził i oznaczał ludzi symbolami liczby użytecznych narządów. To był ogromny bank narządów pełen żywych ludzi, którzy płacą za przywilej zgonu w cichym, czystym miejscu, nie na ulicy, własnymi narządami. Wszyscy ci ludzie byli mu żałośnie wdzięczni. Wielbili go, spoglądali na niego z miłością. Przez te dwa tygodnie Prabaker nieźle dał ci w kość, co? No, były i gorsze rzeczy. Ale prawdziwy problem polega na tym, że nie można nic zrobić. Widzi się dzieci, które, no, mają wielkie kłopoty. Widzi się ludzi ze slamsów. Zabrał mnie do swoich slamsów i ten smród otwartej latryny i beznadziejny chaos i ci ludzie gapiący się od progu chat i, i nie można niczego zmienić. Nie masz na to wpływu. Musisz się pogodzić z tym, że może być gorzej i nigdy nie będzie dużo lepiej, a ty jesteś kompletnie bezradny w obliczu tych faktów. Dobrze wiedzieć, co jest nie tak z tym światem, odezwała się Karla po chwili. Ale równie ważne jest wiedzieć, że czasami, choć jest bardzo źle, nie masz na to wpływu. Na tym świecie jest wiele złych rzeczy, które tak naprawdę nie są aż tak złe, dopóki nikt nie próbuje ich zmieniać. Nie wiem, czy chcę w to wierzyć. Zdaję sobie sprawę, że masz rację. Wiem, że czasem pogarszamy sytuację, choć bardzo staramy się ją poprawić. A chcę wierzyć, że jeśli będziemy postępować jak należy, wszystkich i wszystko można zmienić na lepsze. Wiesz, dzisiaj spotkałam prabakera. Kazał mi spytać cię o wodę, cokolwiek to znaczy. Ach, tak, roześmiałem się. Wczoraj wyszedłem z hotelu na spotkanie z prabakerem. Ale na klatce schodowej byli Hindusi. Jeden za drugim nieśli na głowach wielkie dzbany wody i wchodzili po schodach. Musiałem się cofnąć pod ścianę, żeby ich przepuścić. Na dole zobaczyłem wielką drewnianą beczkę na metalowych kółkach coś w rodzaju cysterny. Jeden facet zanurzał wiadro w beczce i napełniał wodą wielkie dzbany. Gapiłem się na niego bardzo długo, a tamci faceci wiele razy kursowali po schodach. Kiedy zjawił się prabaker, spytałem, co robią. Powiedział, że to woda na mój prysznic. Że woda na prysznic pochodzi ze zbiornika na dachu, a ci ludzie napełniają go dzbanami. Oczywiście, tak, ty to wiesz i ja to także już wiem. Ale wczoraj usłyszałem o tym po raz pierwszy w życiu, w tym upale nabrałem zwyczaju brania prysznica trzy razy dziennie. Nie przyszło mi do głowy, że ludzie muszą wchodzić na szóste piętro, żeby napełnić ten cholerny zbiornik, bym ja mógł brać prysznic. Poczułem się strasznie, wiesz? Powiedziałem probakerowi, że nigdy więcej nie wykąpię się w tym hotelu, nigdy. A on co powiedział? Powiedział. Nie, 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 nie rozumiesz. Nazwał to ludzką robotą. Tylko dzięki takim turystom jak ja ci ludzie mają pracę i powiedział, że każdy z nich utrzymuje ze swoich zarobków rodzinę. Powinieneś brać trzy prysznice, cztery prysznice, nawet pięć pryszniców dziennie, pokiwała głową. Potem kazał mi obserwować tych mężczyzn, którzy znowu wyruszyli w miasto, pchając cysternę. I chyba rozumiem, o co mu chodziło, co chciał mi pokazać. To byli silni faceci, silni, dumni i zdrowi. Nie żebrali i nie kradli. Ciężko pracowali na chleb i byli z tego dumni. Kiedy znaleźli się na ulicy z tymi silnymi mięśniami, i kiedy młode dziewczyny zaczęły rzucać im ukradkowe spojrzenia, podnieśli głowy i spojrzeli prosto przed siebie. I nadal bierzesz w hotelu prysznic? Trzy razy dziennie roześmiałem się. Powiedz, dlaczego lety jest taka zła na Mauricja? Spojrzała na mnie? Zajrzała mi prosto w oczy. Drugi raz tego wieczoru. Ale ty ma znajomego w rejestracji cudzoziemców. To oficer policji ma obsesję na punkcie szafirów, ale ty dostarcza mu je po cenie hurtowej albo trochę niższej. Czasami w zamian za tę przysługę może załatwić przedłużenie wizy niemal na czas nieokreślony. Mauricio chciał, żeby mu przedłużyła wizę na następny rok. Pozwolił jej sądzić, że jest w niej zakochany. No, można powiedzieć, że ją uwiódł. A kiedy dostał to, czego chciał, rzucił ją. Letty jest twoją przyjaciółką. Ostrzegałam ją. Mauricja nie należy kochać. Można z nim robić wszystko, byle go nie kochać. Nie posłuchała. Nadal lubisz Mauricja? Choć tak potraktował twoją przyjaciółkę. Mauricjo postąpił zgodnie z moimi przewidywaniami. W jego pojęciu była to wymiana uczucia za wizę i transakcja była uczciwa. Ze mną byś na to nie odważył. Boi się ciebie? Spytałem z uśmiechem. Tak, chyba tak. Między innymi dlatego go lubię. Nie mogłabym szanować człowieka, który nie ma dość rozsądku, by się mnie chociaż trochę bać. Wstała, a ja wstałem razem z nią. W świetle latarni jej zielone oczy były klejnotami pożądania, mokrymi od światła. Jej usta wygięły się w pół uśmiechu, który należał do mnie. Ta chwila należała tylko do mnie. A ten żebrak, moje serce, poczuł nadzieję i zaczął błagać. Jutro, powiedziała, kiedy pojedziesz do wioski Prabakera, postaraj się kompletnie odpuścić i poddać temu doświadczeniu. Po prostu. odpuść sobie. W Indiach czasami trzeba się poddać, zanim się wygra. Zawsze masz jakąś mądrą radę, co. Zauważyłem z cichym śmiechem: Ta nie jest mądra. Myślę, że mądrość to tylko spryt wypatroszony z odwagi. Wolałabym być sprytna niż mądra. Większość znanych mi mędrców to przykre osobniki, ale jeszcze nie poznałam sprytnego mężczyzny czy kobiety, których bym nie polubiła. Gdybym chciała dać ci mądrą radę, których nie daję, powiedziałabym: Nie upijaj się. Nie wydaj wszystkich pieniędzy i nie zakochaj się w jakiejś ładnej wieśniarce. To by było mądre. Oto różnica między sprytnym i mądrym. Wolę spryt i dlatego kazałam ci się poddać, choćby cię w tej wiosce spotkało nie wiadomo co. Dobrze, zbieram się. Spotkaj się ze mną po powrocie. Będę czekała. Naprawdę. Pocałowała mnie w policzek i odwróciła się. Nie mogłem usłuchać impulsu, który kazał mi chwycić ją w ramiona i pocałować w usta. Odprowadziłem ją wzrokiem, jej ciemną sylwetkę, będącą częścią nocy.